wszystkich, moi drodzy, przy naszym niedzielnym spotkaniu comiesięcznym. Q&A czas zaczynać. To jest ten format dla przypomnienia, w którym wy pytacie, a ja odpowiadam, a w każdym razie staram się, by z tych odpowiedzi jakaś narracja powstała. Witam serdecznie wszystkich widzów stałych i niestałych, jak zawsze. Witam wspierających kanał, dzięki którym wieża arcymagowska się rozwija. I witam wszystkich, którzy zabłądzili tutaj w przestworze internetu, tułając się od jednej afery do drugiej, szukając ukojenia, być może nawet chcąc odpocząć sobie od wszystkiego, odetchnąć i jak to Tolkien kiedyś mawiał, uciec do innej rzeczywistości, ale nie od rzeczywistości, w której żyjemy. Mam tradycyjnie nadzieję, że muzyka nie zagłusza tej mojej narracji. Przeczytałem pierwszą rzecz, co tak dziwnie ta kamera, i już jestem przerażony, ponieważ zmagam się cały czas z rozrobieniem odpowiedniego color gradingu, mianowicie, ale nie robię tego w sposób super idealny, z tego prostego względu, że za moment, to znaczy za jakieś 2 miesiące będzie wymieniony obiektyw i już się pocę na samą myśl, moi drodzy. Jeżeli nigdy, ale to nigdy nie mieliście do czynienia z obiektywami, z wymienianiem ich, uprzedzam, nie róbcie tego, weźcie telefon, nagrywajcie z telefonu, nikt nie zauważy różnicy. Czy to prawdziwe jutrzejsze oglądanie psich kłamstw na live'ie, pyta Wojtek W. Tak jest, będziemy mieli Lies of P. Lies of P, moi drodzy, dla osób zainteresowanych grami typu Souls-like, jest bardzo irytujące i bardzo frustrujące, ale osadzone we wspaniałym świecie, w przepięknej rzeczywistości, neowiktoriańskiej częściowo, też Belle Epoque częściowo, steampunkowej, clockpunkowej, niektórzy by powiedzieli, bo tam występują automatony, no i w tejże rzeczywistości wcielamy się w Pinokia, który musi kłamać, żeby być człowiekiem. A po drodze spotyka Geppetta i całą galerię postaci z baśni Carlo Collodiego, więc to jest bardzo ciekawy zamysł światotwórczy, natomiast to, w jaki sposób gra się w tę grę, to przypomina mniej więcej pocieranie najbardziej delikatną częścią ciała o kawał drewna, taki grubo ciosany kloc z mnóstwem drzazg i jeszcze najeżony żyletkami w odpowiednich miejscach. Dziękuję wszystkim za wspierającym, jeszcze raz za wiadomości, które docierają. Pozdrowienia z Egeru, pisze PB1990. Co to za wspaniała wiadomość? Domyślam się, że wakacyjnie. Jeśli tak, to bardzo dobry wybór. Molibdenowy Cezary, też ci dziękuję za wsparcie od 5 miesięcy. Dobry wieczór i tobie. Muzyka, jaka muzyka? Nie słyszę muzyki. Mam nadzieję, że jednak jest słyszalna, moi drodzy. Dawajcie mi znać, jeżeli nie będzie. Jeżeli chodzi natomiast o Gęsinę, bo też widzę zapytanie o Fontaine, też wróci. Prawdopodobnie też w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, jak to się będzie działo. Czy robię zmiany w color gradingu po zmianę karty z Elegato na Black Magic? Tak. Musiałem zrobić, ponieważ Black Magic jest lepszą kartą zdecydowanie i przechwytuje o wiele większe spektrum kolorystyczne niż Elegato, jak się okazało. Z tym odpoczywaniem to różnie na streamie, pisze Lukas P. Nie widzę żadnych hejtów, Lukas, o 21.37. To jest mem. Nie należy mylić memów, co zawsze powtarzam, z faktycznymi uroczystościami. Ja nie chcę się chwalić przesadnie, ale ja to przepowiedziałem. To znaczy, delikatnie mówiłem osobom wierzącym, jak jeszcze żył Jan Paweł II, że być może nie jest zbyt dobrym pomysłem umieszczać jego podobiznę na majtach i je sprzedawać. Że być może w ten sposób tworzymy postać z popkultury, a nie faktycznego dostojnika kościelnego. No niesamowite, że to się sprawdziło. Kto to mógł przypuszczać? Kto mógł na to wpaść, moi drodzy? Więc rozróżniałbym te dwie rzeczy. Tak samo bym rozróżniał inne reprezentacje popkulturowe od faktycznie funkcjonujących postaci historycznych, tudzież polityków, etc. alia. Awe popytuje, jak znaleźć przyjaciół na studiach. Wiesz co? Ja wychodziłem zawsze z założenia, że nie należy szukać, bo prawdziwi przyjaciele sami nas znajdą, albo dojdzie do jakiegoś spotkania, które będzie zupełnie przypadkowe, niezamierzone właśnie i będą się działy piękne rzeczy. Jeżeli natomiast intensywnie się szuka, no to może dochodzić do takiej sytuacji, że dla towarzystwa to i będziemy się chcieli powiesić, mówiąc brzydko. Nie chodzi o to, żeby dokonywać jakichś ofiar z własnego komfortu i tego, czym się pasjonujemy, co lubimy, co kochamy, na rzecz tego, żeby inni ludzie sobie nas upodobali nagle i stwierdzili, o tak, to jest ktoś, z kim chcemy się kumplować. Ja nie chcę brzmieć przesadnie w tym momencie boomersko, ale chciałbym uprzejmie zaznaczyć, że gdyby ludzie nie ciągnęli tak do osób, które są popularne, to nie mielibyśmy A, Pandora Gate, B, nie mielibyśmy
mielibyśmy Pandora Gate, gdyby nie fakt, że w szkołach nie ma wychowania seksualnego. Tak, oczywiście, że Krzysztof zrobi pivot w stronę edukacji, tylko są tak niesamowicie potrzebne rzeczy, jak na przykład historia prowadzona akademicko, albo język polski w postaci historii literatury, albo religia w postaci indoktrynującej katechezy, a nie religioznawstwa i tak dalej. Mógłbym jeszcze długo wymieniać różne niepotrzebne rzeczy, które się pojawiają, a nie ma tych, które są faktycznie potrzebne, ponieważ 1600 starców w Polsce stwierdziło, że nie, no, że przecież to jest rzecz rodziny, każdy w rodzinie dobrze wychowuje dzieciaki. Tak, oczywiście, no z pewnością to jest ten prokazus, tak? I potem bardzo często, jak się wyrwiemy z takiego środowiska, to lgniemy do innych ludzi i chcemy, żeby naraz zaczęli nas otaczać wspaniali, jeszcze dostosowani do nas charakterologicznie, przyjacielsko i tak dalej, i tak dalej. Więc ja wiem, że mówię to jako społeczny introwertyk, tak? Ale społeczny introwertyk mający przyjaciół i cieszący się nimi. Natomiast ja nigdy nie stawiałem na liczbę i na ilość, tylko zawsze na jakość tych relacji. Więc bardzo często one się po prostu wykuwały latami. Nie stawiałbym sobie takiego zadania przed sobą, ojej, studia, to jest taki ostatni czas w życiu, gdzie można znaleźć przyjaciół. Ja nie znalazłem wielu przyjaciół na studiach i żyję. Dziękuję serdecznie za trybut Klapacjuszu. Krzysztof, jak zwykle na test zamiast uczestniczyć w Q&A, ale życzę wam wszystkim mile spędzonego czasu czaty. Rozumiem, że Klapacjusz się uczy niestety, to jest bardzo zasmucające. Moi drodzy trybutariusze, jeżeli możecie posłać wspierające jamniki Klapacjuszowi, to z pewnością będzie się uczyć szybciej. Krzysztof, skąd masz takie doświadczenia z wrażliwymi częściami ciała? My jesteśmy, moi drodzy, wiotkimi, białkowymi istotami, które wciąż są przed tym pięknym momentem, kiedy dokonamy transferu świadomości do naszych ciał metalicznych i staniemy się jednością z maszynami, które wyprodukowaliśmy, ale zachowamy tę najbardziej wartościową rzecz z nas, mianowicie świadomość. Dokładnie tak, jak się działo w Altered Carbon. Będzie jeszcze miało to tę zaletę, że wtedy nikomu nie będziemy musieli tłumaczyć różnicy między płcią chromosomalną a kulturową. Zawsze to jest mój koronny argument, jak ktoś mi mówi, że coś takiego jak płeć kulturowa nie istnieje, wtedy zawsze odpowiadam tak samo, to znaczy rozumiem, że przy takim hipotetycznym transferze świadomości do cyberciała, automatycznie przestajemy o sobie myśleć, na przykład tak jak ja bym myślał, w rodzaju męskim. Oczywiście stanie się to tak momentalnie, więc nie mogę się tego doczekać. Nie mogę się tego doczekać na równi z implantami siatkówkowymi w szkołach, które będą rejestrowały obraz, audio i wideo i chcę zobaczyć wtedy woźną, która będzie wydłubywać oko na wejściu. To są dwie rzeczy, na które autentycznie czekam i właśnie z tych względów. Graf, dziękuję serdecznie za dołączenie do grona wspierających. To jest wspaniała wiadomość, ponieważ możesz używać jamników na czatach. Niezłe nawiązanie do dzisiejszej Angelii. To wszystko jest, moi drodzy, jak zawsze połączone ze sobą. Everything is connected. Everything is connected. Ludzie siedzący w fantasce są fantastyczni, pisze Nia Doris. Ja nieironicznie przekonałem się o tym, moi drodzy, wtedy jak się przełamałem i zacząłem jeździć na konwenty, a przełamałem się w jakiś późnej dwudziestce mojej. To jakieś typu 28-29. Bardzo żałuję. Powinienem był zacząć jeździć wcześniej, ale nie jeździłem głównie z tego względu, że stwierdzałem, że a, co tam, nie chce mi się, poza tym będzie trzeba rozmawiać z ludźmi. Nie trzeba rozmawiać z ludźmi, to jest piękne na konwentach. Można się po prostu snuć przy ścianie, robić sobie swoje, pooglądać jakąś, nie wiem, albo na przykład konkurs cosplayu, albo naparzających się Jediów mieczami świetlnymi. Nikt do was do niczego nie zmusza. Można sobie pójść do prelkę, można się nie odezwać do nikogo i czerpać z tego przyjemność i co więcej poznać innych ludzi, którzy też przyjechali na konwent po to, żeby się nie odzywać do nikogo i spokojnie sobie podoświadczać tego, co ich otacza i bardzo możliwe, że dzięki temu można zawiązać jakąś czy zadzierzgnąć jakąś przyjaźń. Wspaniała sprawa, moi drodzy. O, lepiej mieć jednego przyjaciela niż 100 znajomych, mówi Kossakowski. Ja myślę sobie, że za rzadko sobie to powtarzamy, że jeden wartościowy przyjaciel, wiecie, na takiej zasadzie, że zadzwonimy w najgorszej godzinie, on przyjedzie nawet wtedy, kiedy będzie dzień przed swoim ślubem, to jest największy skarb. Natomiast tysiące znajomych, którzy odwrócą się od nas w momencie, w którym cokolwiek się stanie, takiego, czego się strasznie boimy, że o, stracimy swoją reputację drogocenną, albo coś w tym stylu, to zdecydowanie ja wolę takiego jednego człowieka niż tych 100 znajomych, którzy są jak kurek na kościele lub chorągiewka na wietrze, jak kto woli. Magda M1, dzięki za wsparcie ci od 14 miesięcy. Magda M1 pisze, że była na chłopach. Jak ja mam to czytać w wieku lat 16? I tutaj szybka moja
wypowiedź na temat chłopów, których prawdopodobnie obejrzę, ale dla animacji, nie dla treści, ponieważ treść chłopów musiałem przyswoić w liceum, w przygotowaniach do olimpiady z literatury języka polskiego, na studiach, na wszelki wypadek drugi raz na studiach, gdybym za pierwszym razem nie zapamiętał. I ludzie się potem dziwią, że ja mam dość serdecznie czytania tego samego i naprawdę szczerze wam powiem, że ja nie widzę żadnej wartości w tej książce w moim życiu. W życiu Mieszczucha jeszcze, który na wieś, jeżeli kiedykolwiek pojechał, to do babci, a wie, wsią to był Sosnowiec, przepraszam wszystkich z Sosnowca, więc rozumiecie, że tak nie do końca to była wieś. Ja wiem, ale nie do końca to była wieś. I w związku z powyższym, co to zmieniło w moim życiu? A, że mogłem sobie poznać historię cykliczności ludzkiego życia. A to ja mogę przeczytać kantyczkę dla Leibowica albo zagrać w Mass Effecta i też będę mieć narrację o cykliczności. Ba, zagram w Nier Automata i będę mieć jeszcze lepszą narrację o cykliczności. Więc jasne, być może w tamtych czasach było to znaczące, ale powtórzę, znaczące będzie dzisiaj z perspektywy historyka literatury lub historyka dziejowości lub historyka specjalizującego się w antropologii kultury, czyli w badaniu powiązania człowieka z kulturą w dużym skrócie. Więc nie rozumiem, domknę swoją wypowiedź na temat adaptacji, przypominam, bo nią ona jest, chłopów, dlaczego nie wybrano innego tematu. Mamy pipsztylion świetnych polskich książek, bardzo często sobie o nich mówimy na tych live'ach, chociażby taki saga Krzyczącego Ciemności, w ciemności Agnieszki Hałas, czyli Teatr Węży. Dlaczego to nie jest ekranizowane? Przecież chcemy, żeby nasza kultura była eksportowana do najdalszych stron świata. I w najdalszych stronach świata, wyobraźcie sobie, jest sporo ludzi takich jak ja na przykład, którzy totalnie nie będą się zestrajać z tą tematyką, prawda? I potraktują to jako egzotykę. Ja potem muszę tłumaczyć przyjaciołom ze Stanów, którzy przyjeżdżają do mnie i się dziwią, ojej, co to Polska, to taka, tu jakieś wieżowce są w ogóle, tu beton, co tu się w ogóle dzieje, jak to? Czyli myśmy myśleli, że tutaj wszędzie takie góry, doliny, błoto i lepianki. No myślicie, że cholera jasna, dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że filmowcy puszują za granicę cały czas kino historyczne, albo właśnie taką chłopomanię nieszczęsną. Ja bym wolał, żeby przedstawiać to w innych szatach, na przykład Wiedźmin 3. Świetnie wyeksportował i sprawę, i kwestię chłopską, świetnie zareklamował polską kulturę, a równocześnie, mówię oczywiście o Wiedźminie 3, Dzikim Gonie, równocześnie nie przeładowywał tego. Zauważcie, że w Wiedźminie 3 macie i Skellige, kulturę nordycką, Toussaint, kulturę prowansalską, Velen, kulturę, zwłaszcza w pobliżu Nowigradu czy Oxenfurtu, kulturę niemiecką, a równocześnie w Velen i w Białym Sadzie i oczywiście w samym bestiariuszu słowiańskim w Wiedźminie macie elementy kultury słowiańskiej. Da się sprzedać dobrze naszą kulturę? Oczywiście, że się da sprzedać dobrze naszą kulturę. Dlatego też moja rada dla twórców tego Vincenta jest, znaczy twojego Vincenta jest taka i chłopów, żeby wrócić do tematyki, która jest uniwersalna, bo nie wszystkie sztuka musi się tłumaczyć za pośrednictwem gigantycznego przypisu, w którym wyjaśniamy, dlaczego to jest wybitne. Och, jakie oczekiwania względem ewentualnej nowej władzy, pisze doktory, jeżeli chodzi o sferę edukacji? To jest, myślę, rzecz, którą wyczerpałem całkowicie w filmie edukacyjny Latarnik Wyborczy, który zrobiłem eksperymentalnie, ale spodobał się wam z tego, co widziałem, po to właśnie, żeby pokazać, jakie rzeczy najbardziej będą rezonowały z tym, co mnie by się podobało. Generalnie podobałoby mi się, gdyby ten program, który teraz będzie realizowany, był realizowany w porozumieniu z ludźmi, którzy już to robią. Zawsze będę powtarzał, że w tym momencie, w tym ładzie prawnym, który w Polsce jest, jesteśmy w stanie robić reformę. Ten przykład macie chociażby w inicjatywach typu Budząca się Szkoła, Szkoła w Chmurze, inne inicjatywy zajmujące się edukacją domową, to co robi chociażby także Anna Schulz, to co robi Marzena Żylińska na TikToku także. To są wszystko inicjatywy, które już w tym momencie funkcjonują w szkolnictwie, podkreślmy to, publicznym, nie prywatnym, publicznym. Oprócz tego mamy korepetytorów, którzy pracują indywidualnie w sektorze prywatnym. Też zmieniają, też w obrębie istniejącego ładu prawnego. Mnie by więc interesowało, żeby, nie wiem, przestrzegać obowiązującego prawa. Na przykład, jeżeli w prawie nie jest powiedziane, że mamy wystawiać pipsztylion ocenek bieżących, tylko ocenianie bieżące polega na tym, że robimy feedback i dajemy ostatnią ocenę, tylko jedną, jedyną wyrażoną cyfrą na koniec roku szkolnego, ja bym chciał, żeby to było po prostu egzekwowane. Więc być może od nowej władzy oczekiwać powinniśmy wszyscy tego, żeby przestrzegano istniejącego prawa. Znaczy, to jest dość kuriozalne, że trzeba to powiedzieć, ale chyba trzeba to powiedzieć, więc te wszystkie instytucje nadzorcze typu kuratoria i ministerstwa powinny się zająć tym, żeby zrobić audyt na 10 stronę, lustrację taką, jakiej w Polsce nigdy nie było, polityczną, zrobić lustrację edukacyjną i zobaczyć, ile szkół przestrzega prawa, skorzystać z tego, co już robi Stowarzyszenie Umarłych Statutów. I to jest gotowiec praktycznie. Wystarczy tylko połączyć te rozproszone inicjatywy i stworzyć spójną strategię rozwijania tego. To nie jest skomplikowane, to nie jest trudne i nie wymaga 50 mądrych głów, tylko wystarczą 3.
Chociaż z drugiej strony znalezienie trzech mądrych głów w polskiej polityce. Ciężka sprawa. O Boże, Krzysztof, oddychaj. Gdzie tanio kupować książki, powieści? To nie jest łatwa sprawa. Na szczęście istnieją biblioteki. Pomyślcie, co mają powiedzieć ludzie, którzy chcą grać tanio w gry, a inni istnieją mediateki, a dzisiaj piracenie gier jest o wiele trudniejsze niż w latach 90. Śniadr wypyta, czy Elsevier to jest wydawnictwo naukowe dla niezorientowanych, się ogarną. Szukam artykułów na licencję, prawie nie ma artykułów za paywallem. Czy może to dlatego, że mam mail uczelniany? To dlatego, że masz mail uczelniany. Uczelnie wykupują, moi drodzy, dostęp do baz danych. Ja kiedyś znalazłem coś takiego jak kalkulator JSTOR-a, który mówi nam o tym, w jaki, ile trzeba wydawać mniej więcej na to, żeby mieć jedną z baz danych, tak, jedną, z którą jest akurat w tym momencie JSTOR. I oczywiście nie uda mi się tego, jak znam życie, znaleźć bardzo szybko, ponieważ tego rodzaju rzeczy są głęboko zakonspirowane na tych wszystkich stronach. Elsevier to jest, moi drodzy, to wydawnictwo konkretnie, znaczy JSTOR, przepraszam, ten, o którym wspominałem. I rzeczony JSTOR, sprawdzałem to od razu, zrobię przypis, w 2018 roku, wtedy kiedy chciałem aplikować do JSTOR-a, wszystkie kolekcje, a jest ich 9 bodajże, które mogą być w ramach bazy, to jest kilkaset tysięcy dolarów rocznej subskrypcji dla biblioteki. Więc domyślacie się, że tylko biblioteka akademicka i to z sutym finansowaniem może sobie na to pozwolić. Jeżeli się zastanawialiście na przykład, a jesteście studentami, dlaczego wasze biblioteki akademickie nie mają wszystkich kolekcji JSTOR-a, to jest to ten powód. A jeżeli się zastanawialiście, jak dużo przepierdziela się pieniędzy w naszym kraju na zupełnie bezsensowne rzeczy, no to kilkaset tysięcy na dostęp do jednej bazy danych dla prywatnej korporacji. A jeżeli byście się zastanawiali, co by było, gdybyśmy całą edukację sprywatyzowali, to przemnóżcie sobie te kilkaset tysięcy dolarów rocznego dostępu do serwerów razy, nie wiem, 50, 100, 100 tysięcy, co chcecie. Więc to są astronomiczne kwoty. Jedynie ludzie, którzy siedzą w edukacji wyższej, zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo są one astronomiczne, a dla całej reszty wydaje się, że no nic prostszego, tylko wprowadzić czesne. No to znowu, zła wiadomość jest taka, że z czesnego taki Harvard na przykład, to gdyby się utrzymywał, to musiałby zamknąć 50% Harvarda, bo wczesne nie są w stanie pokryć tych wszystkich wydatków. Magda Emien jeszcze pisze, że wizualnie chłopi są przepiękni, ale niekomfortowo to oglądać. Gdyby to była fantastyka, tak samo pięknie zanimowana, to byłoby to od lat 18 i demonizowane, bo nagość, bójki, krew. Oczywiście, moi drodzy, jeżeli coś jest grą wideo i automatycznie pojawi się tam coś, co będzie kontrowersyjne, to naturalnie dostanie rating od 18 w górę. Natomiast jeżeli jest to nabijanie na pal opisane, tak, chociażby jest w Ognie i Mieczem, bodajże, któryś z tomów trylogii, nie pamiętam, że powiedziawszy, czytałem to bardzo dawno temu i też niewiele w moim życiu zmieniło, no to automatycznie coś takiego byłoby określone jako wyłącznie dla ludzi dorosłych, co najmniej od 21 roku życia. Natomiast jeżeli w szkołach nabijanie na pal Azitu Hajbejowicza, I sleep, nie? Nieważne. Jeżeli nabijanie na pal mielibyście w powieści, tutaj wstaw dowolne nazwisko twórcy fantastycznego do tego mężczyzny, to mielibyśmy od razu real shit, prawda? Możliwe, że słyszałeś, ale na Politechnice Gdańskiej przez Zuzanna Wójcik zorganizowano grywalizację na Politechnice Gdańskiej, Kolos z Algebronu. Linku nie mogę dołączyć, chcę poznać twoją opinię. Nie mam zielonego pojęcia, czym jest ten projekt, Zuzanno, postaram się to szybko zresearchować, ale ja słowa grywalizacja bardzo nie lubię. Już wam mówię dlaczego. Nie lubię słowa grywalizacja dlatego, że ono ma w sobie rzeczownik rywalizacja. Angielskie gamification, jak możecie pewnie wysłyszeć, nie ma w sobie takiego rdzenia jak, nie wiem, game rivalization, tak? Czy nie ma czegoś takiego, czy game competition. Jest gamifikacja i tak też się powinno tłumaczyć to słowo, ale w Polsce oczywiście, gdzie bardzo lubimy rywalizację, bo przecież ona nic złego w naszych mózgach nie robi, wcale nie doprowadza do tego, że się coraz bardziej zanurzamy w tej spirali pracoholizmu i innych negatywnych zjawisk, no i przede wszystkim oczywiście nie tworzymy wspierającego się społeczeństwa, czy jakiejś wspierającej się małej społeczności, tylko wszyscy popatrujemy tam, prawda, o, co tam ten kolega, co nie daje ściągać, pisze, pewnie będzie lepszy ode mnie i potem jeszcze dostajemy ranking, który to ugruntowuje. Nie potrzebujemy w takim kraju grywalizacji, my potrzebujemy raczej czegoś odwrotnego, czyli zachęcania nas do tego, żeby się uczyć przez wspólną zabawę. Nie przez rywalizowanie ze sobą, tylko przez bawienie się ze sobą. Ja wiem, że dla niektórych granica między jednym a drugim jest bardzo cienka, ale to jest akurat powód, dla którego ja tak pokochałem gry wideo jednoosobowe, a nie wieloosobowe. Mnie ten komponent rywalizacyjny w ogóle nie interesował. Więc z tego, co czytam w tym momencie na tej stronie, szukaj i graj na Politechnice Gdańskiej, no to obawiam się, że to może być właśnie to, czego ja bardzo nie lubię. No ale zobaczymy.
Tak czy siak, dziękuję za informację o tym, będę się temu przyglądał. Jeżeli natomiast się okaże, że to jest cokolwiek innego niż aplikacja, która wspomaga studiowanie, typu jest tam mapa kampusu i lista na przykład wykładowców z podpiętymi pod nich przedmiotami, na które się można zapisywać, to szczerze powiedziawszy nie będę jakoś przesadnie tym zachwycony. Czy widziałeś jedyne jamnicze muzeum? Duckel Museum, pyta No One. Kolejna rzecz do zobaczenia, moi drodzy. Taka nasza kinematografia narzeka Garrea. Ktoś powiedział słusznie, że w kinematografii polskiej mamy 5 gatunków. Tak, góra, nie? Jest, co jest? Komedia romantyczna. Jest oczywiście taka tania komedia typu Andrzej Sapkowski, cytuję w tym momencie z wywiadu z Beresiem. Cycki se uszmasz. Taka polska komedia, zajebista. Następnie co jest? Kino historyczne oczywiście, takie wielkie, trątadrackie, doniosłe, tubalne, ale niestety za małe pieniądze, więc wygląda to satyrycznie. O, oczywiście mamy jeszcze gatunek zapożyczony z zagranicy, to jest duński dramat społeczny, wiecie, plac Zbawiciela i przypisy. To znaczy, jest wszędzie ponuro, wszyscy piją, jak nie piją, to biją dzieci, jak nie biją dzieci i nie piją, to piją na przemian bijąc dzieci, albo odwrotnie. No generalnie od pierwszego do pierwszego ciężka sprawa. No to wyjdźmy sobie może na nasze podwórze, które jest szare i zobaczmy, o, jest fajne graffiti, to jest jedyna sztuka, z jaką mam do czynienia, to może ja sobie teraz napiszę wiersz taki pijacki, fajny, sobie go przeczytam. A to jest duński dramat społeczny, jak to nazywam, nie da się tego oglądać. Jaki jest ostatni gatunek? Nie wiem, jakiś dokument będzie, o, taki paradokument, to bardzo lubimy, paradokumenty. No więc wybitna polska kinematografia, absolutnie uwielbiam. Oczywiście jest jeszcze taki gatunek, który moglibyśmy nazwać umbrella term, pojęcie parasol, gatunek parasol, to znaczy Andrzej Szkoły Pójdą Wajda. To jest wszystko to, co wymieniliśmy wcześniej, tylko że z łatką edukacyjne albo na podstawie jakiejś lektury. W związku z powyższym, jeżeli na przykład Dorota Masłowska kiedykolwiek trafi na listę lektur szkolnych, a mam nadzieję, że nie, a kiedyś wam przeczytam fragment Doroty Masłowskiej, zrozumiecie dlaczego, no to wtedy będziemy mieli duński dramat społeczny, tylko że właśnie w wersji Szkoły Pójdą. Świetna sprawa. Myślę, że stąd się też bierze ta moja głęboka niechęć do polskiej kinematografii, bo jeżeli miałbym co jakiś czas jakiś inny gatunek, nie wiem, niech będzie to właśnie fantasy, science fiction i tak dalej, to, no to byłoby to z tym troszeczkę lepiej. I żeby nie było, kiedyś bywało tak, że było większe zróżnicowanie. Przypominam sobie na przykład siebie oglądającego Janosika i bawiącego się całkiem nieźle. To tak samo Wiedźmina się oglądało, no tylko że z dzisiejszej perspektywy, no to wiadomo, że to wygląda troszeczkę tak, przepraszam najmocniej fanów Gothica, ale jak Gothic ogrywany w 2023 roku. Oczywiście znajdą się koneserzy i znajdą się ludzie, którym nie będzie to przeszkadzało, ale reszta jednak będzie czekała na remaster. Weź pod uwagę, że chłopi uczą nas jednej ważnej umiejętności wywożenia baby na taczkach. Jezus Maria, nie będę nawet mówił o tym, w jaki sposób stosunki genderowe w chłopach są przedstawione, bo tam chyba nie ma jednej pozytywnej postaci kobiecej. Ale tak jak mówię, to nie chcę do tego wracać nawet, będę musiał sobie przypominać to wszystko, co było na studiach, a to było jakoś absolutnie przerażające. Czym różni się tania komedia od komedii romantycznej w polskiej kinematografii? Są jeszcze tanie komedie, no nie muszą mieć wątku romantycznego. Komedia romantyczna wyróżniła się jako osobny gatunek, co mnie zresztą zawsze bardzo bawi, ponieważ ten termin nie ma sensu, to znaczy komedia oznacza, że to nie ma być śmieszne, komedie romantyczne nie są śmieszne, zwłaszcza polskie, a aspekt romantyczny to się nie wywodzi od romans, czyli od powieści, tak? Nie wywodzi się od romantyzmu, tylko chodzi o to, że generalnie takie pleplanie o uczuciach. Fantastyczny termin, ale spoko, no ludzie przynajmniej rozpoznają po tym, że to jest taki film i wiedzą, żeby na niego nie iść. Zuzana jeszcze tłumaczy, że ta aplikacja ogrywalizacyjna to było takie RPG z robieniem matematyki. Okej, obczaję to, obczaję. Zobaczymy. Lajmos pyta, jak uciec od wyścigu szczurów, nie pogrążyć się w nim. Mam jeden protip, za każdym razem podaję wam inny, zdaję sobie z tego sprawę, ale taki, który ostatnio u mnie też działa. To znaczy, jeżeli widzę, że ktoś mnie ponagla, a to się zwykle dzieje w wyścigu szczurów, albo czujecie się ponaglani, albo ktoś was przyspiesza i coś takiego, to ja złośliwie intencjonalnie robię coś dwa razy wolniej. Oczywiście okazuje się wtedy bardzo szybko, że ktoś inny wykonuje jakieś zadanie szybciej ode mnie. Ja się tym kompletnie nie przejmuję i uczę się tym nie przejmować. Trudno, no to będzie mieć w takim razie fuchę, która mnie odpadła, a ja może w którymś momencie znajdę człowieka, który będzie zlecał mi rzeczy, które są zlecone mi z szacunkiem dla mojego trybu pracy. Więc w zasadzie
ucieczka z wszelkiego rodzaju tego typu toksycznych dla nas środowisk pracy zasadza się na jednym, to znaczy ustawieniu sobie, i to jest bardzo trudne i bardzo ciężkie i bardzo długie, relacji z pracodawcą lub z menadżerem lub z kimkolwiek tam zleca projekt w taki sposób, żeby szacunek nie był jednostronny. Tak jak nas nauczono w szkolnych hierarchiach i później, że szacunek ma być jednostronny, znaczy uczeń ma szanować nauczyciela, natomiast nauczyciel nie ma szanować ucznia. Potem idziemy na studia, na wypadek gdybyś ktoś mi powiedział, że bez przerwy mówi o szkole, i na studiach student musi szanować wykładowcę, a wykładowca nie musi szanować studentów, niestety. Przynajmniej na niektórych uczelniach tak się dzieje, na przykład ten, na którą ja chodziłem kiedyś, ale na szczęście już na niej nie pracuję. Ale za każdym razem bardzo się cieszę, jak widzę, że szybuję w rankingach z pozycji 474 na 453. To jest zawsze bardzo miłe i ciepło mi się robi na sercu. W momencie zatem, w którym zorientujemy się, że jakieś środowisko jest dla nas niedobre, to co tracimy, tak? No najwyżej nas wtedy z tego środowiska ktoś będzie chciał usunąć. To może dobrze dla nas. Ja bym się cieszył, szczerze powiedziawszy, z tej perspektywy, gdybym został usunięty ze środowisk, w których źle się czułem. Ale ponieważ całe życie byłem nauczony tego, żeby robić wszystko pięknie, buzia ciup w ciup, rączki w małdrzyk i zasuwamy, to zasuwałem. Przetestować to należy. Jak każdą hipotezę naukową, jak każdą radę, trzeba przetestować to na sobie. Póki wszystko robicie z sercem i póki robicie wszystko dobrze, ale nie dostajecie pozytywnego feedbacku, tylko cały czas czujecie, że czegoś jest za mało, że wiecznie jest czegoś za mało, to bardzo możliwe, że przełączenie tego naszego wskaźnika wewnętrznego ze 100% efektywności na 200% albo 700% wydajności być może nie jest dobrym rozwiązaniem. Może warto iść do innego środowiska, w którym będziemy mogli na 80% pracować, 20% ze swoich rezerw przeznaczyć na odpoczynek. Będę to powtarzał tak długo, aż w końcu przynajmniej te 3-4 osoby przekonam, bo dobrze wiem, że większość ludzi mówi sobie, że tak, Krzysztof to co tak może mówić, ale prawda jest taka, że ja sobie tak absolutnie nie mogę mówić. To znaczy, ja różne rzeczy, które robię w swoim życiu, robię pewnym kosztem. Na przykład kiedyś publikowałem 15 artykułów rocznie, albo 12, albo 10, a dzisiaj publikuję jeden na 2 lata. I myślicie, że złośliwy przedstawiciel środowiska akademickiego nie powiedziałby tego, co się każdy boi w realiach wyścigu szczurów? No, Krzysztof, się tak opuściłeś, no, teraz to się rozmieniasz swój talent na drobne, tak? Tutaj coś, tu jakieś podcasty, tu jakieś YouTube, tu se grasz, a to kiedyś 14 artykułów było, to co teraz? Co tak słabo? I co należy w takiej sytuacji zrobić? Olać cienkim sikiem i iść w swoją stronę, bo jeżeli ktoś podchodzi do was i mówi coś takiego, to znaczy, że sam ma za dużo czasu, a jeżeli ma za dużo czasu i tak bardzo usiłuje algorytmizować wszystkie osiągnięcia, to bardzo możliwe, że jedyne, co umie robić, to wygrywać w wyścigu szczurów. Ale nie umie już w ogóle odpowiedzieć sobie na pytanie, po co się w nim znalazł w pierwszej kolejności. To jest bardzo częsta cecha ludzi, którzy wygrywają w różnych tego rodzaju wyścigach, rankingach i tak dalej, że gdyby takich podrążyć i popytać, a kiedy na przykład napisałeś ostatni artykuł naukowy autorski, a nie w spółdzielni wydawniczej z 7 współautorami w najlepszym czasopiśmie, albo a jaka jest wspólna cecha tych wszystkich twoich tekstów, tak? Że one są o tym samym, czy skaczesz z kwiatka na kwiatek w zależności od tego, czym się twój znamienity kolega z Cambridge zajmuje aktualnie. Nagle się okazuje, że tacy ludzie bardzo często nie mają własnej tożsamości, bo ją w toku tego wyścigu szczurów zatracili. Dlatego tak strasznie go nienawidzę. Jakiś czas temu, pisze Szymon, wspominałem ci książkę 7 czarnych mieczy. Niesamowity, około steampunkowy świat, poleca Szymon Nalewajko. Główny bohater jest rewolwerowcem polującym na magów za pomocą magii. Dlaczego zawsze na magów się poluje? To jest strasznie smutne. Natrafiam, moi drodzy czaty, jestem strasznie do tyłu, bo się za bardzo rozgadałem. Mateusz Borowiec, dzięki za wsparcie 11 miesięcy, Rancho i Dzień Świra. Oj, Dnia Świra nienawidzę, moi drodzy, ponieważ Dzień Świra ugruntował takie idiotyczne przekonanie, że tak, po polonistyce to tylko będziemy liczyć złoty 50 do 25 groszy i potem będzie, i wiecie, i leci ta narracja jeszcze bardziej. Więc ja rozumiem, że może bawić nas wszystkich, którzy kiedyś mieli do czynienia z apodyktycznymi polonistami, że tak naprawdę to są smutni onaniści, którzy nie zarabiają na życie. Tak, wiem, że ten film jest też o czymś innym, ale akurat tu mnie triggeruje. Ale ja na to patrzę troszeczkę inaczej, to znaczy patrzę na to z perspektywy, aha, to ja już rozumiem, dlaczego tyle ludzi pyta mnie, jak chcę iść na studia humanistyczne, to gdzie ja będę potem zarabiał pieniądze. To ja zwykle wtedy odpowiadam: Marcin Blacha, jeden z najwyżej postawionych ludzi w CD Projekcie Red po polonistyce warszawskiej. Mój drugi znajomy, Piotr Kubiński, świetny
świetnej klasy, w tym momencie producent, też pracujący w game devie, polonistyka Uniwersytet Warszawski, by... To nie ma żadnej korelacji, tak? Między tym, kim jesteśmy zawodowo i czym się zajmujemy, a jak nie znam w życiu. A moja rada dla Adasia Miałczyńskiego, może się przestań, kiepie tępy, zajmować tylko i wyłącznie tym recytatywem Mickiewicza, który ci kiepsko wychodzi na tyle, że się śmieją z ciebie dwunastolatkowie. Nawet ich nie umiesz porwać tą swoją pasją, jesteś żenujący. Ogarnij się i zmień zawód. Taka byłaby moja rada, dlatego Dzień Świra mnie zawsze triggerował potwornie. Natomiast jeżeli miałbym wskazać rzeczywiście jakieś polskie komedie, które mnie, zwłaszcza takie serialowe, które mnie aż tak strasznie nie triggerowały, to pamiętam, że Tadeusz Norek zawsze wzbudzał we mnie uśmiechy, tak, w Miodowych latach, tudzież były takie momenty 13 posterunka, gdzie się zaśmiałem bardziej. No i przy Killerach, tudzież przy filmie Vinci Machulskiego też się uśmiechnąłem. Ale to wciąż nie jest mój humor. Mój typ humoru, moi drodzy, to jest Monty Python i humor brytyjski, absurdalny. Im bardziej absurdalny, tym lepiej, czyli Leslie Nielsen i podobne rzeczy satyryczne mnie zawsze bardziej bawiły, bo tam jest więcej tego humoru, który ja sobie cenię, to znaczy językowego. Ja nie cenię sobie humoru sytuacyjnego, aż tak, a polska komedia stoi humorem sytuacyjnym. Bardzo rzadko się zdarzają dobre dowcipy językowe w polskich komediach. Kaban Greenberg, dziękuję za trybut. Jamnikomanto i szanowne czaty, Jamnikomanta, bardzo mi się podoba. Poproszę o jamniki urodzinowe, gdyż w czwartek wbiłem na 41 level wszystkiego urodzinowego dla ciebie. Nie mam jamnika urodzinowego przy sobie, to jest ten, moi drodzy. Dostałem go na Dniach Fantastyki. Przepiękny włóczkowy jamnik. Bardzo dziękuję za niego i ślę w takim razie i życzę wszystkiego jamniczego z okazji urodzin. Może by zrobić Chłopów 2.0 osadzone w współczesnych realiach, ale nie trzeba, Ignacy. Przecież przepraszam najmocniej. Mamy Marcina Różalskiego, to nie jest Marcin Różalski, Boże, to był inny Różalski, Różalski obrazy, mam nadzieję, że mi się Jakub Różalski, Boże drogi, pomyliłem ze sobą dwóch różnych Różalskich, jak tak można. To jest, moi drodzy, to jest nowum, jeżeli chodzi o te realia chłopomańskie, tak? Macie piękne jakieś steampunkowe maszyny kroczące, które podróżują sobie po świecie, który kojarzymy właśnie bardzo dobrze z wszystkich płcien, Wyspiańskiego, nawiasem mówiąc, Wyspiański lepiej malował niż pisał, jak również z... To jest? Nie umiem tego znaleźć, jest taka antologia Inne Światy. Gdzieś ją mam, ale nie wiem gdzie. Robiłem machnią w książkach i w miejscu, do którego się zbliżyłem, nie było antologii Inne Światy. Jestem tym faktem, moi drodzy, oburzony i to skrajnie. W związku z powyższym muszę wam pokazać to... w sieci. Gdzieś to jest. To jest wprost antologia inspirowana pracami Różalskiego i ma dwa tomy. Inne Światy i Inne Nieba. Więc tak, da się to zrobić i da się to zrobić dobrze i nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego właśnie chłopi, ci, którzy zostali teraz wyemitowani w kinach, nie idą w tym kierunku. Jeszcze są w Polsce filmy gangsterskie Patryka Wegi i filmy religijne. Ja je wziąłem pod pato dokumenty, czy... Przepraszam, para dokumenty. Nie chciałem powiedzieć pato dokumenty. O nie, absolutnie nie. Co sądzisz o tym, że po otrzymaniu wiadomości, pisze Paweł, jako byciu przyjęciem na studia ma się jedynie kilka dni na dostarczenie dokumentu? No wspomniałem wcześniej o tym, że szacunek do wykładowców jest jednostronny, to znaczy wykładowcy nie szanują czasu studentów. To nie jest jedyny taki przypadek. W każdym przypadku, w którym siedzieliście kiedykolwiek jako studenci na krzesełku, czekając łaskawie, aż audiencja się rozpocznie i powiedzmy po godzinie zaniepokoiliście się, weszliście do dziekanatu i dowiedzieliście się, a nie, jednak pana dziekana to nie ma, albo dowiedzieliście się, a nie, przepraszam, pan dziekan to ma ważne spotkanie, to w tych wszystkich przypadkach zostaliście potraktowani tak, jak studenci nie powinni być potraktowani, bo jednak każdy człowiek, żaden człowiek nie powinien być w ten sposób potraktowany. Więc póki takie sytuacje będą się nawarstwiać, póty także w procesie rekrutacyjnym nie będą się sobie ludzie zdawali sprawy z tego, że ktoś może jechać ze Szczecina przysłowiowego. I to wcale nie jest taki rzadki scenariusz, tak nawiasem mówiąc, powiem wam. Kolega na filologii angielskiej pisze, Kille Klein ma profesora, który każe znać czasy schematycznie i pyta o wyjście do łazienki. Widzicie? To zawsze idzie sobie ze sobą w parze, to jest przepiękne. Smutne, że na studia profesorzy zachowują się jak w podstawówce. Smutne, że ludzie w podstawówce zachowują się jak w podstawówce, ponieważ przypomnę, że i w podstawówce, i w gimnazjum, i w, którego już nie ma, i w liceum oraz na studiach nie ma takiej sytuacji, żeby pytać o to, czy się może pójść do toalety. Po prostu do toalety się idzie i tyle. Jeżeli ktokolwiek blokuje możliwość wyjścia do toalety, to trzeba to zgłosić. W szkołach możecie to zgłosić Stowarzyszeniu Umarłych Statutów, a na studiach możecie to zgłosić Rzecznikowi Praw Studenta, jeśli taki jest. Jeśli takich nie ma, być może należało to sprawdzić, zanim się poszło na studia i nie iść na uczelnię, na której nie ma Rzecznika Praw Studenta. Bo jeżeli idziecie na uczelnię, na której nie ma Rzecznika Praw Studenta, to już macie czytelną komunikację, co myślą
o studentach tam na tej konkretnej uczelni. Jeżeli nie ma żadnych innych instytucji, które się inaczej nazywają niż Rzecznik Praw Studenta i nie dba o prawa studentów, istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że prawa studentów mają, no jakby to ładnie ująć, o już wiem, w dupie. Czy nowy rząd powinien przywrócić gimnazja? Znaczy ja jestem głęboko przekonany, że nauczyciele i presja środowiska nauczycielskiego do tego doprowadzi, ponieważ w tym momencie to jest narracja nauczycieli. Nauczyciele uważają, że są dwa źródła problemów w polskiej oświacie. Przepraszam, ośmiacie. Raz, zlikwidowano gimnazja. B, są za niskie pensje. To są jedyne postulaty, które ZNP cały czas puszuje do rządu. No to zgadnijcie, co ma biedny rząd zrobić w takiej sytuacji, jeżeli nie ma innych postulatów. Dlatego cały czas podkreślam, że trzeba wspierać takie środowiska, które zgłaszają inne postulaty. Bo środowisko nauczycielskie nie rozumie, jakie są źródła podstawowe problemów z tego prostego powodu, że schowało głowę tam, gdzie mają studentów uczelnie nie mające rzecznika praw studenta. Obrazy Jakuba Różalskiego były inspiracją do gry Scythe. Nagrana jest w wersji strategii planszowej i strategii czasu rzeczywistego. Od razu sprawdzę, ponieważ nie pamiętam tej gry, ale być może widziałem tak. Tak, już pokazuję wam. Dosłownie to. Macie nawet na okładce obraz Jacka Różalskiego. Fantastyczna sprawa. W ogóle cudowny artysta i chcemy takich więcej. Kto według ciebie, pisze Cigaretow, powinien uczyć dzieci w podstawówce? Pedagog ogólny czy nie różni nauczyciele od konkretnych przedmiotów? Uważam, że zdecydowanie powinno się postawić na różne kompetencje różnych nauczycieli, ponieważ jack of all trades i nauczyciel, który jest od wszystkiego, krótko mówiąc, no jest nauczycielem od niczego. Pamiętam zawsze, jak mieliśmy co bardziej inteligentnych ludzi w klasie, to oni specjalizowali się w tym, że szachowali niewiedzą nauczycielkę, która zamiast w takiej sytuacji zrobić z tego fun i grę i dowiedzieć się razem z ludźmi, co dana rzecz oznacza albo na czym polega jakieś zjawisko, oczywiście pąsowiała i mówiła: siadaj i nie garb się! No, to niestety jest bardzo częstym udziałem tego rodzaju lekcji, ja nad tym mogę tylko ubolewać, więc jeżeli byśmy mieli w modelu norweskim czy skandynawskim prowadzoną edukację przez zabawę, przynajmniej mniej przez pierwsze lata edukacji, to wtedy spokojnie można specjalistę od danego, od pedagogiki ogólnej, nazwijmy to, zatrudnić. Natomiast ja jednak bym wolał, żeby ludzie, którzy się zajmują różnymi rzeczami, tymi też różnymi rzeczami usiłowali kogoś zajawić. Nie ma osoby, która będzie ekspertem we wszystkim. Co więcej, uważam, że to wysyła zły komunikat. Mnie na przykład moja mama, jak byłem dzieciakiem i pytałem o coś, wprost nie mówiła: słuchaj, ja się na tym nie znam. Musimy sprawdzić razem, co to znaczy. I otwieraliśmy wtedy książkę, czytaliśmy razem, co coś znaczy. A nie moja mama mówiła: no jasno! Już 20 lat temu przeczytałem wszystko o dinozaurach. No, to jest śmieszne i nie należy tego udawać, bo wbrew wszelkim naszym przypuszczeniom, młody człowiek jest inteligentny, tak, i ciekawy świata i bardzo szybko wie, kiedy jest oszukiwany i bardzo szybko wie, kiedy starsi usiłują być pozerami, udawać, że wiedzą coś, czego absolutnie nie wiedzą. To nie jest tak, że jeżeli wprowadzimy egzaminy wstępne na studia, to będę musiał aż dwa razy jechać na drugi koniec Polski, żeby napisać taki egzamin, potem dać papiery. Myślisz fisiek w starym systemie, to znaczy mówisz: a, wprowadźmy egzaminy, ale tak naprawdę powiedziałeś: wprowadźmy beznadziejne egzaminy na studia. Wprowadźmy egzaminy na studia robione przez niekompetentnych ludzi dla osób, które nie wiedzą, jak wygląda właściwy egzamin. Prawdziwy egzamin wstępny na studia może się odbyć zdalnie, może się odbyć w przestrzeni wirtualnej, może trwać dwa tygodnie, może trwać miesiąc, wszystko jedno. Może się odbyć tak, że wyślecie esej. Wszystko jedno. Żeby był przynajmniej jakiś kontakt z człowiekiem i wiadomo było, po co w ogóle on chce iść na studia, bo dla mnie to jest bardziej kluczowe w egzaminie. Egzamin wstępny na studia absolutnie nie powinien żadnej wiedzy sprawdzać. W zasadzie możemy wszyscy przyjąć, że ta matura, która jest, nie sprawdza żadnej wiedzy, a szkoła, którą mamy, żadnej wiedzy nie daje. W związku z powyższym sprawdzanie tego jest, mija się całkowicie z celem. O wiele lepiej sprawdzić, czy ktoś ma potencjał. O, a to już jest zrobić troszeczkę ciężej. Ja tylko o takich egzaminach na studia mówię, wstępnych. Takich, które weryfikują, czy rzeczywiście człowiek chce czegoś się dowiedzieć, czy ma narzędzia do tego, czy umie znaleźć szybko jakąś informację. Jak ja by na przykład lubię egzaminować w takich sytuacjach różnych, także na moich własnych przedmiotach? Jeżeli ktoś czegoś nie wie, to mówię: spoko, 10 minut i szukamy. I jeżeli przez te 10 minut ktoś uzbrojony w internet, telefon, laptop i swoje notatki nie będzie w stanie nic znaleźć, to dla mnie jest już czytelny sygnał, że po prostu nie powinien zaliczyć tego przedmiotu. Ja to wiem lepiej dzięki temu, ponieważ widzę, jak ktoś pracuje live, czy umie coś znaleźć, czy umie wyszukać jakąkolwiek informację. Jeżeli zadacie sobie takie ćwiczenie intelektualne, temat, o którym nie wiecie absolutnie nic,
i poprosicie kogoś, kto jest ekspertem w tym temacie, żeby sformułował wam jakieś skomplikowane pytanie. Wiecie, co się stanie? Nie zrozumiecie tego pytania. Jak jest ustawiana matura z jakiegokolwiek przedmiotu? Pytanie jest sformułowane tak, żeby zrozumiał je każdy. Za moment będziemy dawać zadanie na maturze. Kochane dziecko, tutaj masz otwór w kształcie kwadratu, a tu w kształcie trójkąta. I masz jedną figurę i drugą figurę, no i gdzie je wstawisz? Połącz ze sobą dwie kolumny. Za moment do tego poziomu dojdziemy, tak? Rozwiązanie jest takie, żeby zadać pytanie w skomplikowany sposób, tak żeby ktoś musiał wyszukać sobie na przykład, co znaczą poszczególne pojęcia i wtedy przynajmniej sprawdzimy to, czy umie to zrobić. Bo jeżeli ktoś tego nie umie zrobić, to już znak, że jest problem. I mówię oczywiście o sprawdzaniu, weryfikowaniu tego na poziomie uniwersyteckim. Na poziomie ogólnym powinniśmy weryfikować przede wszystkim umiejętność rozumienia czytanych komunikatów i komunikatów także w formie wideo i audio, ponieważ to z nimi się częściej spotykamy, więc nie sprawdzanie i nie weryfikowanie tego w żaden sposób to jest pisanie sobie wyroku albo konstruowanie bomby z opóźnionym zapłonem. Więc reasumując, tak, egzaminy na studia muszą być, ale tak samo jak wszystko, o czym sobie wspominałem, że fajnie byłoby, że gdyby było, musi to być zrobione dobrze, bo obecne czy wcześniejsze egzaminy, które były na studiach, były niejednokrotnie bardzo złe, były źle projektowane, ale wcale nie jest tak, że to jest normą. Na przykład na AGH-u do dzisiaj są egzaminy na studia drugiego stopnia i macie po prostu kategorie. Macie 45 kategorii, z których się trzeba przygotować. Już wiecie, o czym będzie egzamin z grubsza. I ma to znacząco zaletę i przewagę nad maturą, że jak dobrze wiecie, matury się przechowuje w sejfach pancernych odpornych na eksplozję nuklearną 5 km pod ziemią, że przypadkiem nie wyciekła treść pytania, ponieważ zakłada się, że te pytania są formułowane tak debilnie i są tak prostackie, że jeżeli by komuś dać to do rozwiązania wcześniej, to by mógł się wryć na pamięć całe rozwiązanie i je po prostu podać. A jeżeli da się tak zrobić z odpowiedzią na jakieś pytanie, to znaczy, że zadanie jest do kosza. Jeżeli się da jakieś odpowiedzi nauczyć na pamięć, to znaczy, że jest źle sformułowane pytanie. Peter Gundry, nie znam takiego kompozytora Joglol. Złego czarownika interesuje z perspektywy badawczej temat roleplayów w wideo internetowym. Coś takiego jak robił Angry Joe Nostalgia Critic. Znasz może jakieś teksty badaczy w tym temacie? Nie. Szczerze ci powiem, nie. Chciałem sam napisać taki tekst kiedyś o Angry Joe właśnie konkretnie. Dla tych z was, którzy nie orientują się, Angry Joe miał w którymś momencie nawet taki... Po pierwsze miał postać, którą sobie wykreował, to był Corporate Commander, a po drugie cały film zrobił właśnie taki fanowski w stylu maszynimki, w której on jako Angry Joe walczył przeciwko Corporate Commanderowi. I to jest bardzo ciekawy przykład roleplayu na YouTubie. Żałuję, że tego nie ma więcej, chociaż mam wrażenie, że w tym momencie takim przykładem, który byłby jeszcze bardziej charakterystyczny, jest coś, co wam już polecałem kiedyś na YouTubie, a mianowicie CoffeeZilla. CoffeeZilla nagłaśnia różnego rodzaju skamy, no i w odróżnieniu od tego odpustowego cosplayu, który sobie robi Wardenga, druida z lasu, dziada z lasu, leśnego dziada, no to tutaj mamy coś, co jest moim zdaniem znacznie bardziej interesujące właśnie pod względem światotwórczym, to znaczy CoffeeZilla nadaje cały czas z powiedzmy czegoś w rodzaju, no nazwijmy to takiej kwatery detektywa w świecie cyberpunkowym. O, tak to wygląda. I ma to wszystko zanimowane i rzeczywiście nawet pod sam koniec zdarza mu się mieć jakąś, tutaj chociażby interakcję z dużym panelem wszystkich patronów i osób go wspierających. To jest w formie takiego hologramu zrobiona tutaj obok, gdzie ja trochę zasłaniam jest jego sidekick, robot, z którym on czasem rozmawia w różnych swoich filmach. No strasznie to jest ciekawie i fajnie zrobione i myślę, że dobrze byłoby rzeczywiście coś o tym napisać, bo nie jest to jakaś norma na YouTubie. Uwielbiam cykl książek Pana Lodowego Ogrodu Shimeiru. Pan Lodowego Ogrodu jest rzadkim przypadkiem w Polsce połączenia konwencji, nazwijmy to science fiction w dużym uproszczeniu, i dark fantasy, więc niektórzy mówią, że to jest science fantasy. Poniekąd tak, jeżeli chodzi o konstrukcję świata, ale tutaj byłoby znacznie więcej różnych gatunków i form, które można byłoby wytropić. Na przykład są też elementy realizmu fantastycznego, to jest tam, kiedy macie taki bardzo długi opis płótna Hieronima Boscha, jeśli mnie pamięć nie myli. Oprócz tego się taki opis rozbudowany płótna nazywa się ekfrazą. I oprócz tego w Panu Lodowego Ogrodu też są elementy weird fiction, czyli takiego gatunku fantastyki, który wplata pewne elementy baśniowe, ale w odróżnieniu od baśni nie mamy do czynienia z na przykład pozytywnym zakończeniem, które zeruje balans sił, tylko jest właśnie nierównowaga wprowadzona. Jest takie stare rozróżnienie między baśnią a fantasy zrobione przez Stanisława Lema w tej książce, to znaczy fantastyka i futurologia. I Lem tutaj mówi, że baśń ma stosunek
zerowy sił, to znaczy macie w królestwie szaleje smok. Przyjeżdża rycerz, siecze smoka, dostaje rękę królewny, wyzerowane, tak? Natomiast w fantazy typu George R. R. Martin, nie wiem, że ten rycerz biedny by zabił tego smoka, smok prawdopodobnie sprawiłby, że on byłby chromy do końca życia, miałby urwaną nogę, a jakby wrócił do królestwa, okazałoby się, że królewna już dawno została porwana, a król wikłał go w porwanie tejże królewny i skazał go na śmierć, którą to wykonał Peter Baelish przez wbicie zatrutego sztyleta w plecy. To jest różnica między baśnią a fantazy, dlatego ja tak jestem striggerowany, jak ktoś mi mówi, że elementy baśniowe to jest fantazy, albo że fantazy się wywodzi z romantyzmu i inne tego typu rzeczy. Bo nie. Krzysztof, od czego zacząć czytanie Umberta Eco? Widziałem imię Róży w wersji filmowej, miałem, że mi się podobało. To wtedy spodoba ci się książka bardziej, jest taka szansa, ale ja bym zaczął od Cmentarza w Pradze. Sympatyczniej się, myślę, możesz zapoznać z Eco, ale nie zapominajcie też o tym, że Eco był pysznym eseistą i jego zapiski na pudełku od zapałek na przykład są wspaniałe. Grim Dark Fantasy, to musiałem polecić ci, Szymonie, coś z Warhammera 40 tysięcy, bo on jest określony jako Grim Dark. Natomiast wydaje mi się, że nie mam nic na podorędziu teraz, bo niestety nigdy nie czytałem nic z Warhammera 40. Ganzu pisze, że promotor zaakceptował temat. Dobrze, jak wybór klasy postaci w Baldur's Gate 3 jest uwarunkowany osobowością? Świetne, świetne. Pamiętaj, żeby wrzucić potem do Research Gate, jak będzie praca gotowa. Ja tradycyjnie zareklamuję wam, jak zawsze, Research Gate'a, gdzie warto mieć założone konto, jak będziecie studiować, z tego prostego względu, że możecie tutaj wrzucić do tego ResearchGate, tak już będzie gotowe, o proszę bardzo, swoją pracę dyplomową, nawet tutaj jest taka opcja. Możecie albo jakąś propozycję badań, albo wręcz pracę dyplomową wrzucić i nikt nie będzie o to się gniewał, ba, będziecie mieli jakieś tysiące wyświetleń, ponieważ inni studenci będą szukać tego rodzaju tematów, a że zwykle prace dyplomowe powinno się pisać na tematy, które są relatywnie nowe, no to wtedy gwarantujecie sobie w praktyce, że ktoś to przeczyta, a tak jak to będzie siedział w archiwum uczelnianych, to nikt nic tego nie przeczyta. Nikt tego nie przeczyta, przepraszam. Patryku, dziękuję za dołączenie do wspierających. Czy mam jakiś system porządkowania książek na półkach, pyta Listal? Tak. System polega na tym, że porządkuję gatunkami właśnie, żebym wiedział, że na przykład, no nie wiem, jeżeli chcę coś z urban fantasy, przepraszam, z urban fantasy, urban fantasy byłoby wtedy, gdyby Jerzy Urban, nieżyjący już redaktor tygodnika, nie pisał swoją fantastykę. To sięgam tutaj, bo tam jest cała fantastyka miejska. A jeżeli chcesz coś z Pratchetta, no to sobie sięgam tam, a obok Pratchetta co zamieszczę? No zamieszczę zapewne coś równie humorystycznego, albo jakąś lekką fantastykę i dlatego sobie tam siedzi Crestomanci Diane Winnie Jones. Więc też jest skomplikowane, bo w momencie, w którym rozszerza mi się kolekcja książek, no to muszę przesuwać wszystkie w zasadzie książki na inne półki, co sprowadza się do tego, że robię co jakiś czas wielkie przemeblowanie. Na przykład teraz mam konkretny problem, ponieważ tutaj macie w tym miejscu Historię Śródziemia, tak? Koło Jamnika. I ta Historia Śródziemia teraz jest wydawana przez Zysk i jest coraz więcej tomów. Więc ja już wiem, że ona wypchnie mi Sandersona. Nie wiem jeszcze gdzie, ale wiem równocześnie, że Sanderson, jak skończy Archiwum Burzowego Świata, to będzie to 12 tomów, z czego każdy po 1000 stron i gdzieś to muszę upchnąć. Więc staram się cały czas myśleć tak, żeby te regały były w stanie pomieścić to, co jest rzeczywiście dla mnie ważne w tych gatunkach, które są dla mnie ważne. Ale ja bym nie segregował tego gatunkami, to bym się pogubił. Na przykład jest taka grupa ludzi, ja nie wiem, czy widzieliście to kiedykolwiek, którzy uważają, że książki należy posegregować kolorami grzbietów. Znaczy, ja przepraszam, że to powiem, może teraz zabrzmię potwornie snobistycznie, a nie chciałbym bardzo, ale ja wątpię, żeby oni kiedykolwiek cokolwiek czytali, chyba że przeczytali rzeczywiście je wszystkie i to jest kwestia już taka czysto estetyczna i nie chcą do nich wracać, no bo to jest przepis na to, żeby nigdy nie znaleźć żadnej książki, chyba że się ma pamięć absolutną i wie się absolutnie gdzie, w którym momencie się umieściło daną książkę, wtedy spoko, ale jak ja widzę książki posegregowane kolorami, a nie autorami nawet, to mnie mózg pęka absolutnie. Moje rozwiązanie dla takich ludzi, którzy mieć estetykę na półkach, właśnie taką kolorystyczną, jest następujące. Układaj seriami, staraj się kupować serie. Serie zwykle są skoordynowane kolorystycznie, ale mieszanie ze sobą autorów i... Nie! Straszne! Absolutnie straszne! Wiem, że nie czytasz innych książek poza fantastyką, pisze... Teraz nie czytam, Józef, kiedyś czytałem, ale czytałeś coś Lwa Tolstoja? No właśnie kiedyś. Mam ochotę na Wojnę i Pokój. Słuchaj, spokojnie, ja przeczytałem Wojnę i Pokój, a ściślej przeczytałem Wojnę, ale nie przeczytałem Pokoju. To znaczy opuściłem wszystkie fragmenty, w których bohaterowie, sącząc herbatkę, rozmawiali o rzeczach, bo mnie one nieskończenie wprost irytowały, nużyły i denerwowały, ale te opisy bitew, które ma Tolstoj,
No znam tylko jeden przypadek lepszego opisu scen batalistycznych i on jest w książkach Django Wexlera, Tysiąc imion i późniejsze tomy, w których dla odmiany nie ma w ogóle pokoju i jest cały czas wojna. Dlatego byłem bardzo z nich zadowolony. Więc ja tą stoję przeczytałem wtedy relatywnie szybko. Sakado, dzięki wsparciu 14 miesięcy Anglosasi powinni nauczyć się słowa jamnik, prawda? Dachshund jest już po pierwsze słowem niemieckim, po drugie jest jeszcze alternatywa, to znaczy Amerykanie mówią sausage dog, a nie wiem czy wiecie dlaczego mówią sausage dog, czyli pies kiełbasiany, dlatego że w latach 40., kiedy jamniki były importowane do Stanów Zjednoczonych, no jeszcze pewien wąsaty malarz austriacki no nie budził entuzjazmu, powiedzmy. W związku z powyższym stwierdzono, że oni nie chcą cały czas słyszeć Dachshund, tylko chcieliby coś lepszego, żeby też pieski się miło kojarzyły, więc stąd sausage dog. No ponieważ to są Amerykanie, to też nie oczekujcie jakichś fajerwerków intelektualnych, dlatego no kiełbasiany pies i stąd hot dogi i cała reszta. No trudno. Dachshund generalnie to jest pies na borsuki. Czerwony Lis pisze, że ostatnio mówiłeś o interfejsie diegetycznym, kompletnie tego nie pamiętam, więc pytanie, czy kojarzysz jakąś grę przed Doomem III, która miała to? To było w Dead Space głównie, ale wiecie, interfejs diegetyczny ostatnio na live'ie z Cyberpunka zoczyliśmy, to znaczy była jakaś broń, w której to broni, konkretnie w lunecie, były elementy interfejsu, więc to, co widział nasz bohater, to było też interfejsem, który widzimy my, stąd interfejs diegetyczny. Natomiast przed Dead Space'em, wydaje mi się, że przed Dead Space'em, mogę się bardzo mylić, to były takie eksperymenty też w różnych grach cyberpunkowych. Nie wiem, czy w pierwszym Deus Exie to by trzeba było sprawdzić, na pewno w Deus Ex Human Revolution już jest taki interfejs, który też widzi nasz bohater. Generalnie najprościej, jeżeli chcecie zapytać o to, co jest interfejsem diegetycznym, to interfejs nie może być częścią naszego ekranu rozgrywki, tylko musi być czymś, co widzi bohater. Więc jeżeli bohater wyciąga mapę, tak, albo wyciąga notatnik, tak, Arthur Morgan w Red Dead Redemption 2 i pisze sobie coś w tym notatniku, to jest to jego interfejs, czy jest to interfejs diegetyczny, będący częścią świata gry. Diegesis to opowiadanie po grecku, stąd świat gry diegetyczny. Nie dietetyczny. Więc jeżeli taką sytuacją mamy do czynienia, to wtedy nieważne to jest, czy to jest gra przed Doomem, czy przed Dead Space'em, czy przed Red Dead Redemption 2, nieważne. Wtedy ona też będzie miała taki typ interfejsu. Dżamnik fioletowy, kupić więcej półek, tak. Tak będzie trzeba w którymś momencie, moi drodzy. Peter Grandi polecane. Ma być 10 tomów z Archiwum Burzowego Świata, a wliczasz Globus opowiadania, bo ja już wliczam. W tym momencie już masz ekstra rzeczy poza serią. Niedawno kupiłem Agle Radkaraka, muszę przyznać, że Rak wędruje na topkę autorów Polski. Absolutnie gancu. Ja w ogóle się strasznie cieszę, ponieważ wydawnictwo Paragraph było tak miłe, że mi przysłało. Ja nawet nie prosiłem, a dostałem Agle, tom drugi, więc będę musiał wreszcie nadrobić, jak dotrę do nadrabiania. Teraz skończyłem sagę o Powierniku Światła, teraz czytam z kolei Briana McLellana pierwszy tom trylogii Magów Szkła, więc jestem zagrzebany w fantastyce zachodniej, jak to zwykle bywa w ciągu roku akademickiego, ale mam nadzieję, że się wygrzebię. Czy Wojny Machowe polecam Sexy Jaw? Tak, jak najbardziej. Myślę, że pierwszy tom spoko, on też się domyka w sensowny sposób, więc jeżeli następne ci się nawet nie spodobają tak jak mnie, bo moim zdaniem siada trochę napięcie fabularne, to spoko. Co sądzisz na temat nakładek dla osób trans na USOSie? Tak, zrobili w Łodzi na przykład, pisze Lemur. Każde wsparcie dla osób trans czy LGBT na uczelni jest wsparciem wartościowym z bardzo prostego powodu. To znaczy uczelnia jest dla wszystkich. I uczelnia musi na wszystkich możliwych poziomach, dokładnie zresztą tak jak szkoła, być instytucją, która nie dyskryminuje z definicji. Więc im więcej będzie różnych form sprzyjających po pierwsze nagłaśnianiu problemu, po drugie ułatwiających życie, tym lepiej. Nie ma czegoś takiego, że jakaś forma jest na wyrost. Musi być na to przestrzeń, absolutnie. Zresztą tak samo jak na przykład jest absolutnym skandalem, jeżeli uczelnia nie będzie miała, dajmy na to, ułatwień dla osób poruszających się na wózkach. No jest to absolutny skandal. Tak samo, no niestety prowadzenie uczelni to nie jest prosta sprawa. Jeżeli macie ludzi, którzy są chociażby niesłyszący, to też musicie jakoś rozwiązać problem tak, żeby mogli uczęszczać na wykłady. I być może należałoby się zastanowić nad tym, czy w takiej sytuacji chociażby wykłady, które są nagrywane i można na nich włączyć transkrypcję, nie są dobrą opcją. Im więcej krótko mówiąc rzeczy, tym lepiej. I to jest kolejny powód, dla którego edukacja en bloc nie może być prywatna, ponieważ prywatna edukacja nie musi się przejmować takimi problemami, a na publicznej edukacji możemy wywierać tego rodzaju naciski. I one są o wiele bardziej skuteczne, no bo jeżeli
Jeżeli nie będzie uczelnia przestrzegać jakichś wytycznych, to można zakręcić kurek z pieniędzmi i wtedy uczelnia przestaje istnieć. A w przypadku szkolnictwa prywatnego, nawet jeżeli ono będzie szkodnictwem, to ono będzie cały czas utrzymywane, ponieważ na przykład będzie miało jakichś donatorów bogatych, albo będzie miało jakąś grupkę ultrakonserwatywnych rodziców, którzy będą tam puszczać swoich studentów, znaczy swoje dzieciaki na studia i tak dalej, i tak dalej. Więc absolutnie wszystkie tego typu formy wsparcia powinny być wręcz. Ja jeszcze jestem zwolennikiem tego, że uczelnia nie powinna dyskryminować na poziomie architektonicznym. W związku z powyższym, jeżeli z jednej strony mówimy, że o, że jesteśmy tęczową uczelnią i witamy wszystkie osoby LGBTQ+, a potem mamy na przykład dwa kible, jeden mężczyźni, drugi kobiety, no to widać dobrze, jak kto mówi i co mówi i jak bardzo jest to zakłamane, jak bardzo jest to w zasadzie pinkwashing, czyli to zarabianie sobie łatwych kredytów społecznych na mówieniu rzeczy poprawnych politycznie. Jeżeli byłyby trzy toalety, w tym jedna gender neutral, co nawiasem mówiąc również mogłoby rozwiązać różne problemy kolejkowe, to wszystko byłoby w porządku, ale oczywiście nie. Dobiło mnie to kiedyś, ponieważ jak jednej z osób z jednej z krakowskich uczelni, dodam przypis, nie tej, na której ja pracuję, powiedziałem, że przecież powinny być takie trzy toalety, to usłyszałem, no ale przecież są trzy, bo jedna jest dla inwalidów. Usłyszałem to od osoby z habilitacją w naukach humanistycznych. Fajnie, prawda? Też tak myślę, że fajnie. Dlatego ja niezmiennie będę twierdził, że problemem polskiego środowiska akademickiego i naukowego i nauczycielskiego są sami nauczyciele. W większości przypadków. Krzysztof, co sądzisz o tym, że księga całości Przegancu nie będzie w całości i czy widzicie jakiegoś polskiego autora, autorka, który może ją dokończyć? Mowa o Kresie, to znaczy tu macie tom 10 księgi całości, a tom 11 ma być wydany przez Fabrykę Słów i Fabryka Słów sama powiedziała, że na razie nikogo nie znaleźli. Chodziły słuchy i ploty, że żona nieżyjącego już Feliksa Kresa miała dokończyć, ale ona zdementowała te ploty i powiedziała, że nie, absolutnie nie było takiego planu nawet. Kto mógłby to dokończyć? Agnieszka Hałas, Robert Wegner? Nie, trudno powiedzieć, tak? Znaczy, to są wszystko ludzie, którzy piszą z grubsza rzeczy, wydaje mi się, że w podobnej tonacji. Zresztą Roberta Wegnera i Feliksa Kresa bardzo często zestawiano, mówiąc, że widać silne inspiracje opowieści z Mekańskiego Pogranicza właśnie księgą całości. Kto wie, czy to nie byłby w takim razie dobry wybór na to, żeby właśnie dokończyć całą sagę. Mam nadzieję. Elryk z Melni Bonmurkoka niedługo będzie arcykuratorze dostępny, bo wydawnictwo chyba właśnie też zyski spółka powiedziało, że będą wydawać. Jest już zapowiedziane, moi drodzy, nawet widzę pierwszą okładkę, pojawiła się już w sieci, więc będzie wydana. To jest klasyka, moi drodzy, Michael Moorcock. Mam nadzieję, że wydadzą cały cykl, bo tego jest troszeczkę. I zacieram rączki nad tym, żeby wreszcie to przeczytać, ponieważ nie czytałem tego jeszcze nigdy. No i ja dość przecież, że skończyła grafikę z Cyberpunka dla kumpla do kampanii. Wspaniała wiadomość. Czy elementem interfejsu diegetycznego jest otwieranie mapy przez bezimiennego z Gotika? My widzimy mapę dopiero, gdy bezimienny spojrzy. Tak, absolutnie. Jeżeli bohater dopiero spojrzy mapę i widzisz ten gest wyciągania broni, nie pamiętam, jak to dokładnie wyglądało, ale to jest ważne, żebyś zobaczył dłoń wyciągającą na przykład mapę. To było z tego, co pamiętam, także kiedyś implementowane w którymś z GTA, już nie pamiętam którym. Tak czy inaczej, to się pojawia dość często. Można byłoby na przykład powiedzieć też o takiej stylizacji interfejsu w Life is Strange, gdzie macie dosłownie smartfona naszej bohaterki. Max bodajże przed sobą. No, to jest często wykorzystywane w grach. Skąd pomysł na tytuł streamu? Niezmiennie, moi drodzy, zawsze z mojej ukochanej książki, którą jest, teraz postaram się wam to szybko znaleźć, którą są Myśli nieuczesane Stanisława Jerzego Leca. Myśli nieuczesane mają tę piękną, charakterystyczną cechę, że już na poziomie okładki zachwycają absolutnie, tylko muszę zrobić tak, żeby ona się wam wyświetlała w jakiś sensowny sposób, a teraz zostało to ekstremalnie utrudnione przez Adobe Reader, za co ich absolutnie nienawidzę. Czyli tylko ja jestem bardzo nieszczęśliwy z tego tytułu, że Adobe zmienił w ogóle sposób, w jakim jest prezentowany PDF, bo ja bardzo z tego tytułu cierpię, więc to są Myśli nieuczesane Stanisława Jerzego Leca i stąd jest większość tytułów streamu, chociaż nie wszystkie, bo czasem po prostu mi się zdarza wymyślić coś samemu i to wrzucić, bo tak. Czy planach kupować to, co wydaje teraz Max z Imperium Malazańskiego? Już kupiłem.
Właśnie mam problem, bo nie mam już gdzie tego dawać, to znaczy Esselmont, Noc Noży, to są powieści z Imperium Malazańskiego. Esselmont razem z Eriksonem był współświatotwórcą Imperium Malazańskiego jako świata fikcyjnego, więc pewien imprimatur na tym jest, imprimatur, czyli zgoda na wydanie czegoś, więc wyobrażam sobie, że Esselmont powinien być traktowany równoprawnie względem Eriksona, jeżeli chodzi o światotworzenie, a nie oszukujmy się, że Malazan czyta się raczej dla światotwórstwa niż dla fabuły. Ja w tej fabule się gubię niezmiennie. Miałem już tyle podejść do Malazanu, że nie zliczę, po prostu tam tak bardzo brakuje dobrego redaktora. Ojej. Trudne były Wojny Makowe, pisze Jarasznik. Główna bohaterka lubiła wiele, żeby jej nie lubić, ale ma później cały piękny, jak to się ładnie mówi, łuk postaci, character arc, który sprawia, że rozumiemy lepiej jej motywację i rozwija się bardzo. Marcin Mortka jeszcze przede mną, Hanem, do przeczytania. Artykuły dotyczące symulakrum i gier komputerowych z artykułem naukowym. Na temat Jeana Baudrillarda, Marcinie, dużo pisał Michał Kłosiński. Michał Kłosiński jest w ogóle jednym z polskich lepiej znanych znawców Baudrillarda. Oczywiście postaram się znaleźć, jak wam w miarę szybko, tę jego książkę, w której to się dzieje. Kłosiński zresztą teraz wydał coś nowego, jeśli mnie pamięć nie myli, tylko nie pamiętam tytułu. W każdym razie Michał Kłosiński, wszystkie jego książki można wtedy absolutnie ogarniać. Postaram się wam to znaleźć, po prostu już nie w moich zbiorach, bo ja zwariuję. Jest taka książka, o, znalazłem wreszcie, Ratunkiem jest tylko poezja, wiem, tytuł jest straszny, Baudrillard, teoria, literatura, to jest najlepsze opracowanie Jeana Baudrillarda, jak ja czytałem, ten gość wreszcie mi wytłumaczył to, czego nikt mi nie był w stanie wytłumaczyć, czyli cztery poziomy symulacji, jakie są w naszej rzeczywistości. W dużym skrócie, pierwszy poziom to jest kopia, tak, czyli oryginał i kopie. W drugim poziomie macie serię kopii, to może być na przykład to, co my sobie jesteśmy w stanie zrobić jako drukarka, tak, mamy drukarkę i sobie drukujemy 15 pipsztylionowy egzemplarz Mony Lizy, która wcześniej mogła funkcjonować jako oryginał lub jako kopia innego malarza. Więc w ramach rozwoju technologii macie drugi porządek, tak? Kopia, seria kopii. Potem robimy z tego franczyzę. No możemy mieć takiego McDonalda albo Żabkę, które też funkcjonują jako serię kopii, ale mówią, okej, my tworzymy niby nową jakość, tak? Którą zarządza ktoś inny. Musimy mieć zgodność na poziomie identyfikacji wizualnej. A poziom ostatni, fraktalny czy wirusowy, pojawia się wtedy, kiedy z Żabki robi się mem w internecie. I nagle zaczyna być szerowany przez różnych ludzi, ale wszyscy wiedzą, że Żabka się odwołuje do franczyzy. I wszyscy wiedzą, że McDonald's się odwołuje do franczyzy, albo Gwiezdne Wojny i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest fantastyczna teoria do pasowania i do opisu współczesnej kultury. I te propsy przed Jeanem Baudrillardem, że gość pisał o tym w latach 80., 90., a jego teoria wciąż się trzyma i co więcej pozwala nam lepiej rozumieć to, co się dzieje w sieci. Więc jeszcze raz, jeżeli chcecie to też dobrze zrozumieć, postaram się tę książkę odpalić u mnie, co wymaga wejścia do folderku z badania, który jest coraz większy niestety. I wtedy wam może pokażę tę książeczkę, bo ja ją mam w innym miejscu moich zbiorów, gdyż albowiem nie chce ze mną współpracować. Dobrze, już zaczął ze mną współpracować radosny Windows 11. W ogóle mam wrażenie, że od czasu, kiedy Windows 11 został wprowadzony do rodziny Windowsów, to o wiele gorzej działa wyszukiwanie. No, mam dla was przynajmniej w tej sytuacji jakąś mały spis treści, tak? To jest ten cudowny interfejs Adobe'ego, który się zmienił, szlak mnie trafia. Więc teoria i poetyka to jest generalnie analiza w tym przypadku literatury, a można to też odnieść do gry wideo, potem jest perspektywa psychoanalityczna, polityczna, wirusologia, literatura. W ramach zachęcenia zainteresowanych potencjalnych w tej książce, jeszcze raz, ratunkiem jest tylko poezja, tylko że muszę wyświetlić tytuł, to nie będzie proste, bo to jest wersja drukowana, więc ona jest dziwacznie wydana. No nawet nie mam okładki do tego, przepraszam was, zwykle się staram dać okładkę. Więc tutaj mamy też analizę katastrofy smoleńskiej jako mitu narodowego. Ale to jest pyszne, ale to jest dobre. Czy rozważałeś obejrzenie koreańskiego serialu Kroniki Ardalu? W tym momencie kimchi siedzę bardzo głęboko w The Fall of the House of Usher, czyli miałem powiedzieć upadek domu Ruszarów przez to, co się działo wokół Józefa Marii Ruszara i w Instytucie Literatury. Jak nie słyszeliście o tym, to przeczytajcie. Ja wam to podlinkuję. To jest artykuł w Krypolu, jeśli mnie pamięć nie myli. W każdym razie upadek domu Usherów jest
rewelacyjny. Ja nie wiem, czy ja nie zrobię na ten temat recenzji, może to jest literatura grozy, jest horror, to też jest literatura grozy, jest horror. Polecam wam, Józef Maria Ruszal i prywatny folwark w Instytucie Literatury. Pouczający tekst, ale od razu powiem to, co jest być może bardzo niepopularne, to znaczy środowisko literackie zawsze takie było, zawsze takie będzie, nic się tutaj nie zmieni, póki to środowisko literackie będzie wsobne, będzie koncelebrować literaturę, zamiast się nią zajmować i pasjonować, czyli nie wiem, robić to na przykład to, co my robimy. Ja się pytam, dlaczego Instytut Literatury, który jest finansowany z naszych podatków, nie zrobi sobie live'a, gdzie nie polecają rzeczy, które zostały na przykład wydane w ostatnim miesiącu. Wyobrażałby sobie ktoś, że instytucja finansowana z pieniędzy publicznych powinna robić sobie taki przegląd. Rzeczy, które zostały wydane, nie tam, że wybitne, te, które zostały wydane. Wiecie, jak ja bym na tym skorzystał na przykład? Myślę, że każdy by też skorzystał na takim przeglądzie comiesięcznym. Rzeczy, które zostały wydane w kategorii kryminał w ostatnim miesiącu, w kategorii fantastyka w ostatnim miesiącu, z linkami afiliacyjnymi do księgarni. Jeszcze by na tym zarobili, ale ci ludzie nie chcą zarobić. Oni nie chcą promować, oni chcą po prostu się kisić we własnym sosie, w piekiełku, które bardzo często sobie wzajem organizują. Jak okropność. Pamiętam książki po kolorach okładek, pisze Simmes, więc segregacja po kolorach mogłaby u mnie zadziałać, ale wolę seriami. Oj, to zazdroszczę absolutnie, jak ci się to udaje. Olcikowi też dziękuję za obdarowanie Jacka Wojciechowskiego wspieraniem. Dziękujemy serdecznie. Czy słucham rapu? Zdarza mi się, zresztą polecałem wam już parę razy mojego absolutnie ulubionego rapera. Nie wiem, czy mi się go uda znaleźć tak, żeby nie konfliktowało to z naszą playką, ale mam nadzieję, że tak, bo jeżeli ja to puszczę, to YouTube mnie po prostu zje i zniszczy, a mianowicie Apache. Zwłaszcza lubię album Renaissance, jest absolutnie niesamowity, więc absolutnie zdarza mi się, ja też generalnie staram się nie zamykać na żaden gatunek muzyki, bo też mi to śmierdzi snobizmem, jak ktoś mi mówi, że dla mnie nie ma różnicy między zdaniem, ja tylko słucham opery, ale w Wiedniu co najwyżej, no i to w loży cesarskiej, od zdania, no ja to tylko słucham metalu albo rocka progresywnego, nie interesuje mnie to, ja jak słyszę takie zdanie, to zawsze budzi się we mnie ta ostrzegawcza lampka, albo pojawia mi się chorągiewka czerwona wtedy. Dziękuję za wspomnienie o humorku w Monty Pythonie i u Nielsena. Już sobie wróciłem do ukochanej sceny Nice Beef, pisze Katarzyna Mazur. Ja w ogóle uwielbiam też Czy leci z nami pilot. Pamiętam z tych wszystkich filmów i seriali często nawet teksty, a wiecie dobrze, jak u mnie jest źle z moją pamięcią. O, jeszcze jest w temacie interfejsu diegetycznego przywoływane przez Jacka Star Wars Republic Commando i widok hełmu z interfejsem. Zauważcie, że one będą bardzo często, te interfejsy, występować tam, gdzie mamy jakąś uzasadnienie dla występowania czegoś takiego w ogóle jak interfejs. Ciężej jest zrobić to w średniowieczu. Karolina, też dziękuję za dołączenie do grona wspierających. Bardzo. Nigdy nie widziałem borsuka. Cholera, chciałbym, pisze Graf. Ja też nie widziałem nigdy borsuka. Pomijając oczywiście ten mem, wiecie, który, to znaczy bacze, mushroom i tak dalej. Czy jesteś pewien, że jesteś magiem ognia, nie chaosu, skoro tylko wojna bez pokoju? Ja chaos uwielbiam, w ogóle jestem zwolennikiem teorii chaosu. Im więcej jest chaosu w naszej rzeczywistości, tym lepiej. W ten sposób będziemy mogli grać na nosie wszystkim, którzy usiłują ją uporządkować na wszystkie sposoby. Jak ktoś słucha jakiejś muzyki, bo tylko taka mu się podoba, no to dobrze, ale wiesz, to nie jest powód, Dawidzie, żeby wszystkim mówić, że też mają to robić, ponieważ ta jest najlepsza, prawda? Więc ja dlatego na przykład byłbym bardzo ostrożny przed powiedzeniem, że Disco Polo jest beznadziejne, bo nie wiem, może ktoś kiedyś skomponuje coś takiego, co będzie dobre. Nie wiem tego. Dlatego ja wolę zdecydowanie myśleć nie krytyką jakiegoś ogólnego zagadnienia, że na przykład nie będę czytał jakiegoś gatunku literatury, bo nie, tylko krytyką konkretnych autorów. No tak jak wam mówię na przykład, że no nie da się czytać powieści Dody Masłowskiej, no nie da się czytać powieści Olgi Arystokarczuk, no wiem, dlatego, że próbowałem jedno i drugie. No i nie da się, ja nie jestem w stanie w każdym razie. Ale nie mówię na przykład, że cała literatura, która jest realistyczna, jest do bani, nie? Po prostu nie lubię, nie czytam wiele, ale to nie znaczy, że nie mam rozeznania. Bo żeby mieć pogląd, trzeba mieć jakiś przegląd. Tak samo z polskimi filmami. No próbowałem wiele razy i próbuję cały czas, ale nie jestem w stanie, czasem są bardzo takie podstawowe blokady poznawcze. Ja z polskim kinem mam ten problem, że przeciętne nagłośnienie polskiego filmu jest gorsze niż to, które ja mam za pomocą interfejsu popularnego dla streamerów, a nie jakiegoś profesjonalnego interfejsu studyjnego. No więc to jest trochę żenujące, że ja bym mógł przyjść na plan albo z Shurem SM7B, albo z Sennheiserem MKH 415 i nagrać lepszy dźwięk. No to jest żenujące, ja nie powinienem móc tego
zrobić. A tymczasem, to jest problem. Jeżeli ktoś nie jest wrażliwy na tego rodzaju kwestie, to potem będzie miał z tym kłopot. Na przykład dla mnie muzyka, która jest źle nagrana, tak, technicznie. Są tam jakieś błędy, fałsze, których tam nie ma być. No to jest muzyka, którą można skrytykować en bloc, bo jest po prostu zła. Ale jeżeli jakiś gatunek nam nie odpowiada, nigdy nie mamy gwarancji, że nie powstanie w nim coś, co się nam nagle spodoba. To jest kazus ludzi, którzy na przykład zamykają się na muzyce klasycznej. Swoją drogą, żeby było śmieszniej, sam byłem jedną z takich osób, ponieważ to jest charakterystyczna cecha ludzi, którzy niewiele wiedzą o muzyce. Ale potem jak się poznaje inne gatunki, to nagle człowiek widzi, że można. Mnie tak odblokowało na przykład nagranie kiedyś, które było Metallica zrealizowane z jedną z orkiestr symfonicznych. Nie wiem, czy to nie było London Symphony Orchestra. I nagle mi się otworzyła klapka w mózgu. Więc trzeba po prostu być otwartym na tego rodzaju doznania, bo nigdy nie wiadomo, czy coś takiego się nie pojawi. Teraz, domykając ten wątek, jeszcze jedno powiem. To fakt, że kształcimy polonistów od lat, którzy nie znają. Nie jest tak, że nie lubią, nie cenią, nie poważają, nie odpowiada im. Nie znają literatury popularnej, nie znają fantastyki, nie znają kryminału, nie wiedzą, jaka jest różnica między science fiction a fantasy na podstawowym poziomie, czyli nie czytali ani jednego, ani drugiego nigdy. To są ludzie, którzy są intelektualnymi inwalidami. Oni nie znają współczesnej kultury, nie mogą się na jej temat wypowiadać, nie mają prawa. Nie możemy czegoś takiego sankcjonować w żaden sposób. Więc moje podejście, które jest ironiczne, ja mówię tylko fantastyka, jest podejściem człowieka, który swoje już odrobił, tak? Przypoznał inne gatunki, akurat ten sobie upodobał i teraz się na nim koncentruje. Natomiast niestety w przypadku polonistów, co pięknie też wygarnął Beresiowi Andrzej Sapkowski w wywiadzie, no różnica między nimi polega na tym, że ja, Andrzej Sapkowski, czytałem równocześnie Balzaka, ale także czytałem na przykład Moorcocka, a ty, panie polonisto, odwrotnie już nie. To znaczy, znasz Balzaka, ale Moorcocka już nie. Na tym polega ta różnica i to jest różnica jakościowa niestety i ilościowa zarazem. Czy jak pozwolę uczelni na udostępnianie pracy licencjackiej, to znaczy nie mogę jej udostępnić na ResearchGate, pyta Jakub. Jest dużo konfliktujących interpretacji prawnych, jeśli chodzi o to. W moim przekonaniu, jeżeli udostępniasz swój tekst, który jest twoim dokumentem mordowskim, jako preprint, to nie ma żadnego problemu. Jeżeli udostępnisz wersję, która ma logo uczelni na okładce, w PDF-ie ostateczno, to oczywiście jest to problematyczne. Natomiast nikt nie może cię ścigać za udostępnienie twojej własnej własności intelektualnej, chyba że licencjonowałeś ją. Jeżeli udzielimy licencję na wykorzystanie utworu w całości, na przykład na 5 lat, to wtedy w przeciągu tych 5 lat nie możemy tego opublikować teoretycznie na ResearchGate, chyba że właśnie zastosujecie zasadę, po prostu wrzucam swój dokument w doku i tyle, i on jest, i udostępniam treść, która jest jeszcze nieoficjalna, nieostateczna. Nawet jeżeli to się będzie różniło, nie wiem, 15 znakami, to się wciąż będzie różniło. Jak powinny wyglądać, jak wyglądają rozmowy kwalifikacyjne na stanowisko nauczyciela? Nie mają rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko nauczyciela. Na stanowisko nauczyciela jest tak mało osób, że dyrektor się cieszy, jeżeli student się zgłosi, który nie ma nawet w połowie zrobionych kwalifikacji w tej chwili. Więc to jest po pierwsze. Po drugie, ja jak przechodziłem przez kształcenie nauczycieli, to zastanawiałem się nad jednym. Dlaczego nie ma w ogóle takiej sytuacji, że macie warsztaty całoroczne z rozwiązywania trudnych sytuacji typu, nie wiem, gość wstaje i zaczyna rzucać krzesłem o szybę, bo tak. Co robisz? Albo, nie wiem, ktoś przychodzi, staje koło ciebie i robi tutaj wstaw dowolną głupią rzecz, jaką kiedykolwiek każdy z nas zrobił kiedyś w szkole. Co robisz? Konkretne, praktyczne sytuacje. Jesteście w stanie w ciągu 15 minut zweryfikować, czy człowiek się nadaje do pracy z ludźmi, czy nie. Jeżeli zareaguje w sposób agresywny, będzie odpowiadał agresją, rzucał w kogokolwiek, czymkolwiek, już wiadomo, że się nie nadaje do tej pracy. Jeżeli podniesie głos, już wiadomo, że się nie nadaje do tej pracy. I tak dalej, i tak dalej. Dobrze wiecie, że gdyby przeprowadzić taką rozmowę kwalifikacyjną, to by oznaczało, że należałoby zwolnić od zaraz 80% nauczycieli. Niestety. Jakie słuchawki polecam do wielogodzinnego grania? O, Agnieszko, to jest coś, co musisz przećwiczyć sama. Ja bardzo polecam pójście do jakiegoś sklepu Hi-Fi, jeżeli ci zależy na jakościowych słuchawkach, i po prostu przymierzenie ich. Popytanie ekspertów, którzy się na tym znają. Na przykład niektórzy ludzie bardzo nie lubią, jak im uciskana jest małżowina i wolą mieć słuchawki, które są większe i otaczają całe ucho. Inni wolą mieć takie pchełki, które są dokanałowe. Tego nie polecam. Generalnie zawsze polecam słuchawki, które są nauszne. No ale tak mówię, są ludzie, którzy wolą. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz, więc trzeba sobie to potestować. Ja zanim kupiłem swoje słuchawki obecne, czyli Audizy, one są ultra drogie, więc testowałem bardzo dużo różnych modeli i dla mnie priorytet był jeden. Miały mi się trzymać na głowie, jak zacznę rzucać głową we wszystkie strony na streamie, to jest ważna rzecz. Druga rzecz, miały mnie nie uciskać tutaj i miały mi nie ciążyć na głowie. Nim ja znalazłem odpowiednie, to dużo minęło, więc testy, tak samo jak w przypadku wybrania krzesła dla siebie, to musi być pod twój kręgosłup, musi być pod ciebie konkretnie. To jest, moi
drodzy, ta przewaga sklepów stacjonarnych, więc jeżeli zostały jeszcze jakieś, to idźcie do jakiegoś lokalnego. Możecie też oczywiście pójść do marketu i tam wam też pomogą, ale lepiej sobie wybrać taki lokalny sklep, gdzie jest jeden, dwóch sprzedawców i oni się znają na rzeczy zwykle i wtedy mogą bardziej pomóc, a jeszcze sprawicie, że kapitał zostanie w kraju, a nie będzie wyprowadzony przez jakąś gigantyczną firmę, która nie zapłaci oczywiście w Polsce podatku, ponieważ polskie prawo. Twórczość naukowa Marii Anion. Wiesz co, Ignacy, miałem styczność, ale wiele nie czytałem, od razu powiem, więc się powstrzymuję od odpowiedzi na to pytanie. Interfejs Adobe Reader można przywrócić do wcześniejszej wersji. O Boże, zrobię to absolutnie. Bezwzględnie. Czy lubisz jakieś muzyczne albumy koncepcyjne, czy opowiadanie muzyki, historia, to jest nie twój klimat? Ciekawe pytanie, Dawidcio. Zawsze miałem problem z tym, żeby zobaczyć jakąś historię muzyczną. Dużo ludzi na przykład miało takie ćwiczenia na muzyce, że nie wiem, rysuj to, co słyszysz, jak słuchasz muzyki. No ja chciałem narysować nuty, no bo ja słyszę nuty, co ja mam poradzić na to, ja nie słyszę historii. Więc takie projekty raczej doceniałbym wtedy, gdybyśmy mieli do czynienia na przykład z czymś takim, jak bardzo często na koncertach muzyki z gier, że masz muzykę z gry i na przykład jak jest jakaś scena, która wiąże się z sytuacją, w której była również w grze wideo i wtedy towarzyszyła tej sytuacji dokładnie ta muzyka. Więc raczej patrzę na to nie na zasadzie takiej czysto wyobrażeniowej, światotwórczej, jak niektórzy, tylko traktuję to jako ilustrację pewnej sceny, więc dla mnie się muzyka może się obywać bez jakiegokolwiek komunikatu wizualnego, ale jeśli ktoś to robi, to fajnie byłoby, żeby właśnie była to jakaś konkretna scena, myślę sobie, a nie jakaś po prostu wizualizacja, która leci na telebimie i widzicie, że tam są jakieś geometryczne kształty, z których nic nie wynika. Jak to jest, że prowadzisz kurs ze światotwórstwa, nie stworzywszy żadnego świata? Ja po raz trzeci! Krzyczy Machine Angel. Wiesz co, jak ja ci na to odpowiem? W bardzo prosty sposób. Uważam, że to byłby konflikt interesów. Uważam, że przekonanie, że dobry literaturoznawca musi pisać książkę, albo że dobry filmoznawca musi mieć w swojej karierze 7 filmów, na przykład, jest błędne. To znaczy, jeżeli jesteś twórcą, to automatycznie masz bias. Jesteś uprzedzony w stosunku do pewnych rzeczy. Dobrym, bardzo, bardzo dobrym przykładem są gry wideo. Wystarczy, że ja powiem, że jakiś element designu jest zły, ludzi to niesamowicie triggeruje, ponieważ uważają, że jeżeli się skrytykuje jakiś element designu, to znaczy się gry nie lubi. Tak? To nie chodzi o to. Lubienie tytułów, lubieniem tytułu i wartościowaniem, ale są pewne rzeczy, które mogłyby być zrobione lepiej. A jak jesteś pisarzem, to trochę inaczej na to patrzysz. Jak jesteś twórcą, trochę inaczej na to patrzysz. Dlatego osobiście uważam, że jakkolwiek twórcy są dobrymi krytykami, bo potrafią powiedzieć, okej, to jest dobre, to jest złe. Albo to jest zrobione wartościowo, to jest zrobione mniej wartościowo. To już jako naukowcy miewają problemy. I mówię to nie bez złośliwości, ponieważ znam bardzo dużo literaturoznawców, którzy równocześnie piszą poezję. Albo są prozaikami. I no nie zgadniecie, jaki mają bias na swoich zajęciach. No czyżby na zajęciach u poety czytało się wyłącznie poezję? No niemożliwe. Albo czyżby na zajęciach z człowiekiem, który zajmuje się pisaniem kryminałów historycznych, czytało się dużo kryminałów historycznych? What a coincidence! Więc dlatego uważam, że jest pewnym atutem właśnie to, że nie jesteś praktykiem. Bo też prawda jest taka, że wtedy jest o wiele mniej czasu na to, żeby poznawać pracę innych, bo myślisz cały czas o sobie i o tym, jaki będzie twój następny utwór. A ja wolę w tym czasie, który mi pozostał, poznawać maksymalnie dużo różnych technik światotwórczych, tego, w jaki sposób twórcy tworzą swoje własne uniwersa, poznawać różne światy, uczyć się z tego i potem przedstawić ludziom taki przekrój. Bo moją rolą jako wykładowcy nie jest powiedzieć, o, macie wzorzec, to jest piękny wzorzec, tylko dać przekrój i z tego przekroju indukcyjnie wyprowadzić wzorzec jakiś, który nam się z tego wyłoni. Moim zdaniem to ma o wiele większy sens. Nie ma sensu natomiast rzucenie ludziom definicji, którą sobie wypracujecie i potem na bazie tej definicji kopiowania tego w nieskończoność, a bardzo często ludzie, którzy właśnie zajmują się czymś jednym, no to będą coś takiego wymagać od innych, żeby też myśleli tak jak oni i żeby też mieli takie zainteresowania jak oni i tak dalej, i tak dalej. Oj, czy chcesz powiedzieć, mówiąc o kulturze wysokiej i popularnej, chcesz powiedzieć, że wszyscy poloniści powinni przeczytać artykuł Mascult and Midcult, przepraszam, Essays Against the American Grain McDonalda. Dwight McDonald w ogóle nie został przyswojony przez większość kulturoznawców, co jest smutne, albo został przyswojony i zapamiętali z niego tyle na przykład, że kultura masowa jest jak guma do rzucia i w związku z powyższym, zapamiętawszy sobie to zdanie, teraz traktują wszystko, co nie jest tożsame z ich zainteresowaniami, jako coś, no właśnie, takiego do wyplucia, przerzucia i wyplucia. Zdziwilibyście się, jak bardzo dużo ludzi myśli w ten sposób o współczesnej kulturze.
czy czytałem coś ze świata czarownic Andre Norton. Wszystko Izabelo mają. Nie wiem, dlaczego zapominam Andre Norton, już wiem dlaczego, ponieważ nie jest na półce, jest na moim Kindlu. Przeczytałem wszystko na Kindlu i dlatego często wam o tym nie mówię. Andre Norton to jest klasyka fantasy, którą naprawdę mega warto przeczytać, bo jeżeli jesteście znudzeni wszystkimi tymi izekajami, podróżami do innego świata, to Andre Norton robi to, tylko że w fantastyczny sposób. Na poziomie Rogera Zelaznego i Kronik Amberu, więc bardzo polecam. Roger Zelazny, czy ja mam? Też gdzieś mi zginął Żelazny. No co się dzieje ze mną dzisiaj? Nie, mam. I znalazłem Różalskiego, więc to są Kroniki Amberu Żelaznego. Fokus, dobrze, a to są inne światy. O, i teraz mogę wam pokazać wreszcie, jak to zostało pięknie wydane. To znaczy macie sobie, o, na przykład takie ilustracje na rozkładówce. Oj, jakie to piękne. Albo coś takiego, Względnie, jeszcze jest bardzo ładna typografia, jeżeli kogoś jara typografia i eksperymenty typograficzne, to no bardzo polecam, naprawdę jest to świetnie zrobione, przepięknie wydane zbiór opowiadań. No, ale wracając do Rogera Zelaznego, to jest zwykle przywoływany jako taki sztandarowy przykład fantazy, w której otwiera się wam jakaś brama do innej rzeczywistości, tak samo jak fionawarski Gobelin Gaja Gabriela Keya. Dobrze mówię? Fionawarski Gobelin, tak, Fionawar Tapestry. A tymczasem Andre Norton i Świat Czarownic ma o wiele lepiej, moim zdaniem, przynajmniej zintegrowany ten system bram i teleportów z światem fantazy. Nie ma gry, pisze Jack of Bastu, bym nie krytykował. Ostatnio jestem zmieszany z błotem, jak na forum stawałem Lies of P, bezsensowną liczbę HP standardowych przeciwników, a dalej lubię tę grę. Oczywiście, ja również, to nie zmienia faktu, że przez tę naszą krytykę, moim zdaniem, takim może naiwnym, będziemy mieli kolejną grę, która będzie lepsza, bo ktoś może usłyszy tę naszą krytykę. W czasach internetu nigdy nie możemy być pewni. To samo swoją drogą dotyczy krytyki literackiej, czy krytyki filmowej. Po to, moi drodzy, mamy właśnie ludzi, którzy się tym zajmują w przestrzeni internetu, żeby to docierało do maksymalnie dużej liczby ludzi. Im więcej, tym lepiej. Krzysztofie, od której książki polecasz zacząć przygodę z Inkwizytorem Jacka Piekary? Od żadnej? Żartuję. Znaczy trochę tak, ale ja nie cenię cyklu inkwizytorskiego, cenię o wiele wyżej Płomień i Krzyż i uważam, że wartością i atutem świata Piekary jest jego właśnie świat, a nie fabuły. Dlatego też w Płomieniu i Krzyżu będziesz miał więcej zdecydowanie. Po pierwsze, tam będzie inny bohater, Jakub Löwe bodajże, a po drugie będzie tam więcej znacznie informacji dotyczących samego świata i sekretów światotwórczych. A w cykl inkwizytorski to są takie błahe opowiastki, w których cały czas słyszysz, że Mortimer Maderlin ma świetny węch i nie da się tego wytrzymać. Zwłaszcza jeżeli się to czyta naraz, tak? Jeżeli ktoś czytał z odstępami, to jeszcze może to przełknąć jakoś, ale tak to ciężko było. Krzysztof, jeżeli chodzi o ciekawe łamanie statutów pracy uczniów z liceów plastycznych, są przypisywane szkole na 3-4 lata po ich ukończeniu, słyszałem o tym. Nie mamy prawie żadnych praw autorskich do naszych prac. Tak, mało tego, słyszałem, że niektórzy są zmuszani do wykupywania swoich prac, bo faktycznie, tak, no działa licencja, tylko że z drugiej strony problem polega na tym, że tak, robicie coś w szkole, ale bardzo łatwo byłoby dociec swoich praw w sądzie, jeżeli byłyby takie procesy. Mianowicie, czy szkoła zapewniła absolutnie wszystkie materiały? Bardzo często się okazuje, że tak nie jest. Więc jeżeli macie sytuację, w której wykupujecie materiały i tworzycie dzieło, to instytucja nie ma w zasadzie żadnego prawa powiedzieć, że to jest jej. No bo jeżeli by to zostało zrobione na terenie szkoły, ich materiałami w 100%, to wtedy spoko. Jest pole do negocjacji, ale wciąż prawo intelektualne wasze jest niezbywalne. Więc możecie mieć licencję, musielibyście podpisać taką umowę. Znaczy, no tak się dzieje w świecie. W normalnym. Dlatego też stan faktyczny, w którym bardzo często inwestujemy w swoje w szkołę, jest absurdalny. Żeby było śmieszniej, wy nie macie prawa nawet inwestować na poziomie, nie wiem, kartek, długopisów, pisaków, czegokolwiek. Wszystko powinno być dostarczone w szkole. De lege oczywiście. A jak jest de facto, to wszyscy wiemy. De facto jest tak, że nawet na uczelni ja muszę nosić własne pisaki. No bo oczywiście mogę skorzystać z tych, które są dostępne na miejscu, będą wypisane. Ja już jestem i tak przygotowany, noszę własny kabel HDMI, własną mysz, własny komputer, bo ja nie chcę mieć takiej sytuacji, że wiecie, podpadnę pod mem na zasadzie o wykładowca, im bardziej wykwalifikowany, tym mniej umie obsługiwać rzutnik. Więc ja po prostu z flegmą, jak widzę, że coś nie działa, przyłączam własny kabel HDMI do własnego ultrabooka i nagle wszystko działa. Dlatego też koso patrzę właśnie na ten stan prawny, który
legitymizuje i umożliwia w ogóle taką sytuację, żeby ktokolwiek musiał doinwestowywać jeszcze edukację. O, straszne. Rockstar, Wretson, The Lord of Fire, dzięki za wsparcie od 20 miesięcy. Czy będzie kiedyś Slopes of the Blesher w tle? A żebym to wiedział, ja mogę wam, moi drodzy, w tle puszczać wyłącznie rzeczy, do których mam prawa autorskie wykupione. Mam je wykupione za pośrednictwem serwisu Epidemic Sound, który to co jakiś czas przeczesuje i dorzucam różne nowe rzeczy do playki, które nam cały czas plumka w tle. Od czego zacząć czytanie Terry'ego Pratchetta? No moi drodzy, no jakżeby inaczej, no muszę przywołać po raz pipsztylionowy siódmy, przewodnik po świecie dysku, porządek czytania świata dysku. To już powinniśmy mieć bingo to live'owe i wtedy bym za każdym razem wam mógł to odhaczać. Porządek czytania świata dysku został stworzony przez Krzysztofa Kicmana i za każdym razem usiłuję to w panice znaleźć i nigdy mi się to nie udaje. A w każdym razie nigdy tego nie robię relatywnie szybko. W świecie czytników bodajże to było kiedyś szerowane. O! Czy ja to mam? Otwórz grafikę w nowym oknie. Dobrze, no powiedzmy, że to będzie jakoś w miarę estetyczne. Więc w zależności od tego, do jakiego cyklu się, moi drodzy, przysiemy, to mamy różne, o, wersja 3.0 nawet udało mi się właściwo zaszerować. Więc macie cykl Orient's Windzie, który zaczyna się od koloru magii. Zasadniczo nie do końca bym polecał, ponieważ wprawdzie to jest zgodne z chronologią powstawania świata dysku, ale to są troszeczkę cięższe powieści. Ja polecam cykl o straży. Jest prześmieszny, albo taki najbardziej współczesny cykl, który się z nim łączy tutaj, mianowicie Whoops, Niuch i inne podobne, w których występuje na przykład Moist von Lipwig, który tutaj ma o Going Postal, cykl rewolucji przemysłowej jest też bardzo dobry. Uwielbiam natomiast, jeżeli chodzi o komizm językowy i sytuacyjny, cykl śmierci, więc często też mówię, zaczynajcie od Morta. Starożytne cywilizacje są najsłabsze moim zdaniem, natomiast cykl o Wiedźmach jest pełen takich motywów magicznych, więc jeżeli chcecie więcej magii i lubicie nawiązania do zwłaszcza klasycznych opowieści o magii, nawet do Szekspira, no to cykl o Wiedźmach jak najbardziej. O Niani Og, babci Esme Weatherwax i innych wspaniałości absolutne, więc polecam mega i porządek czytania świata dysku, przygotowany między innymi przez Krzysztofa Kicmana, a obrobiony graficznie przez osoby, które tutaj widzicie. No i polecam samego Terry'ego Pratchetta. Dobra rzecz, bardzo dobra. W Action są tasiemki z jamnikami, pisze Zofia Cegła, to przewiedzieć. Tak bym miał już niewiele jamników tutaj w tle, moi drodzy. Im więcej tych live'ów naszych Q&A, tym więcej jest jamników, bo teraz w sumie chyba, nie wiem, nie debiutuje ten jamnik LED-owy. Jamnik LED-owy debiutował ostatnio. Will Wood, nie słuchałem, Filipo. Masz pojęcie, czemu Peter Kajetan tytuły polskiego fantasy sprawiają, że mam wrażenie, że są okropnie przetłumaczone innymi słabymi fantasy z Westerze w Albionie? No, nie wiem dlaczego, wiesz, no, problem polega na tym, że zawsze, że tłumacz też ma swoją licencję poetykę, tak? I teraz mieliśmy głośną sprawę w środowisku tłumaczy, chociażby poza fantastycznych, o, jak to było? Nie Ania z Zielonego Wzgórza, nie, ten tytuł brzmiał tak, jakby tłumacz chciał zapisać się w historii tłumaczeń i to możliwie negatywnie. I równocześnie wiedział dobrze, że im więcej zrobi zmian tego tytułu, tym bardziej ludzie będą wściekli, więc już wiem, to jest Ann z Zielonych Szczytów, bo wiecie, zawsze było tak, że jeżeli jest jakaś proza zagraniczna, to zostawiamy imię Ann, bo to jest imię, które nie ma polskiego odpowiednika. Ja rozumiem jeszcze, że jeżeli mamy imię polskie Wojciech i ono faktycznie nie ma odpowiednika w języku angielskim, to można zrobić tak jak mój wujek i się przedstawiać Peter. Bo mógł, zmienił sobie imię fizycznie, no bo nie ma imienia Wojciech w języku angielskim. Natomiast jeżeli mamy Ann, ja jeszcze rozumiem, jeżeli to byłaby, nie wiem, Ermenegilda albo Kunegun, okej, okay, tak? Bardzo nieskomplikowane imię, z pozdrowienia na wszystkich Anny, ale Anna jest nieskomplikowanym imieniem, tego palindronem w dwie strony się czyta tak samo. No więc naprawdę można to przełożyć jako Anna. To nie jest problem. Więc jak nie chcemy mieć tej Ani z Zielonego Wzgórza, możemy mieć Annę z Zielonych Szczytów. I zauważcie, że to już zachowuje taki poziom akceptowalności. Ale jak macie to Ann z Zielonych Szczytów, to wy już widzicie tę wykrzywioną minę tłumacza, który mówi, no będzie to jak ja mówię, bo to jest artystyczna decyzja. No i możesz akceptować lub spierdalać. Ja nie znoszę czegoś takiego. Lubię, jak jest jakiś kompromis zachowany. Jeżeli pracujemy nad czymś, co jest tak kultowe naprawdę, no to nie robimy z Kubusia Puchatka na przykład Fredzi Phi Phi. Możecie
się nie wiedzieć, ale był kiedyś tak, była kiedyś taka książka i taka próba przetłumaczenia. Ja wam pokażę, żebyście nie myśleli sobie, że ja sobie to wymyśliłem. Więc jest coś takiego, nawet mam to wydanie gdzieś u siebie zagrzebane w książkach młodzieżowych, mianowicie Fredzia Phi-Phi. No przecież nikt nigdy... Nikt, nigdy, nigdzie. Kubuś Puchatek i koniec. Ale nie, musi być Fredzia Phi-Phi. Jezus Maria, mnie to... Ja myślałem przez moment, że to jest sequel. Że to jest w ogóle co innego. Ale nie. Fredzia Phi-Phi. O Boże. Bilbo Baggins tudzież, tak, tak. Ike Silbon, dzięki za to wyłączenie do wspierających swoją drogą, tak. Co nam teraz pokazać? Ta elegancka infografika całego uniwersum, przedstawienia książek okresów historycznych, które są wzorowane. To jest infografika całego uniwersum, jeżeli chodzi o porządek czytania świata dysku betonowy beton. Podrzucę wam, bo oczywiście, że zapomniałem podrzucić linka, więc to jest ten porządek czytania świata dysku. Jest na stronie Marcina Tomaszewskiego, to znalazłem, ale jest w wersji 3.0, bo tak na taki bym bazował generalnie. Czyłeś w Road Race Cyberpunku? Jeszcze nie. Teraz ogrywamy Cyberpunka, mamy małą przerwę, ale Cyberpunk wraca w środę. Więc będziemy kontynuować, moi mili. Krzysztof, czy masz jakieś plany z Live'ów z Warhammera 3? Pyta Mołotow. Dzięki za wsparcie od 4 miesięcy. Tak, wróci. Podejrzewam, że w listopadzie, bo w październiku zgodnie z obietnicą jeszcze będziemy ogrywać wersję 4.0 Genshina, jeżeli chodzi o fabułę. Ostatnio zatrzymaliśmy się na jakimś śledztwie, które nie jest śledztwem, nie dobiło absolutnie, ale mam nadzieję, że potem będzie ciekawiej tematycznie, bo ten główny wątek fabularny Genshina jest emocjonujący, głównie z uwagi na absolutnie przepiękne animacje, które oni tam mają, mam na myśli cutsceny i przerywniki filmowe. Są prześliczne i dla nich warto w tę grę grać. Tak, An Zielonych Szczytów, uch. Od czego rozpocząć przygodę z twórczością Ursuli Krebel Le Guin? Pyta bardzo złośliwy człowiek. Jeżeli chodzi o Ursulę Le Guin, nie będę chyba specjalnie kombinował. Czarnoksiężnik z archipelagu, grobowca Atuanu jako początek. Jeżeli chodzi o jej twórczość fantasy, jeżeli chodzi o jej twórczość science fiction, no to moi mili, albo Lewa Ręka Ciemności, albo Wydziedziczeni. Zaraz mówię o jakich cyklach... Nie! Nie, przepraszam, Ursula Le Guin jest wciśnięta tutaj, ja nie jestem w stanie tego wyjąć, bo wciskałem to na takiej zasadzie, więc Czarnoksiężnik z archipelagu to jest z tego, co nie, albo Ziemiomorze, nie, Ziemiomorze to jest tytuł omnibusu całego, w którym macie wszystko z Ziemiomorza, włącznie z opowieściami z Ziemiomorza, najdalszym brzegiem i tak dalej, a druga rzecz to jest cykl haiński, Sześć Światów Hain, tak to się nazywa w polskim przekładzie, więc te dwie rzeczy to są dwa omnibusy, które dają wam wstępy do dwóch nurtów u Ursuli Le Guin. Co masz po drugiej stronie półki z Ursulą Le Guin? Po drugiej stronie? A, tam jest Wojna Makowa. To zwykle zasłania po drugiej stronie regału. Tak, tak. Instrukcje do czytania książki. No graf, tak trzeba! Bo w przypadku długich cykli, gdzie masz kilkadziesiąt tomów, to jak inaczej się połapać w tym wszystkim? Czy niuch to po anglosasku sniff? Tak. Gdybyśmy kiedykolwiek chcieli, moi drodzy, zaprezentować, co robi niuchacz, a wiadomo, że niuchacz robi niuch, to musielibyśmy po angielsku powiedzieć sniff. Zresztą dlatego jest niffle, nie? Jako dlaczego niuchacz jest świetnie przetłumaczony. Tak swoją drogą, a propos dobrych i złych tłumaczeń, to niuchacz jako niffle jest świetny absolutnie. Chciałbym więcej takich. Na jak długi stream jutro się nastawić, pisze Wojtek W. Tak, jutro jest Lies of P. Moi drodzy, od 16 zaczynamy, wcześnie, ale staram się właśnie, żeby w takie dni, które streamuję nieregularnie, to znaczy wtedy, kiedy Krzysztof ma taki kaprys, żeby było o innej też godzinie, żeby się nikt nie przyzwyczajał, że 16 jest normą, bo nie, absolutnie, zwykle mam zajęcia, więc w poniedziałek, tak, 16, myślę, że sobie pogramy spokojnie do jakiejś 21, zobaczymy, nie lubię się ograniczać nigdy. To jest też kolejna rzecz, moi drodzy, której się nauczyłem. Zwłaszcza skieruję te słowa do ludzi, którzy mają elastyczne godziny pracy. Nie ograniczajcie się czasowo, tak? To znaczy, ja wiem, że czasem jest tak, że się gdzieś umówimy i wtedy nie ma wyjścia, tak? No, czy pacta sunt servanda i trzeba dotrzymać umów. Ale jeżeli nie mamy jakiegoś napiętego grafiku, jeżeli nic się nie dzieje w naszym życiu, dlaczego dawać sobie deadline? Będziecie mieli mnóstwo ludzi wokół siebie, którzy dadzą wam deadline'y, powiedzą, do teraz skończ tutaj, albo nie dajcie bogowie, jeżeli macie rodziców w rodzaju, 2 godziny na komputer i koniec, to już macie deadline, nie dawajcie sobie własnych. Prędzej czy później zawsze spotkacie kogoś, kto ma obsesję na punkcie czasu, deadline'ów, projektów i tak dalej, więc póki na samych sobie nie będziemy tego rodzaju presji wywierać, to myślę, że będziemy szczęśliwsi. I to jest coś, co ja staram się robić w swoim własnym przypadku, może mógłbym tego rodzaju
zaczynają sobie właśnie restrykcje nakładać, że o, że na przykład streamuję zawsze w środę o 18, choćby nie wiem co. No czasem się zdarzy, że się nie da, no i trudno. Ale zwykle staram się, żeby to rzeczywiście było zgodne z harmonogramem, do którego wy też jesteście przyzwyczajeni, ale to jest bardziej z szacunku do waszego czasu. Natomiast nigdy nie podaję tej godziny kończącej stream z uwagi na szacunek dla mojego poczucia czasu i to, żebym ja się dobrze bawił z wami, nie patrzył na zegar. Wiecie, to jest trochę tak, abyśmy się umówili na imprezę. Ja tak trochę traktuję streamy, że to jest taka przyjacielska impreza, podczas której ja na szczęście mogę wyjść w każdym momencie w ciągu sekundy, nie? I równocześnie nie widzę na przykład bardzo dużej liczby ludzi wokół siebie, co wywołałoby u mnie atak paniki. No więc wyobraźcie sobie, że idziecie na taką imprezę i jesteście na to nastawieni i myślicie sobie, dobra, to najlepiej, że 25 minut albo 21 minut i 37 sekund, no pamiętajmy, żeby nie mylić memów z postaciami historycznymi. No nie, tak? No bez sensu całkowicie. Zrobisz poradnik albo topkę książek fantasy. Poradnik prędzej, topkę na pewno nie. Par, no chociaż topka by się klikała, że ho, ho, ho. Filip na bez schematu, wiecie, Filip jest o wiele bardziej poważnie podchodzącym youtuberem do rzeczy. Filip ma wszystko rozpisane, on ma wszystko zrobione, pracuje na deadline'ach, no więc Filip z żelazną cierpliwością wrzuca jakiś film typu 15 seriali, o których nigdy jeszcze nie słyszeliście. No i oczywiście, że ten film ma 143 tysiące wyświetleń, no wiadoma sprawa, tak? Ale no, nawet to nie jest w stanie mnie do tego nakłonić, bo no, po prostu nie znoszę. Ja w takie rzeczy sam nie klikam. Nie lubię, bo dla mnie to jest takie, wiecie, no, otwarcie dyskusji na temat żaden. To znaczy, o, bo ja bym na pierwszym miejscu umieścił coś innego i wtedy dyskutujemy zamiast o tym, co jest fajne do przeczytania, to o tym, co i o ile procentów jest lepsze od czegoś innego. Ja wartościowania bardzo nie lubię. Zresztą chyba bardziej wolę powiedzieć, że coś jest złe i żeby tego unikać, niż żeby zastanawiać się nad tym, co jest lepsze od czegoś innego. Zawsze ciężko mi jest na to odpowiedzieć. Na które, gdybyście mi zadali pytanie, czy lepszy jest Roger Żelazny, czy Ursula Le Guin, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Czytałem jedno, czytałem drugie, nie umiem na to odpowiedzieć. Nie mam żadnych obiektywnych parametrów i kryteriów, według których mógłbym to powiedzieć. I żeby nie było, że tylko ja oszalałem. Legend of Total War, streamer, który zajmuje się Warhammerem 3 i Warhammerem 2 Total War, ale również w ogóle całą serią Total War, miał taki system oceniania doomstacków, czyli takiego wojska, którego nikt nie jest w stanie praktycznie pokonać, idziecie cały czas przez całą kampanię i wygrywacie każdą bitwę, bo jesteście przygotowani do starcia z dowolną liczbą i rodzajami przeciwników. I Rating Your Doomstack to była jego seria i on mówił, że to jest 9 na 10, bo 10 na 10. Teraz już tego nie robi, ma serię kryteriów i mówi, pod względem praktyczności to jest tak, pod względem użyteczności tak, pod względem kosztochłonności tak, pod względem skuteczności na polu bitwy tak. Im więcej wiemy o kulturze albo o jakimś danym zagadnieniu, tym bardziej przekonujemy się, że samo zestawienie numeryczne to jest zdecydowanie za mało. Jaka była moja pierwsza praca? Flomi w IT. Jak wszyscy. Byłem tam wprawdzie zatrudniony w ramach projektu B plus R, to się nazywa Badania i Rozwój. Potrzebowali człowieka, który zajmuje się światotwórstwem. Ja wiem, to szansa 1 na 1 000 000. I tam się nauczyłem bardzo dużo o turkusowym stylu pracy i zarządzaniu projektami, więc ja z tego skorzystałem totalnie nie w wymiarze IT, nie w wymiarze programistycznym. Ja się tam absolutnie nie dostałem, dlatego że umiem programować. Dla mnie to jest czarna magia. I mega podziwiam ludzi, którzy umieją to robić i w zasadzie traktuję ich troszeczkę jak kapłanów, tych kapłanów z Warhammera 40 tysięcy, którzy śpiewają swoje kantyczki do różnego rodzaju automatonów starych albo maszyn i one nagle działają. Dla mnie to jest to, jak ja postrzegam kodowanie i programowanie, więc absolutnie nie myślcie sobie, że to była moja praca. Ja tam byłem na zasadzie takiej konsultacyjnej, ale to była dość długi angaż, bo no w sumie na rok coś z hakiem, więc akurat to wypełniło mój czas, kiedy byłem poza uczelnią. Czy rozważałeś kiedyś zrobienie odcinka? Pyta Urban Turban, haha. O problemach prowadzenia liceów artystycznych w Polsce. Chciałbym zrobić go, ale w albo kooperatywie z kimś, kto się zna na tym temacie i coś na ten temat wie, albo w oparciu o jakieś doniesienia prasowe, które coś więcej o tym mówią, bo już mu wspominałem parę razy o problemach na uczelniach artystycznych, ostatnio to było w kontekście mobbingu, więc chciałbym też powiedzieć na przykład właśnie o tych kwestiach związanych z kradzieżą praw autorskich i tak dalej, albo z finansowaniem materiałów. Więc jeżeli znacie takie przypadki, to zawsze możecie do mnie pisać, ja na Instagramie staram się te wszystkie wiadomości czytać, ja głównie tam one przychodzą, tylko najlepiej jest właśnie, jeżeli jest jakiś dokument, nawet jeżeli to jest
jest skan statutu albo jakiegoś zadania, które jest w Librusie, czy coś takiego. To już mi dużo daje, bo ja to mogę pokazać. Jak wiecie, w internecie jest jedna zasada, o czym przekonali się wszyscy YouTuberzy uczestniczący w Pandora Gate. Nie wiem, dlaczego to transakcentowałem. Być może dlatego, że jestem przyzwyczajony do akcentowania każdego słowa tak jak Piotr Pokraśko i inni codziennikarze w Polsce. W każdym razie, że należy pokazywać to, o czym mówimy. Jeżeli pokażemy ucięty screenshot, to już ktoś może nam zarzucić manipulację, co swoją drogą jest przerażające, ponieważ wszyscy chyba wiemy doskonale, że to nie chodzi o ucięte screenshoty, to chodzi o problem, który jest znacznie głębszy. No i tak samo tutaj, ale ja mogę sobie mówić, moi drodzy, w komentarzach potem, a pojawią się takie, które bym mówił: Krzysztof, rozdymasz temat z niczego, że ale dla mnie jest ważniejsze świadectwo, kogoś to o tym opowiedział. Tak, dla mnie jest ważniejsze, ale nie dla widzów, mówiąc bardzo brutalnie. Więc jeżeli chcemy dotrzeć do osób też, które uważają, że problemu nie ma, musimy mieć coś namacalnego, co możemy pokazać i proszę bardzo, to się dzieje tam. I wtedy już jest rozmowa jakaś. Zauważyłem, że jeżeli tylko powie się, że docierają do mnie takie sygnały, to ludzie w to kompletnie nie wierzą. Tak samo jak ja mogę mówić, że docierają do mnie sygnały z różnych szkół, że rezygnują z wystawiania ocen numerycznych i nagle mają wyższe wyniki. Ja w to wierzę, ponieważ ja tak pracuję 6 lat i wiem, że mam wyższe wyniki i lepsze wyniki niż inni. Ale ja to wiem, tak? Oni to wiedzą, ale nie mamy tego jak pokazać na zewnątrz, no bo musielibyśmy na wielką skalę łamać RODO i pokazywać dane osobowe uczniów, czy na przykład ich pracę i tak dalej. No nie możemy tego zrobić. Więc bardzo ciężko się mówi o niektórych rzeczach, jeżeli nie ma tego dowodu jakiegoś. Jeżeli rozmawiasz z kimś, kto zakłamuje naukowe fakty, na przykład istnienia innych orientacji, przy jednoręki badania, jak podchodzisz do takiej rozmowy, przekonać, że jest inaczej, cytowanie nic nie dają. Jeżeli cytowanie nic nie da, to nic to nie da. To by nic nie dało, to by nie dało nic, tak? Hashtag. Jeśli ktoś w obliczu dowodów mówi cały czas jak zdarta płyta coś, to znaczy, że jest człowiekiem wiary w jakieś dogmaty, a nie jest człowiekiem nauki i sceptycyzmu. Nie jesteś w stanie polemizować z takim człowiekiem, bo go najwyżej tylko obrazisz. W takich sytuacjach działają, jak dobrze wiemy, dwie rzeczy. To znaczy, można obrazić kogoś, albo można zgodzić się z jego Ewangelią. Nie ma innej opcji. A ponieważ zwykle tacy ludzie, chociaż uwielbiają mówić o młodych pokoleniach, że są pokoleniami płatków śniegu, tak naprawdę oni dmuchniesz, a on się już rozsypuje, mają tak bardzo wrażliwe ego, to no nie ma sensu. Chyba że rzeczywiście twoim celem jest obrażenie kogoś takiego, to wtedy można na najróżniejsze sposoby i zwykle to niestety działa. Natomiast ja zazwyczaj wtedy kończę rozmowę i idę w swoją stronę, ponieważ zamiast tracić czas na przekonanie jednego człowieka, który jest apostołem swojej własnej mądrości, przekonam czterech, którzy są otwarci na argumentację. To jest strata czasu. Wiem, że brzmi to strasznie, ale przekonałem się przez lata dyskusji, że są tacy ludzie, którzy, jak powiedział to kiedyś piękny Neil Gaiman, mają oczy demona, to znaczy widzieli zbyt dużo i zapuścili się za daleko. I oni już nie zobaczą nic więcej. To jest trochę tak w tym cyklu Powiernik Światła, że jeżeli skierujecie coś, co się nazywa światłością Orolama, czyli takie lustra, które wypalają oczy w maga, który za pośrednictwem światła jest w stanie krzesać i tworzyć luksen, tworzyć różnego rodzaju artefakty albo tworzyć magię, no to jeżeli tego światła będzie za dużo, to te oczy mu się przepalą. Już nic nie zobaczy, nic już nie wytworzy. Niestety tak jest bardzo często z ludźmi, którzy są zbyt dogmatyczni w tematach, w których dogmaty nie działają. Tak długo jak tym tematem jest religia i tak długo jak długo nie ma idiotycznego przepisu o obrazie uczuć religijnych, czyli tak długo jak długo jesteśmy w cywilizowanych częściach świata, gdzie tak to działa, to w ogóle problem nie istnieje. Ludzie sobie wierzą w swoje rzeczy i nikogo to nie powinno interesować, nikt nie powinien nikogo wyśmiewać. Ale w momencie, w którym ktoś zaczyna nachalnie ewangelizować, albo ktoś zaczyna swoje dogmaty narzucać innym, to wtedy zaczyna się problem, tak? I to jest ten problem, którego ja staram się uniknąć, bo po prostu szkoda mi czasu. No przykro mi, no i oczywiście, że można zrobić sobie z tego folwark i festiwal, tak? Że można, mógłbym na przykład czytać złośliwe komentarze i odpowiedzi na komentarze, które się pojawiają osób, które myślą dogmatycznie, ale po co, tak? To nie ma żadnego sensu i to nic nie zmieni. Trudno natomiast rozpoznać to, dlatego ja się staram maksymalnie edukować w tym obszarze cytowania źródeł przynajmniej, bo zależy mi na jakościowej polemice, bardzo, bardzo mi na tym zależy i mega cenię sobie to, jeżeli ktoś mi przywoła jakieś źródło, albo dopyta o jakieś źródło, którego nie przywołałem. Ostatnio ktoś z komentatorów właśnie powiedział: a Krzysztof, nie przywołałeś jednego źródła, mianowicie powiedziałem, że już w podręczniku dla pierwszego roku medycyny są materiały mówiące o różnicy między płcią chromosomalną a kulturową. Faktycznie nie przywołałem źródła, bo to było poza tematyką odcinka, więc natychmiast dodałem w paru komentarzach, jeszcze dodam w opisie filmu, jak nie zapomnę, że chodziło o pediatrię, konkretnie podręcznik
wręcz, zaraz wam pokażę, który od razu, skoro już o tym mówię. Pediatria pod redakcją Kubickiej i Kawalec mianowicie, o właśnie. I to jest rzecz, która jest wykładana normalnie na uczelniach. Zresztą dowiedziałem się o tym dzięki jednemu ze studentów kierunku medycznego, żeby też nie było, że zmyślam, tak? Chodzi dokładnie o tę książkę. No i tyle, moi drodzy. No, to dzięki temu ja się czegoś uczę. A co mi daje polemika kogoś, kto nie zna się na temacie i mówi? No nic mi to nie da. To też jest przydługa moja odpowiedź na pytanie, dlaczego, Krzysztof, nie reagujesz na pewne próby polemik? Bo jeżeli nie reaguję na jakąś polemikę, to znaczy, że na przykład została opracowana w sposób, no delikatnie powiem, mniej precyzyjny niż moja, to znaczy na przykład nie ma źródeł. Czyli jeżeli ja mam film i są pod nim źródła, a ktoś polemizuje z moim filmem i nie daje źródeł, no to sam sobie odpowiada już na pytanie, dlaczego ja w ogóle nawet na to nie zajrzę. Bo to jest mój sposób też czytania tekstów naukowych. Jeżeli widzę, że jest tam, nie wiem, są przywołane 3 teksty naukowe, na przykład w jakimś czasopiśmie, z czego jedno to jest polskie tłumaczenie, drugie powstało w latach 70., a trzecie to jest tekst tego autora, to już to odrzucam. Ja już nawet nie czytam. On mógł tam powiedzieć genialne rzeczy. I wiecie co? Gówno. To znaczy trudno, jeżeli ktoś nie dba o formę, jeżeli ktoś nie dba o pewne standardy, to trudno, nie sprzeda swojej treści. To jest tak, abyście mieli świetny krem, tak? Ale sprzedalibyście go w opakowaniu, które by wyglądało w taki sposób, że każdy przejdzie mimo i pójdzie dalej i kupi inne. Wy tracicie, wy. Więc jeżeli dbamy o formę polemiki, dbamy o to, żeby było ono obudowane źródłami, to znaczy, że szanujemy słuchacza. Jak ktoś z wami dyskutuje i każe wierzyć w swoje dogmaty, to znaczy, że was nie szanuje, proste. Czy chciałem przeczytać kontynuację Wilczej godziny Andriusa Tapinasa? Pewnie idę. Właśnie nie wiem, dlaczego Andrius Tapinas nic nie napisał tam. I bardzo mi się podobał opisany tam świat. Bardzo, bardzo. Inaczej bym nie pisał blerba do tej książki, absolutnie. Jak wrażenia po wyborach, jak oceniasz wynik swojego ugrupowania? Ja nigdy nie jestem zadowolony z wyników swoich ugrupowań. Myślę, że tak jak wszyscy. Natomiast wrażenia po wyborach mam bardzo pozytywne. To znaczy chciałem, żeby przeszło w świat jeszcze to, co napisałem na Twitterze, to znaczy, że pałałem dumą, że w kolejkach do urn wyborczych widziałem mnóstwo młodych ludzi, tych samych osobliwie młodych ludzi, których nazywali starzy paskudnie pokoleniem covidowym, albo pamiętacie może ten mój film Straconym pokoleniem, na co ja się zagotowałem wtedy, kiedy to pierwszy raz usłyszałem to słowo, no i okazało się, że to stracone pokolenie nagle biegnie do urn wyborczych i realizuje obowiązek obywatelski, a równocześnie różni boomerzy w sieci mówią, a ja to głosować nie będę. Bardzo dobrze, niesamowicie dla mnie to było budujące i chcę, żeby tak było więcej, może wtedy siłą rzeczy głosami młodszych pokoleń wymiecie się problemy ludzi starych, bo jest po prostu to powiedziała pięknie moja mama, że popatrywała sobie na to, kto się przez ostatnie lata, kto szedł do urn wyborczych, zastanawiała się, jak to jest, że 70-latkowie i 60-latkowie decydować będą o przyszłości tego kraju, jakby to jest jakiś kompletny absurd i abstrakcja. Dlaczego, skoro mogliby to być młodzi ludzie, którzy będą w tym kraju fizycznie żyć, tak? Niesamowite absolutnie. Używanie doktora zamiast imienia to też jest problem swoją drogą. Jak zapatrujesz się na najnowszy film Martina Scorsese, no miałem iść nawet we Fenestrator, ale jak zobaczyłem 3,5 godziny, to pomyślałem sobie, że jednak zobaczę na Netflixie. Nie. Absolutnie, nie jestem w stanie, przepraszam. Po prostu wydaje mi się, że żeby docenić Martina Scorsese, muszę mieć swoją kanapę, która jest bardzo wygodna, natomiast nie będę w stanie go doceniać na niewygodnym krześle kinowym. Dlaczego na kulturoznawstwie na AGH-u nie ma zwolnienia z rekrutacji dla finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego? Zadaję to pytanie, odkąd jestem zatrudniony. Ale bardzo dobrze, będę zadawał je dalej. Myślałem, że zostało to już wprowadzone. Gałcu pyta, czy lepiej zaniedbać jakieś przedmioty na studiach i skupić się na tych, które faktycznie cię interesują, czy lepiej rozłożyć siłę na każdy? To pierwsze. Przedmioty to tylko przedmioty. Pamiętajcie jedynie, że ocena na dyplomie niestety na wielu uczelniach liczy się jako ocena głównie ze studiów, natomiast w mniejszym stopniu liczy się ocena z pracy dyplomowej. Jak bardzo jest to kretyńskie, to chyba nie muszę wam mówić, ale tak, jest to bardzo kretyńskie. I w zasadzie to jest brak szacunku do pracy, którą wykonuje się przy projekcie dyplomowym, który jest zwykle bardzo skomplikowany i złożony. Nawiasem mówiąc, uczelnie w ten sposób również naginają prawo oświatowe, w którym, przypominam, nie ma sformułowanej w ogóle średniej ważonej jako takiej. Jeżeli uczelnia wyciąga średnię arytmetyczną lub ważoną, bawi się dokładnie w taki sam cyrk, jaki się bawią szkoły i powinno się z tym jak najszybciej zerwać. I wiecie, co jest najzabawniejsze? Ludzie mi na to mówią, no tak. Tak, ale jak będą oceniać wtedy sprawiedliwie? To samo jest zresztą przy stypendiach i innych elementach. No gdyby tylko na uczelniach
było takie grono ludzi zebrane, którzy się specjalizują w zakresie oceniania i innych kwalifikacji obcych ludzi i umieją to robić sprawniej. Bo może być, powinniśmy powołać taką instytucję, która by zbierała takie osoby wysoko wykwalifikowane, skoro na uczelniach takich nie ma. A nie, przepraszam, to uczelnie są takimi miejscami. Ja rozumiem jeszcze, że można taką argumentację mieć w pracy, gdzie ktoś na przykład nie ma ludzi, którzy zajmują się fachowo ocenianiem innych ludzi zatrudnionych, chociaż powinien mieć w HR-ze czy w zarządzaniu i tak dalej. Ale na uczelniach nie ma argumentu, nie ma, po prostu on nie istnieje, jeżeli on jest przebywany, to jest przerażające. Petro 900, dziękuję serdecznie za trybut. Czy widziałeś najnowszy trailer Napoleona Ridleya Scotta? Widziałem. Napoleon Ridleya Scotta jest chyba jednym z tych filmów, na które bym czekał. I zazwyczaj jak ludzie pytają mnie, na jaki film czekam, to mówię Duna, część druga, Denis Villeneuve'a, bo Duna dla mnie była no absolutnie nieprawdopodobna i niesamowita, ale wiecie co, na Napoleona chyba czekam w równym stopniu, bo ja bardzo lubię kino Ridleya Scotta, no Gladiator wyciska mi łzy z oczu do dzisiaj praktycznie. Jakie masz opinie o tłumaczach, którzy starają się być bardziej poetyccy niż oryginalny autor, pyta Raccoon in the Trash Can. Ja przez to nie jestem w stanie czytać Poego po polsku. To jest bardzo dobra uwaga. Są różne tradycje tłumaczeniowe i jedna tradycja mówi, musimy być najbliżej autora, druga, jesteśmy kongenialnym autorem i piszemy własną twórczość, a trzecia, staramy się balansować. I ja wolę to trzecie, to ostatnie, jak tłumacz pokazuje swój pazur i potrafi coś zrobić dobrego, ale równocześnie stara się jednak oddać to, co powiedział sam autor. Ja osobiście tłumaczyłem w swojej karierze wiele tekstów, głównie tekstów naukowych, i stosowałem zawsze następującą regułę. Pierwsza rzecz najważniejsza to jest to, co powiedział autor tekstu oryginalnego, ale drugi punkt, równie ważny dla mnie, więc to nie jest tak, że on jest mniej istotny, tylko powiedzmy jest ex aequo, to pisać w taki sposób, żeby czytelnik polski mnie rozumiał, żeby to było naturalnie ujęte z perspektywy przeciętnego użytkownika polskiej mowy, no akurat w tym przypadku to było polskiego języka naukowego, ale chodziło o to, żeby nim właśnie mówić, a nie mówić językiem, który będzie totalnie obcy, bo obce już będą i tak pojęcia i terminy, które się przekłada. Więc zdarzało mi się takie rzeczy robić. Najbardziej dzika rzecz, jaką kiedyś tłumaczyłem, to była taka proza quasi akademicka właśnie, i tam miałem, przyznam, najwięcej problemów właśnie, no bo nagle zobaczyłem ograniczenia własnej angielszczyzny i tego, że właśnie czasem mi brakowało jakichś bardziej literackich idiomów, które mógłbym wykorzystać do tłumaczenia konkretnej frazy po angielsku. Niedawno mówiłeś, że wychodzi Więzień Labiryntu, nawet wyszedł. To jakaś kontynuacja, czy jak to wygląda, pisze Lewajatan? Myślałem, że Więzień to stara i skończona już powieść. Nie. Moi drodzy, to muszę przejść do osobnego pokoju. To wyszło bardzo niedawno, więc to jest pierwsza część, Więzień Labiryntu. Zostało to przetłumaczone z Maze Runner właśnie, więc już widzicie te różnice między polskim a angielskim tytułem. Drugie to jest Próby Ognia, a trzecie to jest lekarstwo na, lek na śmierć. I wszystko to zostało zekranizowane już, więc macie też wersję filmową. Jest dobra, jeżeli ktoś lubi rzeczy typu Igrzyska Śmierci i Tomy Dalej, czy części dalej, to będzie zadowolony, myślę, można spokojnie polecać. Co na 80 tysięcy subów? Nawet nie mam zaplanowane, Tomek, może zrobimy coś memicznego, radosnego. Krzysztof ma nogi, nie inaczej. Duna to klasyk gatunku soft science fiction. Soft science fiction? Ja bym powiedział, że hard science fiction, betonowy beton. Ma spolować światotwórczym, nie rażą przykładowe rodowe latydów i herakonenów, które są rozciągnięte na kilka tysiącleci, ale to jest wytłumaczone lepiej w encyklopedii Duny, polecam ci ją. Z mojego doświadczenia 9 razy na 10 pisze gra w tłumaczeniu odejmuje oryginałowi jakiś mały procent, ale czasami są perełki. W Minecrafcie Illagers stali się złosadnikami, co uwielbiam. A, Ill plus Villagers, podoba mi się bardzo, piękne. Miszkolc pisze, że jutro ma maturę prumną z polskiego 7.45. Jutro? Jest 22 października, kto robi przy zdrowych zmysłach? Dlaczego 7.45? Już naprawdę, no, widzicie, i to jest przykład dogmatyzmu. Były konkretne badania, ja je przywołuję w odcinku, który jest już bardzo stary, możecie go nie kojarzyć, zwłaszcza jeżeli jesteście od niedawna na kanale, ale ten odcinek się w żaden sposób nie zdezaktualizował, do tego stopnia, że ja w tym momencie do niego wejdę i wejdę do linku, który jest tam podany, ponieważ wiem, że ten link się nie zdezaktualizował w żaden sposób. Mianowicie jest to odcinek o spaniu, a ściśle mówiąc o tym, w jaki sposób wmawia się nam, że spanie, na przykład długich godzin nocnych jest złe. No nie jest złe i były badania na ten temat, tak, moi drodzy, ten odcinek jest aż tak stary, to jest nie dość, że w starej wieży, to jeszcze Krzysztof ma niebieską koszulę Rany Boskie i
I proszę bardzo, is waking, tutaj macie o association between time of awakening and diurnal cortisol secretory activity z psychoendoktrynologii, tak? I ten tekst w 100% odwołuje się do tego, o czym sobie będziemy mówili, to znaczy właśnie do tych problemów ze spaniem i tak dalej. Jest wprost powiedziane, że jest zależność między długością snu a naszymi możliwościami poznawczymi. Jest wprost powiedziane, że w przypadku adolescentów, młodzieży i tak dalej, godzina 9-10 jest taka optymalna mniej więcej. Już zaraz wam podlinkuję ten tekst, do którego wklikałem się na waszych oczach. Proszę bardzo, tu jest ten tekst na ten temat, bardzo polecam. Tekst jest z roku, który jest tutaj podany, 2001. I wciąż mamy, moi drodzy, wciąż mamy nierozstrzygnięty ten problem. Wciąż tego rodzaju badania są totalnie ignorowane. Doprowadza mnie to absolutnie do szału. Czyli interesowałem się uniwersum WoWa, grałem w WoWa przez jakiś czas, Michale, więc nie da wtedy nie interesować uniwersum, bo to jest jedyna rzecz, która cię trzyma przy tej grze. Ma koszmarnie zaprojektowany system questów, nie znoszę go absolutnie. No i WoWa się gra z kumplami, nie? Więc dlatego też lubiłem bardzo. I muszę powiedzieć, że mój podziw względem uniwersum wzrósł dopiero wtedy, kiedy zobaczyłem te przepiękne albumowe wydania opisujące lore, czyli wiedzę o tym świecie, coś wspaniałego. Wiesz, Krzysztof, że na uczelni są tacy ludzie, pisze Gansu, jak moja wykładowczyni, która dyskutowała ze mną o tym, że gry nie są dziełami kultury. Argument jest piękny, w grach są programiści, a nie artyści. Bardzo chętnie bym porozmawiał z tą wykładowczynią, ale wiesz co? Można ją po prostu odesłać na jakąś konferencję taka. Wiesz, robimy czasem takie konferencje kulturoznawcze. Może sobie na nią przyjść i dowiedzieć czegoś, jeżeli ma wiedzę zapóźnioną o... Niech... No jakieś 50 lat mniej więcej, to jest, można dla efektu retorycznego powiedzieć, że jej wiedza jest zapóźniona o pół wieku. Piękna sprawa. Był zresztą taki piękny tekst kiedyś w tekstach drugich pod tytułem Pół wieku polskich badań nad grami wideo. Audiobooków nie czytam, Jakub, więc nic nie polecę, ale usłyszałem ostatnio i to było w... O, teraz będziecie mieli spoiler, to było w nagrywce, którą robiliśmy z Czerwiem Fantastycznym, moi drodzy, haha. Więc będzie nagrywka. Kolejna, taka chaotyczna, jak to mam zwykle, jak wpadam na kanał Czerw Fantastyczny, więc polecę wam ten kanał na wszelki wypadek, żebyście wiedzieli, o czym mówię, tym z was, którzy nie oglądają Czerwia, a szkoda, bo Czerw mówi bardzo dużo o fantastyce i więcej o książkach niż ja niejednokrotnie, więc to jest ten, moi drodzy, kanał. Zostanie wam puszczony link za moment. Teraz mi było spotkanie z Krzysztofem Piersą. Podobno się go czyta Piersa, nie Pirsa, więc I stand corrected. Wcześniej też było na temat historii różnego rodzaju książkowych i porządkach w książkach, więc był jakiś tam booktube'owy zakątek YouTube'a, powiedzmy. Polecam, moi drodzy, Czerwia, więc będziemy z Czerwiem rozmawiać o rzeczach i właśnie w toku tej rozmowy z Czerwiem dowiedziałem się, że istnieje w Legimi taka opcja, że jak zaczynacie czytać jakąś książkę, to możecie ją kontynuować potem w audiobooku. To znaczy zapamiętuję wam, że skończyliście w wersję na przykład tam czytnikową i teraz zaczynacie wersję audiobookową. Bardzo fajna technologia. Chciałbym, żeby to funkcjonowało w większej liczbie różnego rodzaju utworów. Puszczę wam link do Czerwia Fantastycznego. Tak, Rudy Krzysztof, to jest Krzysztof Pierza, tak jest. Widzę, że jest znany Krzysztof Pierza, fantastycznie. Saga o zielonych książkach Fondeli. Nie, zabrałem się jeszcze za Fondeli. Wstyd przyznać, ponieważ Fondeli właśnie rekomenduje najnowszy tom Briana McClellana, więc skoro rekomenduje, to znaczy, że mamy podobny gust. Czy na półce ze sobą masz Władcy Pierścieni w tłumaczeniu Łozińskiego? Tak, Batrus, ale bliżej serca jest jedyne właściwe. I to jest, moi drodzy, wydanie czytane, ok? Natomiast... To wydanie, pochlebiam sobie, nie było ani razu czytane. Nawet teraz dopiero je otwieram. Raz je otwarłem, tylko żeby wam przeczytać śmiechowe tłumaczenie wiersza o jednym pierścieniu, ale nigdy nie czytałem tej wersji, bo ona ma wyglądać, tak? Ona wygląda ładnie. No powiedzmy sobie szczerze, że... No chyba wiadomo, co jest tutaj kolekcjonersko, a co jest dlatego, że jest dobre i do czytania. Więc Marii Skibniewskiej na razie nikt nie był w stanie rzucić rękawicy tłumaczeniowej tak, byśmy mogli powiedzieć, okej, to jest unowocześnione tłumaczenie. Bo tak, Marii Skibniewskiej dzisiaj
No już nie da się czytać tak płynnie jak ongiś, moim zdaniem. To znaczy ten język już trąci myszką. Czuć, że to jest polszczyzna no tych lat, w których to powstawało, a nie jest to polszczyzna współczesna. Więc można byłoby się pokusić o aktualizację tłumaczenia Skibniewskiej, ale nie sądzę, żeby można było powiedzieć, że to już jest moment, żeby przetłumaczyć od nowa. Ale jeżeli ktoś się za to zabrał, to po prostu wystarczyłoby zachować tę nomenklaturę, którą ona przyjęła i pozmieniać bardzo drobne rzeczy. Więc tak, jeżeli chodzi o tego Władcę Pierścieni tutaj na półce, to jest kolekcjonersko, głównie z uwagi na to, że wychodzi Historia Śródziemia, więc chciałem mieć wszystko w jednym wydaniu ładnym. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Oglądałem Pół wieku poezji później, to jest to, jak powinien wyglądać, moi drodzy, Wiedźmin, przy czym... Znowu, w idealnym świecie mielibyśmy tak, że twórcy Pół wieku poezji później byliby zaproszeni przez Netflixa i Tomasza Bagińskiego, który mógł to zrobić, ale Tomasz Bagiński wolał się zachwycać samym sobą, żeby stworzyć coś pięknego wspólnie, z lepszym budżetem. No, jeżeli firma taka jak Games Workshop, która jest obiektywnie jedną z najgorszych firm w ogóle na świecie, ale równocześnie opiekuje się Warhammerem, więc i tak ją lubimy, ponieważ nie ma alternatywy, potrafiła wziąć człowieka, który wyprodukował piękne Astartes na swój pokład i teraz cały czas pracuje nad animacjami już tymi, które będą oficjalne, nazwijmy to, ze świata Warhammera 40 tysięcy, to można było zrobić to samo z twórcami Pół wieku poezji później. Nie wiem, dlaczego nie zrobiono właśnie tego. Czy otrzymałem zaproszenie do Imponderabiliów Paciorka? Na grupie w swojej wspominam, że jest taka możliwość na super rozmowę. O to się bardzo cieszę. Jeżeli przyjdzie takie zaproszenie, to przyjmę. Jeśli chodzi o moje zaproszenia, to wspominałem wam, że jakieś było zaproszenie z grupy Sekielski Brothers, ale ono zostało zdezaktualizowane, ponieważ podcast został zamknięty. Ale za to mam cały czas zaproszenie do podcastu Przemka Gorczyka, jeśli mnie pamięć nie myli, więc na razie jeszcze wam nie pokazuję niczego, tylko wspominam, że takie rozmowy są, natomiast usiłujemy się dostroić harmonogramowo, co takie proste znowu nie jest. Jak u mnie z komiksami źle gra, źle, nie, wstydzę się strasznie, tego nie mam imersji w komiksach, więc patrzę na nie, tak jakbym patrzył na animacje, wiesz, natomiast nie umiem ich czytać. Czy żyraf ułożony? Jeśli nie, to będzie Steam? Będzie Steam, Michale Z. Będzie Steam, jak wyjdzie wreszcie na PC-cie, myślę, Horizon Forbidden West, to będzie wtedy asum do tego. Ja już nie będę mieć wtedy żadnego argumentu, bo nowa kamera prawdopodobnie będzie w tym roku albo na początku przyszłego kupowana. Jak wymienię obiektyw w tej, bo w pierwszej wymienię obiektyw, a potem robimy drugi kadr. No i ten obiektyw, z którego teraz tutaj do was sobie mówię radośnie, to ten obiektyw będzie w kamerze z brzegu. To jest po to, że ja będę patrzył na czaty, żebym mógł patrzeć wam prosto w oczy. Albo zrobimy coś innego, coś śmiesznego. Myślałem sobie, że byłoby bardzo zabawne, żebym w trakcie nagrywania dla każdego coś przykrego jeszcze bardziej skonfundował wszystkich, którzy uważają, że nie da się wypuścić filmu bez montażu. I jak będę jeszcze miał drugi kadr, to wtedy będzie to jeszcze bardziej konfundujące. Ja będę się tym strasznie jarał. W każdym razie karta, którą mam w tej chwili, przechwytuje do 4 kamer, więc drżyjcie. Oj, drżyjcie. Ja już sobie wyobrażam, jak będę robił różnego rodzaju memy a la Frank Underwood i tak dalej. Będzie wspaniale. Teraz nie da się zrobić memu a la Frank Underwood przy jednym kadrze. Co jest dla ciebie ważniejsze w grze, fabuła czy grafika? Wiesz co, to jest trochę tak. Dobra książka, świetna nawet, która będzie wydrukowana na papierze o złym kontraście, no co z tego, że ma dobrą fabułę, jak nie przebrniesz przez nią. Dla mnie grafika jest tym właśnie w grach. Jeżeli grafika nie odpowiada mi w jakimś stopniu, czy w grze, czy w animce, czy w animacji, no to ja nie docenię jej po prostu, bo odpadnę. No, i to nie jest dlatego, że coś jest złe i źle zrobione, tylko dlatego, że ja mam swoje ułomności. Ja tak mam też z kinem czarno-białym. Opowiadałem wam wiele razy o tym, że nie znoszę kina czarno-białego. Wreszcie w którymś momencie przełamałem się do obejrzenia Lighthouse Eggersa. Doceniam, tak, ale wciąż nie widzę, w jakim stopniu czarno-białość tego filmu zmieniła jego wymowę. To znaczy, dalej uważam, że jest to snobistyczny wykręt. I wciąż uważam, że można byłoby to zrobić normalną technologią współczesną, tylko że zadbać o inny balans kolorystyczny na przykład. Wystarczyłoby postawić na jakieś głębokie czernie, granaty, fiolety i tak dalej. Już od razu macie wrażenie, że coś jest mroczne. Nie musicie wykorzystywać do tego najprostszego w świecie monochromatycznego spektrum. Czy wiesz, co można być po kulturoznawstwie? To samo murek, co po inżynierii materiałowej, czyli wszystko. Poszedłem, bo lubię gry, filmy, komiksy, książki, różne światy fantastyczne, nie mam planów, co robić po licencjacie. I dobrze, skup się na tym, żeby rozwijać swoje zainteresowania, niezależnie od tego rzeźbić jakiś inny skillset, który ci się może przydać do robienia czegoś zawodowo, za pieniądze. To samo będzie musiał zrobić student metaloznawstwa.
też będzie musiał zadbać o to, żeby mieć praktyki w jakiejś firmie. Jeżeli ktoś pójdzie sobie radośnie na, nie wiem, robotykę dajmy na to, albo mechatronikę i przez 5 lat nie zrobi nic w kierunku jakiegokolwiek szlifowania kwalifikacji zawodowych, no to też skończy goły i wesoły studia i nagle się okaże, że będzie ciężko znaleźć pracę. Jasne, pewnie jemu łatwiej, ale nie zmienia to faktu, że pracodawca dalej będzie patrzył, nie na zaraz, to studia nie ma żadnych praktyk, nie ma żadnego doświadczenia zawodowego, no to o czym my w ogóle rozmawiamy. A pamiętajcie, że ludzie, którzy w Polsce rekrutują, to jest taki przedziwny amalgamat, że z jednej strony chcą studiów, a z drugiej strony patrzą na kogoś, kto skończył studia i mówią sobie, no tak, 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 studia, gdzie praktyka, gdzie praca konkretna w okopach i gdzie tutaj na stanowisko juniorskie się rekrutujesz, to masz mieć doświadczenie seniora, 13-letnie co najmniej. To jest paradoks, który nie rozwiązałem jeszcze, nie wiem dlaczego te dwie sprzeczne informacje siedzą w głowach tych ludzi, ale siedzą. Więc i w jednym i w drugim przypadku na studiach po prostu trzeba dbać o to, żeby mieć jakąś praktykę zawodową. Niemcy rozwiązują ten problem na poziomie studiów doktoranckich bardzo ciekawie, to znaczy nie możesz startować na doktorat, jeżeli nikt ci za niego nie zapłaci z zewnątrz. Firma konkretna, która chce ciebie mieć później w pracy. Jeżeli chcesz robić doktorat z czegoś tak ultraniszowego, jak archiwistyka na przykład zbiorów bibliotecznych, no to niech cię zatrudni biblioteka i niech ci sfinansuje doktorat, ponieważ w bibliotece się będzie opłacało z tej perspektywy, żeby mieć wysoko wykwalifikowanego pracownika. Wiecie, jak to zmniejszyło liczbę aplikacji na studia doktoranckie w Niemczech? Bardzo dobrze, bo na studiach tego rodzaju nie potrzebujemy absolutnie już mieć na człowieka, który dalej nie wie, co ze sobą zrobić w życiu, tylko chcemy mieć ludzi, którzy konkretnie chcą coś dać społeczeństwu w danej dziedzinie. Ja niestety byłem świadkiem akurat takich gigantycznych naborów na studia doktoranckie, 45 osób na jednym roku dla studiów doktoranckich na polonistyce, na jednej uczelni, więc nie mogę na to patrzeć inaczej, ale tak zawsze będę powtarzał, że nie ma żadnego związku między tematyką studiów, które macie, a rodzajem pracy, jaką będziecie wykonywać w późniejszym życiu. No pod warunkiem, że oczywiście będziecie równolegle dbać o to, żeby mieć jakieś praktyki zawodowe. Piszecie, że BookBeat jest dokładnie tak samo jak w Legimi, jeżeli chodzi o to czytanie audiobooka. Świetna sprawa, bardzo mi się to podoba. God of War, czy będzie odgrywane? Nie, mój styl, wiesz? Nie znoszę barbarzyńców, a jeszcze bardziej nie znoszę mitologii nordyckiej, więc... nie da się. Nie da się absolutnie. HR w Polsce to rach, pisze Paweł. U mnie menadżer musi mieć obok na rekrutacji HR-owca, ale nigdy nie słucha jego rad i chwała mu za to. O nie, o nie. Krzysztof, czego nie zrozumiesz? Potrzebujesz doświadczenia, by zdobyć pracę, a żeby je zdobyć, musisz mieć pracę. No otóż to, Korwus. Ale to tak samo jak z grantami. Że mieć granty w Polsce, musisz mieć wcześniej granty. No a co z tym pierwszym? Opowiadałem wam o tym kiedyś na jakimś live, że jest autentyczny program granty na granty. Ja wam to pokażę. Grant na grant. To jest autentyczny program. On mnie tak strasznie rozbawił. To jest nazwa, która jest hitem. Granty na granty. To jest w ramach grantów Horyzont Europa. I dostajecie grant na napisanie wniosku grantowego. Dlaczego? Dlaczego to istnieje? Po cholerę to żyje. Nie mam zielonego pojęcia. Więc tak samo jest z grantami takimi małymi. To się nazywa miniaturę, aby ktoś ze studentów słuchających był zainteresowany. To jest coś takiego jak miniatura w Narodowym Centrum Nauki. To jest taki program na pojedyncze działanie badawcze. Nie wiem, że chcecie zdobyć jakieś, nie wiem, zrobić jakieś badanie w konkretnym miejscu, zdobyć próbki, zdobyć odczynniki i macie takie jedno zadanie konkretne, bez żadnego wielkiego projektu, a dostać to cholerstwo ekstremalnie trudno, tak nawiasem mówiąc. I generalnie, co do zasady, było tak, że żeby, jak się miało miniaturę, to się później dostawało późniejsze granty, jeżeli projekt był dobrze napisany, typu preludium. Jest jeden problem, mianowicie współczynnik finansowania NCN-u w tym momencie zjechał do wartości jednocyfrowej, więc wyobraźcie sobie, że w Genshin Impact macie większą szansę na losowanie postaci pięciogwiazdkowej, nawet przy Pity niskiej, więc fajnie, prawda? Bardzo fajnie. No to tutaj macie mniejsze szanse. Żeby było śmieszniej, żebyśmy mogli full, to mówiłem przy odcinku o religii, finansować wszystkie projekty zgłoszone w 2023, poważne projekty, nie projekty na zasadzie o będziemy studiować rozmieszczenie kapliczek na Podlasiu, tylko projekty, które mogą potencjalnie ratować ludzkie życia, potrzebujemy 3 miliardów złotych. Naprawdę uważacie, że polskie państwo nie stać na to, żeby przekazać 3 miliardy złotych na zgłoszone projekty? Oczywiście, że je na to stać, bez najmniejszego problemu. Seteraszne!
już jutro czterofazowy bus w Lies of P. Nie przerażaj mnie, Limos, nie przerażaj mnie. Na razie mamy dwufazowego przed sobą. Ja na razie, bo zastanawiacie się, dlaczego może nie było Lies of P w tym tygodniu, bardzo prostego powodu. Mianowicie ja w Lies of P aktualnie farmiłem przez ostatnie kilka dni specjalny przedmiot, który umożliwia nam przywołanie zjawy w walce z bossem, a przywołanie zjawy mi jest potrzebne na strumyku, kiedy ja się dekoncentruję, rozmawiam z wami, nagle muszę się skoncentrować w 100% na walce i tak no, nigdy nie jest 100% koncentracja, w związku z powyższym ta zjawa mi daje pewien komfort. No więc wyfarmiłem 140 kamyków, które przywołują zjawy, więc mamy wiele prób przed sobą, bez żadnego problemu. Mam nadzieję, że do końca gry, ale jeszcze raz, kto wymyśla takie durne rzeczy? Dlaczego nie można po prostu sobie przywołać zjawy tak samo jak we wszystkich grach From Softu można było? Po co wprowadzać takie ograniczenia? Tego nie rozumiem i nigdy nie zrozumiem. Xin, mam dzięki serdecznie za trybut. Czy czekasz może na 60-lecie doktora Hu? Ja doktorem Hu byłem bardzo zainteresowany, jak był David Tennant. A teraz David Tennant mam ponownie wrócić, więc wiecie, jestem znowu zainteresowany doktorem Hu. Jeśli są problemy z finansowaniem opieki zdrowotnej przełomych, nie zdziwiłbym się, gdyby był problem z finansowaniem grantów. 3 miliardów złotych, wiesz, różnice między nakładami na naukę, a naukę na opiekę zdrowotną są katastrofalnie gigantyczne w Polsce. Mam pytanie, pisze Emery, o twoją drogę naukową. Czy groznastem zajmowałeś się jeszcze podczas doktoratu, czy później? A w życiu? Ja w ogóle musiałem na samym początku, żeby mnie łaskawie zaczęto w środowisku literaturoznawczym zauważać, musiałem się zająć poezją. Ja nie żartuję, ja nie wiem, czy ja to wam kiedyś polecałem w ramach kącika autoupokarzania Krzysztofa, ale ja kiedyś napisałem teksty na temat poezji. Chyba na szczęście są one tak głęboko zakamuflowane, że, że uda mi się ich nie znaleźć. Mam w każdym razie taką ogromną nadzieję, ale jeszcze się nie poddaję, bo dykteryjka jest prześmieszna. Chyba mi się uda. Oczywiście połączenie z katalog czasopism jest niebezpieczne, jak zawsze. Więc ja na chyba drugim roku studiów bodajże miałem parę prac dyplomowych, znaczy zaliczeniowych, przepraszam, które stwierdziłem, że opchnę w jakimś czasopiśmie. No i znalazłem takie czasopismo Topos. Tak? No i Krzysztof opchnął. O antropologicznych korzeniach autotematyzmu studia wtóre Kazimierza Więżyńskiego do poetów. Wstydzę się tego bardziej, moi drodzy, niż gdybym na przykład nagrał to, jak potencjalnie pod prysznicem, nago jak to pod prysznicem, śpiewam Marsyliankę, równocześnie na przykład stepując na piszczącej małpie. Bardziej się wstydzę w dalszym ciągu tego, niż takiej potencjalnej sytuacji. Dlaczego musiałem to zrobić? Ponieważ nie byłoby możliwości takiej, żebym był wysłany na jakąkolwiek konferencję naukową, gdybym nie napisał czegokolwiek na temat poezji. Ponieważ napisałem, to zostałem wysłany na konferencję. Żeby było śmieszniej, pierwsza konferencja naukowa, na którą zostałem wysłany, tak a propos tego naszego wcześniejszego wątku, prawda, może dla tych, którzy nie widzieli, to szybkie przypomnienie, to był nasz wcześniejszy wątek, tak. Więc zostałem wysłany na konferencję organizowaną przez Józefa Marię Ruszara, zanim jeszcze miał doktorat, ale Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego już wtedy bardzo aktywnie współpracował i wysłałem na warsztaty herbertowskie. To była edycja któraś już z kolei, nie powiem, były akurat bardzo fajne, a ja bardzo lubiłem poezję Zbigniewa Herberta, więc dla mnie to nie był problem. I dopiero wtedy mogłem zająć się innymi rzeczami, więc jak już zostałem wchłonięty do tego środowiska, to wiecie, tam działa efekt kuli śnieżnej. Już masz publikację i konferencję, to będziesz mieć kolejne. Ale mieć tę pierwszą to zawsze jest problematyczne. To jest tak z pierwszymi praktykami. Albo z pierwszą pracą. Więc jak już zaczął ten efekt kuli śnieżnej działać, to wtedy Krzysztof zrobił szybki pivot w kierunku fantastyki. I wciąż jednak musiałem pisać o tym językiem, który jest mi całkowicie obcy, po to, żeby to sprzedać. Więc ja miałem taką teorię, że jeżeli będę to, co oni uważają za niskie i bezwartościowe, opakowywać językiem, którego używają do opisywania poezji, na przykład, to wtedy to się sprzeda. I to się sprzedało. Więc tak. Masz jakieś porady na ciężkie rozmowy rekrutacyjne i tak dalej. Ja bym rozmów z przyjacielem rekrutacyjnym Karol nie traktował jako, wiesz, jednej kategorii ciężkich rozmów. To raczej są różne kategorie różnych ciężkich rozmów, ale jeżeli chodzi o rozmowę rekrutacyjną, ja traktowałem zawsze tego rodzaju rozmowy tak jak rozmowy z drugim człowiekiem. To znaczy,
wszystkie możliwe scenariusze rozmów kwalifikacyjnych i tak dalej, czy rekrutacyjnych w internetach. Ja to pomijałem. Starałem się za każdym razem, żeby stosować starą taktykę studenta, który nauczył się wszystkiego na temat robaków, ma pytanie o słonia i mówi, słoń ma trąbę jak robak, a robaki i leci. Więc ja stosowałem dokładnie taką samą strategię, jak ktoś mi zadawał jakieś pytania. Jeżeli ktoś na rozmowie kwalifikacyjnej zadaje pytanie na zasadzie, gdzie się widzisz za 30 lat i jeżeli odpowiesz na fotelu prezesa twojej firmy, to wylatujesz z rozmowy kwalifikacyjnej, to znaczy, że trafiłbyś do miejsca, gdzie nie mają poczucia humoru. W związku z powyższym prawdopodobnie nie jest to dobre środowisko pracy. Tak czy siak, ja nie lubię przygotowania się do rozmów według schematu. Po prostu staram się stosować dokładnie takie same strategie i taktyki, jakie stosuję podczas normalnych rozmów, to znaczy generalnie im więcej zadajesz pytań, tym mniej masz odpowiedzialność za to, co mówisz, bo człowiek pytający po prostu chce się czegoś dowiedzieć i zadając dużo pytań, to jest metoda sokratejska, jesteś w stanie szybko ściągnąć z siebie ciężar odpowiedzialności za całą rozmowę, jeśli ona jest dla ciebie trudna. I nie ma w zasadzie wad tego rozwiązania, bo jeżeli będziesz zadawać pytania o uczucia, intencje i znaczenia rzeczy, które mówi druga osoba, no to wtedy w najgorszym wypadku dowiesz się czegoś więcej na jej temat i może zrozumiesz, gdzie leży źródło konfliktu. No i oczywiście to dotyczy także trudnych rozmów w pracy, myślę. Jak oceniam gry z serii Gothic, strasznie wrócić do Gothica, bo ja się tam odbijam mechanicznie i graficznie właśnie, a też siedzi we mnie to nostalgicznie, no tak, twierdza siedzi nostalgicznie w serduszku, no nie da się inaczej, tylko twierdza się zestarzała mniej mechanicznie, mam wrażenie. Emeriu pisze, że jak już jest w tym gronie i ma wejścia, to powoli może skręcać od książek w stronę gier. Myślę, że spoko możesz. Zresztą, jeżeli chodzi o metodologię, to masz prawie gotowo, bo chyba wszyscy groznawcy w Polsce mieli warsztat literaturoznawczy wcześniej. Powiedziałem chyba wszyscy, bo jest pewna grupa, która nie miała oczywiście, ale zasadniczo, jeżeli chodzi o tę metodologię, której się używa do badania gier, to nawet ludzie nie mający zaplecza literaturoznawczego korzystają z metodologii wypracowanej przez literaturoznawców. Jedna na jednym egzaminie ustnym pisze Niadoris, próbowałem metodę robaka, to prowadzący powiedział, miło, że się pani nauczyła dużo, ale nie o to pytałem. Ale widzisz, ale powiedział, że miło, że się nauczyłaś dużo. To już jest dużo, moim zdaniem, bo wtedy oddziałujesz trochę psychologicznie na prowadzącego. Natomiast no jasna sprawa jest, że będzie... Niektórzy przynajmniej mogą cały czas skręcać w stronę swojego tematu, no i wtedy już cały czas rzuty na charyzmę nam nie pomogą. Będzie trzeba mieć wtedy rzuty na inne nasze parametry i statystyki postaci. Jeżeli ja miałbym na przykład rzut na pamięć, to ja bym każdy przegrywał. A jestem zły z powodu olewania historii jako nauki przed rząd, pisze Piotr. A ja się ci absolutnie nie dziwię, zwłaszcza, że wiesz, no, myśmy chyba mówili wszyscy, przynajmniej wypowiadam się w imieniu mojego pokolenia i późniejszych, dlaczego się uczy nas historii do roku 40, na przykład, albo do 39. No, nie ma żadnego to sensu, zwłaszcza, że żyjemy trochę w innych czasach. Ja bym na przykład chciałem się dowiedzieć czegoś na temat wojny w Wietnamie, czy współczesnych konfliktów w izraelsko-palestyńskiego, chociażby konfliktu na Bliskim Wschodzie, druga i pierwsza wojna w Zatoce Perskiej. To są bliskie rzeczy nam, tak? Jean Baudrillard napisał książkę Wojny w Zatoce, nie było właśnie o Zatoce Perskiej i jej obrazach medialnych. To są tematy, które nas współcześnie dotyczą. Czemu tego nie ma na historii? Czemu zawsze zaczynaliśmy od starożytnego Egiptu? Każdą kolejną naukę historii, czy to w moim przypadku podstawówka, gimnazjum, liceum, czy to teraz podstawówka, liceum, tak? Albo studia, to samo. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak. I tutaj wjeżdża na białym rumaku historia i teraźniejszość i zamiast dowozić tego, co myśmy chcieli wszyscy, to nie dość, że multiplikuje jeden przedmiot i robi z niego dwa, to jeszcze wstawia do drugiego żałosną ideologizację, przynajmniej w zamiarze takim. Strasznie to jest smutne, a prawda jest taka, że potrzebowalibyśmy raczej, myślę sobie, lekcji historii takich, które pokazują, że historia... dzieje się na naszych oczach bardzo często i zadanie historyka jest trochę takie jak zadanie dziennikarza, który selekcjonuje informacje. Wiecie, jaka to jest gigantyczna odpowiedzialność? Macie trzy różne dokumenty źródłowe, tak? Jeden mówi wam A, drugi B, a trzeci A minus. Jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło w danym momencie. Komu uwierzycie, tak? Sprawdzacie, kto się powoływał na nie, kto komentował, ale w którymś momencie to jest your call, tak? Twoja decyzja, co uznasz za prawdę historyczną i potem przedstawisz ludziom w podręczniku szkolnym jako prawdę objawioną. Ale ci w podręczniku szkolnym już nie będą czytać tych trzech dokumentów, co ty. Dlatego ja idę w powietrze, jak ludzie mówią, że historia jest obiektywna. No nie. Znaczy w którymś momencie jest badacz, historiograf, który przeczesuje źródła i on musi podejmować takie decyzje, tak? Dziennikarz dzisiaj może zrobić narrację na zasadzie terrorystyczny Hamas atakuje biedny, uciemiężony Izrael albo obrzydliwi Izraelczycy atakują dzieci w szpitalu w Palestynie.
macie to samo wydarzenie, dwie perspektywy i naprawdę zależy bardzo często dużo od światopoglądu dziennikarza, który to przedstawi, co wy potem uznacie za prawdę objawioną o świecie. Więc wyobraźcie sobie do ciężkiej cholery, jak to się aplikuje do XIV wieku, w którym nie było internetu, w którym nie mieliśmy możliwości szybkiego weryfikowania informacji, a przede wszystkim nie było tylu źródeł informacji. Jeśli kiedyś oczy otworzyły, jak przeczytałem dwie narracje o tym samym wydarzeniu historycznym, to był chyba zjazd gnieźnieński. Jedno pisał biskup Tietmar, a drugie pisał nasz swojski, nie pamiętam czy Kadłubek, czy Długosz, jeden z dwóch. W każdym razie, no różnice były straszne. Znaczy, z jednej strony biskup Tietmar mówi, że te prymitywne, barbarzyńskie, słowiańskie ludy, a tutaj cni wojowie Bolesława, nie? Macie to samo wydarzenie i dwie różne narracje. Czyli mamy tyle historii, ile jest krajów na świecie, czy kultur na świecie, tak? Przynajmniej. Więc tak szkoda wielka, że historycy czegoś takiego nie robią. Ja akurat miałem genialnych historyków, którzy właśnie uczulali nas na to, ale wiecie, no ilu historyków tego nie robi i przedstawia po prostu nudny ciąg wydarzeń albo, nie wiem, sprowadza naukę historii do vademecum z datami i wydarzeniami. I oczywiście za każdym razem to są daty podpisywania pokojów i daty wybuchu wojen. Jelo. Ślimak, dzięki za wsparcie od 5 miesięcy. Q&A na pocieszenie w to jesienne przeziębienie. A to galanonim to był. No to wiedziałem, że się pomyliłem, że to nie był tak, że no to wiedziałem. Czyli galanonim i biskup Tietmar opisywali to wydarzenie. Dziękujemy Lucyferowi za sprostowanie. Pamięć Krzysztofa, jak zawsze jest pamięcią Krzysztofa, to znaczy pamięcią warunkową. To znaczy Krzysztof pamięta pod warunkiem, że pamięta. Czy czytałem medytację Marka Aureliusza? To jest w tej niebieskiej serii chyba, Derewieckiego mam wrażenie. Chyba mogłem przeglądać. Czy będzie kiedyś na Steamie gra Disco Elysium? Ja już przestałem zapowiadać, jakie będą gry, bo to nigdy nie wiadomo, moi drodzy, ale ja wciąż uważam, że Disco Elysium nie jest dobrą grianą na stream. Jeżeli mi udowodnicie, że jest inaczej, to będę z was dumny, więc zrobimy sobie taki eksperyment, pewnie pojedynczy i zobaczymy, jak się przyjmie. Ten Omnitrix, dziękuję serdecznie za bycie Jam Nikołajem i Kamilowi Piekarze też dziękuję za bycie Jam Nikołajem. Ja, czas mknie i tematów jest tyle, że ja nie zdążę nawet powiedzieć niuch i wam podziękować, a mamy nawet specjalną ikonkę Jam Nikołaja na takie okoliczności wspaniałą, której ja sam użyję w tym momencie. Co sądzisz, pisze Fat Panda, to jest ciekawe pytanie o wtórnym analfabetyzmie w społeczeństwie, zwłaszcza na Zachodzie. Coraz mniej ludzi umie poprawnie czytać, pisać i liczyć w zakresie podstaw. Nie lubię określenia wtórny analfabetyzm, ale na pewno jest pewien problem w zakresie umiejętności podstawowych. To znaczy ludzie przez to, że są uczeni historii literatury zamiast języka, no to przestają posługiwać się językiem prawnie, albo przestają się posługiwać językiem, dla mnie istotniejsze, komunikatywnie. Mnie już nie interesuje, moi drodzy, to, czy ja mam oddaną nawet pracę dyplomową poprawnie, ortograficznie, językowo. Mnie interesuje to, czy ja ją rozumiem. Mój najczęstszy komentarz w różnych tekstach, które oceniam, czy redaguję, brzmi: nie rozumiem. To nie jest tak, że to jest błędne, ja nie rozumiem tego. Z trzema kuźwa dyplomami zrozumienia tekstu nie rozumiem tekstu czytanego, czyli jest coś nie tak. Natomiast to nie jest ani wina człowieka, który się posługuje takim językiem, ani to nie jest wina, nie wiem, rządu na przykład, tylko to jest wina konkretnej formacji światopoglądowej, której rolę można streścić następująco i bardzo dobrze mi się do tego przyda religia. No Krzysztof, musi być religioznawstwo, bo musimy się nauczyć w szkole, że jest coś takiego jak islam. Aha, czyli rozumiem, że jesteśmy w XIX wieku i jedynym źródłem wiedzy o tym, czym jest islam, jest budynek, do którego idziemy albo jedziemy sobie, jeżeli mamy taki komfort i jest w ogóle autobus strefowy, przez 2 godziny o godzinie 4:30 nad ranem. Nieprawdopodobnie przenikliwe i inteligentne. Więc wiecie, im więcej ludzi będzie uważało, że pewne rzeczy muszą być w szkole, bo tylko tam się jesteśmy w stanie czegokolwiek uczyć, tym większe będziemy mieć problemy. Prawda jest taka, że rzeczywiście w nauczanie bezpośrednie powinno być w przypadku tematów, które są niemożliwe do zrealizowania na odległość. W związku z powyższym dotyczą umiejętności praktycznych, które kształtujemy. Wiedzę zawsze jesteście w stanie trenować na odległość, ale umiejętności nie. Na przykład ten mój konkretny kazus, który miałem, powinien być dla nauczycieli. Typu, że na przykład uczeń ma myśli samobójcze, co mu mówisz? Nie? Albo ktoś zachowuje się w sposób, który zagraża zdrowiu innych uczniów, gdzie dzwonisz? To są praktyczne rzeczy. Nie zrobicie takiej inscenizacji zdalnie na kursie. Musicie mieć ludzi, z którymi będziecie rozmawiać. Tak samo, jeżeli chodzi o naukę przez zabawę. O wiele ciężej bawić się zdalnie, ale o wiele łatwiej jest zrobić tego rodzaju dramę, czy zabawę szkolną, czy cokolwiek innego, no na miejscu. Więc takie rzeczy powinny być priorytetyzowane, a niestety nie są.
Próba obiektywnego przedstawienia historii sprowadziłaby się do pisania kalendariów, które nam nic nie umieją. Bardzo ładna uwaga, betonowy beton. Podoba mi się. Co robić, pisze autyzmo, jeżeli kierunek na studiach jest zbyt męczący, a żaden inny nie brzmi zachęcająco. Studiuję biotechnologię. Ojej. Spróbuj przejść na wykłady na innych kierunkach, może tam będzie coś, co cię bardziej zainteresuje. Korzystaj z tego, że jesteś studentem, studentką, osobą studiującą, wszystko jedno i możesz się przejść po wydziałach i skorzystać z tego. Zresztą każdy w zasadzie może wejść na wykład, to nie jest żadne ograniczenie, no ale wiecie, to ciężko jest to osobie przysłowiowo z ulicy zrobić, no bo po prostu nie zna rozkładów zajęć, a nie wszystkie wykłady czy sale wykładowe mają rozkłady na drzwiach lub przed drzwiami. A jeżeli się jest studentem, łatwiej jest uzyskać takie informacje, więc ja w ten sposób bym to robił. Ja, żeby znowu nie było, zrobiłem tak kiedyś raz, że poszedłem na zajęcia na filologię angielską, tak z głupia frant, i nagle się dowiedziałem, że na filologii angielskiej czyta się fantastykę, na filologii polskiej nie. Więc miałem przynajmniej dzięki temu jeden fajny kurs, który mi przywrócił nadzieję w studia i sens studiowania. A gdybym, prawda taka, wtedy myślał trochę inaczej, czyli tak jak teraz, prawdopodobnie bym się przepisał i nie byłbym nieszczęśliwy. Tak, finalnie byłem na studiach doktoranckich, bo wcześniej ja nie byłem nieszczęśliwy na studiach. Dużo ludzi w ogóle uważa, że Krzysztof narzeka na edukację, ponieważ albo mu się źle w niej było, albo sobie nie radził, albo był niezadowolony. Przeciwnie, ja do momentu pójścia na studia doktoranckie byłem bardzo zadowolony. Miałem bardzo konserwatywne poglądy na edukację z bardzo prostego powodu. Sam nie miałem problemu, w związku z powyższym nie widziałem ich u innych. Ale w momencie, w którym przeszedłem po pierwsze na drugą stronę i zobaczyłem, jak to wygląda z perspektywy nauczyciela czy wykładowcy, po drugie, jak zobaczyłem, jakie mogą być problemy i patologie, jak sam niestety ich doświadczyłem, no to nagle zacząłem trochę inaczej patrzeć na to, co mnie spotykało wcześniej i niby spotykały mnie same dobre rzeczy, ale potem sobie przypominałem, co spotykało moich znajomych i kolegów i koleżanki ze szkół. I to nie było już takie miłe. I nagle zacząłem patrzeć na sytuacje, które były dla mnie totalnie normalne, jako na przejawy różnego rodzaju patologii. Jak na przykład to, że ja się dogadywałem z łacinnikiem na studiach. Miałem u niego 6 na samym początku, znaczy na studiach maksymalna ocena 5 zaliczone. Z tego względu, że zorientował się, że miałem 6 w liceum drugim ogólnokształcącym u babeczki, którą on znał, i się jej bał jako student jeszcze. Więc on powiedział, okej, to ja ci zaliczam cały przedmiot. No więc miałem fajrant, ale równocześnie pamiętam, jak sobie siedziałem, robiłem tam inne rzeczy w sali wykładowej i słyszałem, jak mówił do studentek. No i do dzisiaj się wstydzę, że nie wstałem i nie zaprotestowałem, bo to był obrzydliwy szowinista i oblech. Ale nie zrobiłem tego, bo było wygodniej, tak? Wygodniej było spojrzeć w inną stronę, więc dlatego patrzę teraz w tę stronę, od której wcześniej odwracałem wzrok. Leo, dziękuję za przyłączenie do wspierających bardzo serdecznie. Byłem świadkiem rozmowy, pisze Wojtek W., że pierwsi pracownicy chcą dużo hajsu na juniora, bo trzeba 7 tysięcy brutto. Aż 7 tysięcy? W Krakowie brutto? Aż 7 tysięcy w Krakowie i czy w Warszawie brutto, czy w Gdańsku, czy we Wrocławiu wystarczy ci na opłacenie kredytu, na opłacenie rachunków za mieszkanie i na opłacenie w miarę okej wyżywienia, dojazdów do pracy i jesteś na zero. Więc to nie jest aż. Na tym polega problem i ten problem się nazywa inflacja. Dlatego też powinno istnieć coś takiego jak widełki płacowe i w ramach widełek płacowych negocjujemy. Jeżeli pracownik dostaje widełki płacowe i widzi, że ktoś mu proponuje od, nie wiem, 5 tysięcy do 8 tysięcy, netto, to wtedy może podejmować decyzję. Ale jeżeli dostaje widełki płacowe 2 do 14 tysięcy, a takie widełki widziałem, no to jest tak, aby tych widełek nie było. A jeżeli w ogóle idzie na rozmowę o pracę w ciemno i dostaje pytanie, to ile by pan chciał zarabiać u nas, no? I teraz mamy taki, ruletka, nie? To jest hazard czysty. Co powiedzieć, żeby było adekwatnie dla mnie, ale równocześnie był zainteresowany rekruter i żeby to było zgodne z płacami, średnią płac, w ogóle medianą płac w Europie Środkowo-Wschodniej za ostatnie 20 lat. I w ruletce decydujemy się na jakąś kwotę, która następnie będzie decydowała o naszym życiu w tej firmie na podstawie jednego hazardowego wyboru? Serio? To nie jest poważne i bardzo jestem zadowolony, że właśnie młode pokolenia mówią, albo będą widełki płacowe, albo fon, tak? To wy potrzebujecie pracowników, a nie odwrotnie. Bardzo dobra postawa i ja to absolutnie propsuję. Zawsze starałem się, jeżeli ktoś mnie pytał, ile chcę zarabiać, podawać maksymalnie absurdalną kwotę i cieszyć się z dyskomfortu, który widziałem na twarzy rozmówcy.
czy oglądam kanały podróżnicze. Zdarza mi się Koristo, chociaż szczerze powiedziawszy o wiele chętniej oglądam teraz kanały geopolityczno-lorowe. Jest coś takiego, co się nazywa dosłownie Real Life Law. Bardzo mnie to rozbawiło, że to się nazywa Real Life Law, więc to oglądam bardzo często. I też przyznam się wam, że często oglądam Good Times, Bad Times, bo wprawdzie zacząłem oglądać wtedy, kiedy cała niestety sytuacja wojenna wynikła za naszą wschodnią granicą i chciałem mieć jakieś źródło sensowne informacji, a oni bazują na konkretnych raportach, Rohana konkretnie. Stwierdziłem, że to dobrze o nich świadczy, jeżeli podają źródła w pierwszym zdaniu, a to był jeszcze moment, kiedy informacje na temat agresji Moskwitów ukraińskiej dostawaliśmy na Twitterze głównie i nie było, były one z dużym opóźnieniem dopiero redagowane przez prasę, więc to był taki fajny dla mnie kanał, który opisywał to wszystko zbiorczo i jeszcze opatrywał sensownym komentarzem. No więc potem jak zobaczyłem, że są tam inne materiały z innych stron świata, to się ucieszyłem, więc tego słucham teraz więcej i oglądam więcej. Kiedyś natomiast zdarzało mi się, jak miałem jeszcze telewizornie u rodziców i oglądałem National Geographic, że rzeczywiście oglądałem więcej rzeczy podróżniczych. Ale na YouTubie nic podróżniczego nie znam, to wam od razu powiem. Jarosław Dobrowolski, książka Dziwny Zachód, nie znam Hacks. Lovecraftowski klimat, to się, jeżeli ci się Lovecraftowski klimat Hacks podoba, to jeszcze raz polecam Upadek domu, nie Ruszarów, pamiętajcie, tylko Asherów, tak? The Fall of the House of Asher na Netflixie. Zaraz wam jeszcze pokażę. To jest przepiękny przykład tego, jak można coś dobrze uwspółcześnić, a równocześnie nie spierniczyć, jeżeli chodzi o zgodność z oryginałem. Więc macie bardzo odświeżone spojrzenie na opowiadanie Edgara Allana Poe, ale równocześnie zrobiony z tego 8-odcinkowy serial, który wciąga niesamowicie, ponieważ opowiada zupełnie inną historię, a równocześnie jest takim, o, to będzie najlepszy komentarz. Jest taką sukcesją, tylko że w uniwersum lovecraftiańskim. Dosłownie, ponieważ wszystko dotyczy rodziny niesamowicie bogatych magnatów, którzy nagle zaczynają mieć różnego rodzaju dziwne przypadki i padają jak świeżo ścięte zboże w każdym odcinku. No, rewelacyjna rzecz naprawdę, świetnie zrobione. Postaram się wam zrobić recenzję, ale nie traktujcie tej obietnicy wiążąco, bo to zależy od tego, czy będę mieć wenę jutro. Głównie. Taki fakt od Marka Lipa. Miałem maks na spisania pracy literaturoznawczej na Olimpiadzie Literatury Języka Polskiego na jakimś tam etapie i zero z części o granie, bo mój polonista nie umiał mi pomóc w nauce tego. Ach, gramatyka. Och, miałem to samo, Marlip. To jest plaga, ponieważ poloniści nie znają gramatyki. A wiesz, dlaczego nie znają gramatyki? Ponieważ nie są tego uczeni na studiach. Na studiach polonistycznych priorytetyzuje się, no co? No, zastanówmy się, moment, chwileczkę, co? A, już wiem, poezję. To dlatego być może. Czy słyszałeś, że Disney chce zrobić remake pierwszej trylogii Star Wars? Nie, Psycho Bobby. I wiesz, co zrobię w tej chwili z tą informacją? Wyprę ją i będę udawał, że tego nigdy nie przeczytałem. Ponieważ sama myśl o tym sprawia, że umierają mi szare komórki. W tym momencie umarły 4. Ojej, teraz następne 9. Muszę powstrzymać ten proces natychmiast. Planeta Abstrakcja na YouTubie jest fajnym kanałem podróżniczym. Dzięki za polecenie, Nevras. Od razu się wklikam, bo czemu by nie? Ostatnio zaczynam się wklikiwać w rzeczy, które polecacie. Dzięki temu to nie są tylko polecajki z mojej strony i bardzo mnie to cieszy. Proszę bardzo, 484 tysiące subskrypcji. Nigdy tyle nie będziemy mieć i bardzo dobrze. Nie trzeba się liczyć na subskrypcje. Najważniejsze są i tak wyświetlenia mojej mini, żeby się docierały informacje do wielu ludzi. Ale wciąż nie rozumieją tego ludzie, którzy zlecają influencerom różnego rodzaju współpracę. Dzięki temu mamy takich influencerów, jakich mamy. Bo może warto byłoby spojrzeć na to właśnie, co jest traktowane jako content jakościowy chociażby. O, na przykład taki, uwaga, naukowy bełkot, jestem w stanie na jednym oddechu każdemu polecić w każdej grupie wiekowej i za każdym razem będę mieć rację i będzie to słuszne, ponieważ jest to po prostu wartościowy kanał i takie warto polecać zdecydowanie. Kanał Makłowicza. Kanał Makłowicza powinien, to jest osobna kategoria na YouTubie, tak? Znaczy jest YouTube polski, jest YouTube zagraniczny, jest Makłowicz. To jest trzecia kategoria i ona jest bezkonkurencyjna. O Jacku Bartosiaku się nie wypowiem, Gorbex, bo w ogóle nie śledzę postaci kompletnie. Mignął mi chyba, bo na kanale Dwie Lewe Ręce na podcaście była z nim rozmowa na ten temat. Jak planować karierę akademicką? Nie planowałem aż 777 poza jednym wątkiem i to ci polecam. Od samego początku miej takie miejsca w sieci, w których będziesz gromadzić swoją działalność i opis swojej działalności. Może być to LinkedIn, może być to, no, kiedyś bym powiedział Twitter, ale dzisiaj już tego nie powiem.
może być to na pewno ResearchGate, Akademia Edu, to co wam polecałem. Na pewno warto sobie założyć konto w Google Scholar, o tym wam mówię już stale, bez przerwy, ale nigdy za dużo. Z bardzo prostego powodu, to znaczy jak wyszukujecie sobie różne rzeczy w Google Scholar, powiedzmy, że sobie wyszukamy coś na temat imersji, bo zawsze czegoś szukam na temat imersji, żeby było radośnie, to mając konto w Google Scholar można sobie zapisywać różne rzeczy, które cię interesują i tworzyć sobie taką bibliotekę tematów, które są dla ciebie ważne. Oprócz tego możesz mieć właśnie profil swój, gdzie z kolei zamieszczasz wszelkiego rodzaju publikacje naukowe, no i zliczają ci się cytowania tych publikacji, co dla mnie akurat jest istotne o tyle, że wtedy widzę, kto mnie czyta, kto się w ogóle interesuje tym, co ja piszę, więc dla mnie ważne. I to są takie rzeczy, które można sobie zrobić wcześniej i zdecydować, dlatego o tym mówię, pod jakim imieniem i nazwiskiem będziesz publikował. Ja zdecydowałem na Krzysztof M. Maj, ponieważ no, nie znalazłem w Google nikogo, kto by się tak nazywał. To było aż tak proste, bo rozważałem też wersję z pełnym drugim imieniem, ale już był taki, więc nie. No więc została tylko ta opcja. Bardzo się ucieszyłem, że z tej swojej decyzji w momencie, w którym zobaczyłem, kto był w debacie w tym roku, w 2023 konkretnie. Więc tak, w temacie planowania kariery akademickiej musisz dobrze wymyślić awatara. Jak zmotywować się do pracy kreatywnej, jak się jest osobą chaotyczną, głównie programuje, rysuje grafiki na koszulki. Tutaj właśnie ci się przyda zgamifikowanie tego, to znaczy nagradzanie siebie w taki drobny sposób, że coś fajnego zrobisz. Mnie zwykle pomaga aplikacja, w której odznaczałem sobie jakiś projekt, który zrobiłem, ale osoba, która myśli chaotycznie i pracuje chaotycznie, nie będzie lubić deadline'u, więc nie dawaj sobie tam deadline'u, tylko potraktuj to jako odhaczenie. Ja korzystam na przykład z Trello, gdzie mogę sobie kliknąć, jak coś zrobiłem i to się odhacza, zmienia kolor, jest ładnie. To działa na bardzo podstawowym poziomie, na nasz prosty małpi mózg i nasz prosty małpi mózg się cieszy, tak? Jak ta małpa z tymi talerzami w głowie i jest zadowolony, bo dostał kolorek i wszystko jest fajnie. Mnie to pomagało, natomiast odradzam wtedy wyznaczenia sobie jakichś deadline'ów, bo to cię będzie demotywowało w takich sytuacjach. Miałem powiedzieć demonetyzowało, bo wiecie, granulat dla youtuberów się kończy. Jest postępowanie o cofnięcie doktoratu Bartosiaka. Doktorat można wedle polskiego prawa cofnąć wyłącznie z uwagi na plagiat, więc jeżeli są takie przypadki, które zakrawają na plagiat, a wiem, że były dyskusje na ten temat, to jest taka procedura możliwa do wykonania. Osobiście uważam, że to jest zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi o cofanie doktoratów. Ja nie znam sytuacji sprzed ostatnich 20 lat skutecznego cofnięcia tytułu doktorskiego nikomu. A znam jeden przypadek, który się rozbił o Polską Akademię Nauk, mianowicie dotyczył odebrania doktoratu babeczce, która splagiatowała w tak wulgarny sposób ludzi z zagranicy, że oni to zauważyli. To jest dużym sukcesem. No i następnie się okazało, że wszystkie swoje stypendia, laury, diamentowe granty, sranty i tak dalej, wszystko oparła na kłamstwie. I nie zdołano cofnąć jej tytułu, bo się odwołała do sądu administracyjnego i postępowanie trwa dalej, a usłyszałem o nim po raz pierwszy 7 lat temu. Więc wiecie, ciężka sprawa. Nawet jeżeli ktokolwiek powie, że będzie można cofnąć komuś doktora, to zapewne, wiecie, biorąc pod uwagę czas trwania afer w polskim internecie, to wszyscy już zapomną. W tej chwili powoli ludzie zapominają, że śmietanka polskiego YouTube'a, a niech sobie ten przepis pamięta elita, że każda śmietanka na deser jest bita, albo molestowała, albo mobowała, albo robiła rzeczy, których absolutnie nie powinna robić wedle, już nawet nie prawa jakiegokolwiek, tylko przepisów panujących na tej platformie. Już powoli ludzie zapominają o tym i trzeba będzie odgrzewać temat kolejnymi filmami. To pomyślcie sobie, co dopiero w takich przypadkach, kiedy postępowanie może trwać 7 lat. My zapominamy po miesiącu już w tym momencie. To jest przerażające absolutnie. Absolutnie. Broń matematycznej zagłady jeszcze jest polecana przez Marlipia. Pozwala na początek wejść w temat algorytmów i bezlitosnych systemów typu ocen, grantów i tak dalej. Ja chyba kojarzę ten tytuł, ale sobie jeszcze go skopiuję, żeby zapamiętać, a ponieważ jestem strasznie egoistyczny, zrobię to w tym momencie na live i dzięki temu zapamiętacie to za mnie. To jest sposób, moi drodzy, tak to wygląda. Broń matematycznej zagłady Kathy O'Neill. To jest coś, co wygląda na rekomendację szytą jak na miarę dla mnie. Zacząłem studia, pisze Wiktor Brylonek, i na razie narzekam tylko na prowadzącego, który na trzecie zajęcia, na jednych zrobił lekcję organizacyjną, na drugich kolokwium, a na trzecich go nie było. Kocham ludzi. Jeżeli nie było go na trzecich zajęciach i nie jest to w żaden sposób zaznaczone, to zgłoście to od razu do dziekana do spraw studenckich albo do spraw kształcenia, ponieważ prowadzący nie ma prawa czegoś takiego robić, jeżeli tego nie zgłosi, a jeżeli zgłosi, to ma odrobić i ma to odrobić w sposób oficjalny. Z czego zdobyty doktora by mnie najbardziej zdziwił? Już z niczego, szczerze powiedziawszy. Ja już widziałem tak durne rzeczy, że mnie to w głowie się nie mieści.
pamiętam, jak moja mama kiedyś wróciła z pracy swojej, ja zawsze towarzyszyłem mojej mamie, jak poprawiała kolokwia czy coś i gadaliśmy o długie lata, dlatego zawsze z uśmiechem słucham, jak ktoś mówi, no Krzysztof, tematy ci się skończą, 3 lata na YouTubie jesteś, będziesz do tej edukacji mówił. Ja mam taki ptysiu różowy, ja o tym rozmawiam przez 30 lat w mojej rodzinie. Byłem oseskiem, już o tym rozmawialiśmy praktycznie. Mama wracała z pracy i rantowała na to, co się działo i to było dokładnie to samo. No i w którymś momencie przyniosła habilitację jednej z osób, którą akurat recenzowała. No ja spojrzałem na to, ja miałem 9 lat czy coś takiego i powiedziałem, ale mamo, jak to jest możliwe, że to jest książka profesorska, przecież to jest cienkie jak broszurka. No właśnie, więc mnie to specjalnie nie zdziwi już, moi drodzy, że w polskiej nauce dzieje się źle, bo się działo źle od bardzo dawna i w tym momencie można obronić doktorat, z czego się wam żywnie podoba. Nawet są takie procedury, że możecie zapłacić za doktorat eksternistycznie, jak taka przyjemność kosztuje od 15-20 tysięcy w zależności od uczelni. I dużo ludzi, którzy potrzebują doktorat tylko po to, żeby sobie wstawić zamiast imienia na YouTubie albo na LinkedInie, decyduje się na taką ścieżkę, ale już poniekąd nie musi, bo wystarczy pójść na uczelnię mniejszego kalibru, w tej chwili większość uczelni już jest uniwersytetami, ostatnio Akademia Ignatianum zyskała prawa uniwersytetu, więc za moment będziecie mogli zrobić doktorat sobie z czegokolwiek żywnie się wam podoba i w krótkim czasie, tylko po co, nie? Bo cały problem polega na tym, że zrobienie doktoratu stało się substytutem, zastępstwem do właściwej kariery naukowej. Dla mnie zrobienie doktoratu było przy okazji. Tak, to był efekt uboczny tego, czym ja się zainteresowałem, a nie cel do osiągnięcia. A jeżeli człowiek idzie z celem do osiągnięcia, że potrzebuje mieć tytuł, to w zasadzie już popełnia pierwszy błąd, jaki można. A potem trudno się dziwić, że jeżeli ktoś sobie postawi to jako cel, to potem będzie tym szpanował. No bo jeżeli sobie postawicie jako cel, że zbieracie primogemy po to, żeby wyłiszować je wszystkie w Genshin Impact na najbliższą archontkę wody, no to nic dziwnego, że jeżeli ją zdobędziecie, to będziecie wszędzie to szerować i się cieszyć. No i tak samo jest w tym przypadku. Jeżeli dla kogoś doktorat jest celem samym w sobie, albo średnia ocena jest celem samym w sobie, a nie produktem ubocznym, no to w ten sposób właśnie dewaluuje się jedno i drugie. Serial Gen V, spin-off The Boys. Zacząłem oglądać Kossakowski. Podoba mi się. To jest taka mieszanka Umbrella Academy, Stranger Things i Riverdale miejscami, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, to raczej Riverdale. Żeby nie było, ja lubiłem początkowe sezony Riverdale, ale potem się to poszło w takim niefajnym kontekście, w kierunku, ale absolutnie bym nie powiedział, że Gen V jest na tym poziomie co The Boys. Więc to jest raczej dla fanów The Boys, tak samo jak te animacje o... już nie pamiętam, jak one się nazywały, ale osadzone w uniwersum The Boys. Były raczej dla fanów pierwotnego serialu, więc zdecydowanie w pierwszej kolejności oglądacie The Boys, a potem i animacje, antologię całą osadzonych tam opowieści i Gen V jako taką. Dynatic, dzięki za wsparcie od 10 miesięcy. Polowanie, jak ten film, czy ja nie wiem, czy ja to oglądałem, nie pamiętam szczerze powiedziawszy w tym momencie. Jeśli chodzi o publikację, trzeba publikować pod urzędowymi danymi, czy można tutaj dodać drugie imię, którego się nie ma? Bardzo ciekawe pytanie, Łajtki, nie jestem w stanie ci na nie odpowiedzieć, ale zasadniczo, jeżeli masz coś takiego jak pseudonim artystyczny, to funkcjonuje bardziej w świecie literackim. Jednak w świecie naukowym musisz mieć takie dane, jakie masz przynajmniej zgłoszone w zakładzie pracy, w którym pracujesz, lub w bazie, bo są takie bazy, na przykład Nauka Polska jest taką bazą, która jest wiążąca, więc to jest tylko kwestia praktyczna. Chcesz występować wszędzie tak samo, żeby być googlalnym. To jest swoją drogą problem kobiet zmieniających nazwiska w Polsce. No, która to praktyka prowadzi do tego, że ktoś sobie na przykład pracuje na swoje nazwisko przez lata, a potem nagle je zmienia w wyniku małżeństwa. No i co teraz, tak? No i jest realny problem. Bardzo dużo kobiet decyduje się, żeby kontynuować karierę naukowczyń pod starymi danymi właśnie. Czyli to już nie są dane urzędowe, prawda? Tylko te, które były wcześniej. Więc takie przypadki są, ale one muszą być uzasadnione w jakiś sposób. O, The Boys Diabolical, to było to, mówisz, Michale? Okej, okay, dobrze. To ja poczekam sobie na oryginalny The Boys. Tak bym zrobił, jeżeli macie duży natomiast niedosyt, to można sobie Gen V pochłonąć, ale to bym zrobił wtedy, kiedy wyjdzie cały serial, bo jak się tak czeka z odcinka na odcinek, to nie ma się motywacji, przynajmniej jak się jest mną, lubiło się oryginalnych The Boys, a nie do końca się lubiło Umbrella Academy, żeby oglądać kolejny odcinek.
Masz tak czasem, że musisz nadrobić poprzednie sezony serialu, ale ile razy, Krzysztofie, bo przez długi czas oczekiwania na nowy sezon zdążyłeś zapomnieć fabuły. U mnie to jest notoryczne, dlatego kocham twórców seriali, którzy dają bardzo prosty segment przed serialem w poprzednich sezonach albo w poprzednich odcinkach. Boże, takie skróty fabularne powinny być wszędzie. I nawiasem mówiąc, są też, jeśli mnie pamięć nie myli, a chyba mnie nie myli, na początku kolejnych tomów mojej ulubionej sagi, którą będę wam bez przerwy polecał, to znaczy sagi Powiernika Światła. Widzicie, jakie to są cegły, tak? No jeżeli nie zrobicie jakiegokolwiek skrótu na samym początku, to będzie problem. Oczywiście wyjąłem tom, w którym akurat skrótu nie ma, ale w kolejnych są. Czy na 100 tysięcy stubów zagrasz w Until Dawn? Na 100 tysięcy się zobowiązałem na Reksia, ponieważ to było bardzo abstrakcyjne. Ostatnio bardzo mnie rozczarowaliście, ponieważ zauważyłem, że się zbliżamy niestety niebezpiecznie do granicy 80 tysięcy subskrypcji, a mówiłem wam, żeby nie subskrybować tego kanału, w związku z powyższym teraz jest ryzyko, że osiągniemy 100 tysięcy i cholernego Reksia szybciej niż myślałem, a ja naprawdę nie znoszę, ponad wszystko nie znoszę platformówek. Na szczęście tylko nie zobowiązałem się, jak długo będę grał w Reksia, nie zobowiązałem się, że będę grał we wszystkie części Reksia. Powiedziałem tylko, że zagram w Reksia. To jest bardzo kluczowa sprawa, iż zagram na live, więc tutaj nie będę kombinował. Będzie na live Reksio, ale nie powiedziałem jak długo. Ostatnio na obronie doktorskiej pisze Natalia, recenzent się oburzył, że doktorantka przypisała sobie cudzą pracę. No nie, po prostu napisała ją przed ślubem pod innym nazwiskiem. No właśnie, to się bardzo często dzieje tak swoją drogą. Jak prawo danego uniwersum powinno się odnosić do magii pamięci względem przepisów prawa dotyczących różnych przestępstw? Ciekawy problem. Myślę, że jeżeli chodzi o prawo, to musiałbyś mieć bardzo dobre uzasadnienie betonowe betonie, żeby stworzyć inne niż to, które penalizuje rzeczy uznawane w naszej rzeczywistości za karalne. Swoją drogą jest taka teoria budowania świata, że musicie zbudować trzy takie kolumny, żeby na nich wsparł się ten metaforyczny dach, jaki sobie utożsamimy z całym światem. Musicie mieć jakąś przestrzeń, tak? Musicie mieć czas, czyli historię tego świata, no i wreszcie musicie mieć to wszystko, co ten świat czyni światem, czyli jakieś prawa natury, filozofii, także prawa karne, które funkcjonują w tym świecie, ponieważ one tworzą komponent etyczny, który jest też bardzo istotny. No i są takie światy, w których chociażby etyka jest no co najmniej kwestionowalna. To jest kazus inkwizytora piekary. I to, co się tam dzieje, no przerażające absolutnie, no ale to jest przerażające dlatego, że ten świat jest też przerażający. Jest dużo ludzi, którzy podchodzą do krytyki cyklu inkwizytorskiego trochę ze złej perspektywy, znaczy zamiast skoncentrować na jego faktycznych wabach, no mówią o tym, że ten świat brutalizuje jakieś przestępstwa, ale dobrze, ale ten świat jest brutalny, stało się w nim straszne rzeczy, tak? Trudno, żeby tam ludzie robili sobie fabułę a la najmniejszy elf. No nie, to są ponure historie i takie mają być. Więc trzeba byłoby zawsze tutaj bardzo ci uważać, żebyśmy nie balansowali na tej niebezpiecznej granicy między sugerowaniem czytelnikowi, że jakieś przestępstwo jest okej, a tworzeniem czegoś, co jest sensowne w realiach jakiejś rzeczywistości. Więc jeżeli na przykład w realiach jakiejś rzeczywistości szaleje morderczy zakon, który pali wszystkich na stosach, którzy robią coś wbrew ich religii, to musi to być, jeżeli to jest złe, a jest to złe z perspektywy tego świata i naszego, no przedstawione jako coś negatywnego. Jeżeli będzie przedstawione jako coś pozytywnego, to musimy się liczyć z tym, że czytelnicy powiedzą, ale zaraz. Ta nasza historia też ma znaczenie. Tolkien słusznie powiedział kiedyś, że trudno jest tworzyć nowy liść. Jeżeli liść działa w naszym świecie, łączy się z ekosystemem, jest na drzewach, jest cała ta kwestia związana z chlorofilem, tlenem i tak dalej, pamiętacie to wszystko. Traktujemy to jako oczywistość. Po co wymyślać nowe liść tylko po to, żeby wymyślić, jeżeli za tym idzie wymyślenie całego ekosystemu od nowa? O wiele lepiej jest skupić się na tym, co w tym listowiu będzie mieszkać i opisać królestwa elfów, nie? Na tej zasadzie bym do tego podchodził, do problemu prawa. Bardzo ciekawy temat swoją drogą. Google Scholar ogarnia zmianę nazwisk po ślubie. No, Łukaszu, różnie z tym bywa. Czasem jest tak, że jeżeli zmienić się na przykład mail w Google Scholar, to bardzo ciężko jest przypisać go na nowo, jeżeli nie masz dostępu do starego. To tyle wystarczy, jeżeli chodzi o mail akademicki. Wiktoria pisze, że ma katar, właśnie puściła się krew z nosa, ma nadzieję, że się uda szybko zatamować. Trzymamy za ciebie kciuki. Ja kiedyś miałem bardzo duże problemy z tym i w końcu mi przypalili naczynka i teraz się skonfrontowałem raz jeszcze z tym, z czego strasznie nie znoszę w naszym społeczeństwie, mianowicie człowiek dzwoni po pomoc. No, człowiek nie dzwoni po karetkę, jeżeli jest
nie wiem, ranka na palcu, tylko dzwoni wtedy, kiedy jest poważna sprawa. I moja poważna sprawa polegała na tym, że byłem nad umywalką i ona się zapełniała krwią szybciej, niż była w stanie ona uchodzić przez odpływ. W związku z powyższym, jak już byłem na etapie owijania twarzy ręcznikiem, to moi rodzice zadzwonili po pogotowie, żeby jak najszybciej coś z tym zrobić, bo nie wiedzieliśmy co. Okazało się potem, że mam bardzo słabą krzepliwość krwi i słusznie, że to zrobiliśmy. Ale na początku oczywiście dyspozytorzy powiedzieli: pani! Co tam? Co za problem? Tu się przyklepie, tam się zrobi. Nie rozumieją ludzie, do których się dzwoni. Ja wiem, że są takie przypadki, że ludzie też dzwonią i naruszają te protokoły wszystkie, ale generalnie wydaje mi się, że jeżeli ktoś gdzieś dzwoni, nieważne, czy to jest naprawa komputera, czy szpital, czy to jednak ma problem, z którym sam sobie nie umie poradzić, tak? I sam go nie umie rozwiązać. Strasznie to zawsze denerwowało, że jak dzwoniłem na przykład firmę od napraw internetu, tak? To słyszałem: a czy czytał pan samouczek? Tak, czytałem samouczek! Pomóż mi, kretynie! Ponieważ sam sobie nie umiem pomóc, dlatego dzwonię, inaczej bym nie dzwonił. To się trochę zmieniło, bo wydaje mi się, że dzisiejsze młode pokolenia są jeszcze mniej skłonne dzwonić. Ja pod tym względem czuję się bardzo młodo, bo dla mnie chwycenie telefonu to jest... No ja bym wolał już trzymać rozżarzoną lawę w rękach niż telefon i gdzieś dzwonić. Nie znoszę tego, więc jeżeli ja gdzieś dzwonię, to znaczy, że jest problem. No i pamiętam, że wtedy mi przepalali naczynia w nosie i od tego problemu, czasu już problemu nie miałem, ale na każdym etapie, każdy lekarz mi mówił: panie, co problem, mieliśmy tysiąc takich przypadków. Traktuj pacjenta jako pacjenta, nie tysiąc pierwszy przypadek. To jest podstawowa rzecz i mówię to jako człowiek, który ma w rodzinie lekarzy mówiących właśnie to, żeby nie było, że się wymądrzam w temacie, na który się nie znam. Traktowanie pacjenta jako indywidualny przypadek to jest najlepsza lekcja, jaką sobie można przyswoić jako lekarz na całe życie. Denerwuje mnie niesamowicie traktowanie kogoś wedle Schimmela i wzorca, który był w tyściku na studiach i teraz będziemy dopasowywać do tyściku na studiach przypadek człowieka, o którym nic nie wiesz, zanim nie zrobisz wywiadu medycznego i zanim się nie dowiesz czegoś o historii leczenia, przyjmowanych lekarstw, wcześniej przybytych chorób, różnych swoistości dziwnych, których się ma. Ale mnie to zawsze denerwowało, rozgadałem się, a pytanie było proste, o tamowanie krwi w nosie. Mam nadzieję w każdym razie, Wiktorio, że będzie lepiej. Och. No właśnie, Dominik pisze, że kolega umarł rok temu przez to, że karetka nie przyjechała po ból brzuszka. Właśnie to, też nie bójcie się nigdy, moi drodzy, zgłaszać różnych rzeczy, bo przysłowiowy ból brzuszka, jeżeli jest umiejscowiony ze złej strony, to może być to wyrostek, a jeżeli się z wyrostkiem szybko czegoś nie zrobi w razie takiego ataku, to mogą być niebezpieczne powikłania. Więc generalnie szukanie pomocy u ludzi nie jest złe, a takie tłumaczenie sobie w głowie, o, co ludzie powiedzą, nie jest dobre. Może to było dobre dla pani Bouquet, zwanej Bucket, to jest nawiązanie do serialu Co ludzie powiedzą, a na pewno nie jest dobre, jeżeli chodzi o nas samych. Bądźmy egoistyczni, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Zawsze zgłaszajmy, zawsze sięgajmy po pomoc. Nie można się w takiej sytuacji pomylić. Ach. No, Luki też ma smutną historię, że dyspozytor mówił: przesłania karetki, dowiozłem ojca do szpitala 30 minut później, był na stole operacyjnym. I wiecie, gdyby nie taka bliska osoba przy nas, która potrafi zareagować w takiej sytuacji, to co, nie? Więc tak, znowu, indywidualne traktowanie, no niespodzianka, odkrywamy Amerykę, jest istotne w naszej rzeczywistości, bardzo. Próbował pan włączyć i wyłączyć, tak, to z kolei się zawsze zdarza przy wszystkich problemach informatycznych. Ja też uwielbiam, jak support usiłuje rozwiązać jakiś mój problem. Miałem taki problem teraz lata, jak widzicie, teraz już w ogóle nie ma problemów, a były niestety przy tej mojej uroczej karcie Elgato, czy ja wspominałem, że nie polecam Elgato Camlink 4K? Nie polecam Elgato Camlink 4K, nie kupujcie nigdy tego produktu, jest okropny. Mianowicie, pokażę wam, jakie to były glitche, ale to było przerażające absolutnie. Ludzie mi nie wierzyli, że to nie jest moja wina, tak? To wyglądało w ten sposób, o! Dokładnie to, co się pojawiało za każdym razem, jak odpalałem jakąś grę na kanale. Takie dziwne glicze zielone. Co się okazało? Okazało się mianowicie, że przepustowość niektórych płyt głównych, PSI Lanes konkretnie, nie pozwalała na przepuszczanie sygnału, a karta Elgato nie wykazywała niekompatybilności z niektórymi płytami głównymi. Akurat zabawne jest to, bo moja płyta główna była dokładnie taka sama jak Luka Stevensa, więc dość dobra, żeby nie powiedzieć bardzo dobra. No ale wiecie, no jak nie macie tego wylistowanego na stronie Elgato, to jest problem. I oczywiście Elgato Support mówiło, że to jest moja wina, tak? Jak oni dotarli później, to całej diagnostyce komputera, która wynikła, z niej nic nie wynikło, tak? Nie było żadnych nieprawidłowości. No oni stwierdzili, że no, to trzeba kupić nowy komputer. To ja się wtedy zdenerwowałem i kupiłem kartę konkurencji i bardzo się cieszę. To okropność.
ale kamlinki graf, które są na USB-ka, to jest spoko. Natomiast tu był ten kamlink, który jest do komputera. Ja myślałem, że to jest dobra karta. Nie, nie jest dobra. Już lepiej mieć te małe kamlinki. Zresztą gdzieś mam tego kamlinka. Takiego maleńkiego, ale oczywiście go nie znajdę w tym momencie. Znalazłem. O, to jest taki kamlink do aparatu, który macie, podpinacie sobie USB z jednej strony, znaczy ten HDMI z jednej strony tutaj konkretnie, a z tej strony macie USB-ka i to idzie do kompa, jest wszystko w porządku. Natomiast Krzysztof oczywiście chciał sobie uprościć, chciał mieć to wszystko w komputerze, nie musieć tego podpinać i tak dalej, bo moje biurko jeździ, więc to by się odpinało, a i tak dalej, i tak dalej. Dramat! Graf mówi, że ma to PCI? Aha, i wszystko jest w porządku. No pięknie, to ja już nic nie rozumiem w takim razie. Absolutnie nic nie rozumiem. To jest magia. Oczywiście Night Flash, masz rację, to jest magia, a programiści są tech kapłanami, ustaliliśmy to już, to śpiewają do komputerów i one dlatego działają. Nie ma innego wyjaśnienia, nie ma logicznego wyjaśnienia. Krzysztof, czy kojarzy, że może koszmarne istoty, które spotykasz każdego dnia? No tak, przecież pracuję w środowisku akademickim. Znaczy, przepraszam, to jest pytanie o Mrako Kubisia. Nie. Ostatnio to wrzuciłem do tej książki, mega polecam. Będę musiał zanotować sobie. Pracuję w supporcie, pisze Jack of Brass. Musimy traktować ludzi i ich problemy jak liczby, które należy jak najszybciej według wzoru rozwiązać, bo mamy KPI do wyrobienia. Kolejne przeliczniki. Z pewnością to jest bardzo dobry pomysł, żeby takie narzucać ludziom, prawda? Coś dramatycznego absolutnie. Och. Gdyby nie szybka decyzja z bólem brzucha do szpitala, pisze Lucyfer, nie cieszyłabym się dzisiejszym streamem, ale niczym innym. No widzicie, to jest naprawdę poważna sprawa, więc zawsze trzeba dbać o swoje zdrowie, moi mini, i reagować w takich sytuacjach dynamicznie, a nie bać się, co będzie się działo. To samo pisze Magda Emilia, miała przez kilka lat problemy z osłabieniami, chodziliśmy po lekarzach, prosiliśmy się o badania, tłumaczyli, że wyniki miałem dobre, aż zemdlałem, wtedy też nic nie zrobili. Niestety czasem też zdarza się tak, że chodzimy po lekarzach od Annasza do Kajfasza, ale błagam was, nie zniechęcajcie się przez to do wszystkich lekarzy, bo to nie jest dobry pomysł, po prostu trzeba znaleźć właściwego. To samo jest z nauczycielami. Problem polega na tym, że no, szukanie nauczyciela dobrego to nie jest coś, na co nam się pozwala. Zwykle jest tak, że mamy jakiś zestaw nauczycieli, z których zwykle jeden jest dobry, a reszta jest do bani. No i co możemy zrobić innego, tak? W przypadku indywidualizacji kształcenia dobieracie sobie ich jak chcecie. Tak samo zresztą na studiach powinno być. Nie rozumiem, naprawdę tego nie rozumiem, dlaczego jest coś takiego jak kierunek studiów. Zauważcie, ile to wam przysparza problemów. Ile jest pytań, jestem na kierunku X i nie wiem, co robić w życiu. Jak to możliwe, nie? Przecież kierunek jest pomyślany w taki sposób, żeby już nas jakoś profilować. Czy jest pomyślany źle, więc może nie działa, więc może fajnie byłoby przynajmniej udostępnić taką opcję dla ludzi, żeby studiowali poza kierunkami, dobierali sobie sami program. Ale te opcje oczywiście, no nie zgadniecie, zostały zastosowane, zostały ograniczone do ludzi z najlepszymi wynikami. No pewnie. Tak samo indywidualny tryb studiów. Dlaczego na indywidualny tryb studiów nie może się zgłosić każdy, kto chce mieć, no nie wiem, indywidualny tryb studiów. Tylko musi się zgłosić ktoś, kto na przykład, to jest autentyczna historia ostatnio, którą usłyszałem, że jeżeli chce pani mieć indywidualny tryb studiów, to trzeba być w ciąży. Co to jest w ogóle za tekst jakiś? Już pomijając, że seksistowski, to jest kompletny absurd. Aha, czyli rozumiem, że facet, który nie może zaciążyć, to już nie może mieć indywidualnego toku studiów. Czy tutaj będzie inna kategoria, że nie wiem, jeżeli będę mieć nadwyrężone ścięgno odmachania sztangami, znaczy to doprowadzamy do absurdu kompletnego to. Więc mam nadzieję, że jednak uczelnie się ogarną i zaczną wprowadzać tego rodzaju indywidualizację kształcenia, bo to jest absolutna przyszłość w tym momencie. Uczelnie nie będą miały czym konkurować, krótko mówiąc, z sektorem prywatnym, który teraz coraz intensywniej zagospodarowuje ten nurt, nazwijmy to coachingowy, tutorski, indywidualnego kształcenia i tak dalej. Lat temu parę o edukacji domowej słyszało kilka osób. Teraz mamy prywatne inicjatywy, firmy jak Szkoła w Chmurze chociażby i inne, wykwitające jak grzyby po deszczu, którzy się orientują, że to jest po prostu mega skuteczne i ludziom się podoba. Więc coraz więcej ludzi w to idzie. A ponieważ mnie leży na sercu dobro sektora publicznego i szkolnictwa publicznego, to cały czas tłukę wszystkim kiepą do głów, żeby zaczęli przynajmniej eksperymentować z taką opcją. Bo jeżeli nie będziemy z tym eksperymentować, to jak mamy się dowiedzieć, czy to w ogóle będzie dało się skalować na przykład na, nie wiem, 300 tysięcy ludzi chociażby, prawda? Bo że na 30 tysięcy to już wiemy, w Szkole w Chmurze jest 60 tysięcy osób w tym momencie. Dynatyk, dzięki za trybut serdeczny. Widzę, że tutaj są świętowane urodziny, ja nie zauważyłem, rany boskie. Czemu nie zauważyłem urodzin? W każdym razie, o, jamniki urodzinowe dla istoty żyjącej. Jest mój jamnik, tu jest mój jamnik. Wszystkiego jamniczego, istoto żyjąca. Dziękuję serdecznie zdyscyplinowanym trybutariuszom, którzy się zajamniczyli, ja dzięki temu zauważyłem. O!
Proszę bardzo, BF109B pisze, że pracuje jako inżynier laserowy, mak ognia koherentnego. Tak, niektóre procedury przypominają zaklęcia, bo nikt nie wie, dlaczego działa, ale działa. To są najlepsze procedury, moi drodzy. Uwielbiam. Czy składałem kiedyś origami? To był trybut od Dynatica. Dziękuję ci serdecznie za wsparcie. Tak, składałem kiedyś origami. Wiecie, na czym to się skończyło? Ja pokażę wam ostatnią fazę. Mianowicie składałem to origami, wykorzystałem chusteczkę, nie, one były już tak bardzo precyzyjnie zrobione, a ostatnia faza była taka... To była ostatnia faza składania origami. Ja jestem niestety bardzo dużym furiatem, jeżeli chodzi o rzeczy w pracy manualnej i tak dalej. Jeżeli coś mi nie wychodzi, to Krzysztof przechodzi w tryb niszczycielski. No i niestety origami wylądowało na ziemi, tak jak moja biedna chusteczka w tej chwili. Ile subów zagrasz Minecrafta? Nigdy nie zagrałem Minecrafta. Minecraft nie jest dla mnie totalnie. Nie umiem. Znaczy, strasznie lubię denerwować i trollować graczy Minecrafta, mówiąc, że zagram w Minecrafta wtedy, kiedy wreszcie przejdą na Unreal Engine 5. To jest piękne. I zrobią pełne full 3D experience, tak jak w Skyrimie, a jeżeli już mi zrobią coś, co będzie wyglądało tak Skyrim, to wolę zagrać w Skyrim. Z drugiej strony podejrzewam, już mówiąc całkowicie poważnie, że scena moderska i w ogóle scena Minecraftowa jest tak potężna i ludzie potrafią tam takie cuda wyczyniać, że za moment będą w stanie rzeczywiście zrobić coś lepszego niż Bethesda w całej swojej karierze. Maciej Serwata, przepraszam, pisze, że pamięta, jak wykładowca stwierdził, że ta szkoła w chmurze to w sumie spoko sprawa, bo wszystkich upośledzonych nam ze szkoły zabierają. Piękne zdanie, prawda? Fajnie, że to wybija się na tych live'ach, że ludzie takie rzeczy mówią. Widać, że problem jest też duża niechęć starszych ludzi. No nie tylko niechęć starszych ludzi, ale także wrodzona potrzeba segregowania ludzi na lepszych i gorszych i przede wszystkim stygmatyzowania wszystkich osób, które są w jakikolwiek sposób niepełnosprawne, albo są niedostosowane, albo są swoiste w jakimkolwiek stopniu, odstają od tłumu. Boże drogi, pamiętam dobrze, jak zdarzało się nauczycielom mówić takie rzeczy, komuś to był ubrany w inny sposób, więc to jest, wiecie, to jest kwestia skali i spektrum. Natomiast źródło tego problemu jest takie same. Kompletny brak tolerancji, nie, brak wychowania dobrego, bo to też już jest kwestia, umówmy się, dobrego wychowania. Jeżeli ktoś jest niewychowanym chałem, to mówi takie rzeczy i w ogóle nie powinien być zatrudniony w edukacji. To może się objawiać na najróżniejszych sposobach. To może być dyskryminacja osób LGBT, ale to może być też problem z tym, że ktoś ma kolczyki. Tak by, to nieważne, za każdym razem macie do czynienia z dyskryminacją, tylko to jest spektrum. I na niektórych przypadkach jest to już skala czerwona tego spektrum, a w innych pomarańczowa albo, nie wiem, żółta, wszystko jedno. Dziudelka pisze, że jako lekarce udało się uratować w ostatniej chwili typa, którego nie przyjęła karetka, była zmęczona, miała dość, nie musiała go przyjmować, a potem się dowiaduje, że nie przyjrzyłby bez mnie. I właśnie dlatego wtedy, moi drodzy, tak pięknie pokazuje się ta cecha nasza, której nigdy nie będzie w stanie żadna maszyna mieć, ani żadna sztuczna inteligencja. Mianowicie coś, co sobie na swój własny użytek nazwaliśmy człowieczeństwem. Zdolność do nietypowych reakcji, czasem chaotycznych, czasem kompletnie niewytłumaczalnych, nie wpisujących się w żaden schemat, a jednak ważnych i wartościowych. Myślę, że to jest coś, co warto absolutnie pamiętać w takich przypadkach. Moja dziewczyna poszła na studia międzywydziałowe, ludzie w dziekanatach i w sekretariatach, pisze Wiktor. Konkretny kierunku, nawet nie wiedzieli, co to znaczy, o nie. I że da się zrobić dwa dyplomy podczas tych studiów. Smutne, zwłaszcza, że mamy przerost administracji uczelnianej nad kadrą. To znaczy jest bardzo dużo ludzi, którzy muszą wykonywać bardzo dużo obowiązków administracyjnych, bo jest po prostu zbyt dużo obowiązków administracyjnych na uczelni względem faktycznych potrzeb społeczności akademickiej. Co też sprowadzi, moi drodzy, do innego rodzaju dyskryminacji, to znaczy do takiego lekceważącego stosunku. Na szczęście to nie jest na wszystkich uczelniach, na mojej tak nie ma, ale na UJ-cie tak było, lekceważącego stosunku do administracji, która no jest jaka jest bardzo często, ale ludzie mają mnóstwo roboty z uwagi na przerost tych biurokratycznych obowiązków, no i potem dochodzi do tego rodzaju tarcie, by liczba miejsc różnych, w których wychodzi, że nie ma czegoś takiego jak społeczność akademicka, tylko jest jakaś zatomizowana struktura, która jest w stanie permanentnej wojny podjazdowej każdy z każdym w Polsce, jest przerażająca absolutnie. Co sądzisz o czytaniu dużej liczby słabej jakości książek, pisze Agata, na szczęście słabej jakości, umiejąc w cudzysłów, cały ten ostatni wysyp z Wattpada i tak dalej, wystarczy spojrzeć na top 10 w Empiku, czy lepsza jest jednak jedna dobra książka w ciągu, powiedzmy, roku? Ja uważam, że jest zawsze lepiej przeczytać jedną rzecz, która nas interesuje,
niż 10 rzeczy z topki. I w ten sposób zdekonstruuję trochę twoje pytanie. To znaczy mnie nie obchodzi, szczerze powiedziawszy, to, czy coś ma wartość taką czy inną, ponieważ absolutnie nie ufam w tym momencie krytykom literackim w zakresie tego, czy oni są w stanie ocenić, co jest wartościowe lub co nie. Ufam sobie, jako czytelnikowi. Oczywiście, że się kieruję radami innych, ale o wiele bardziej cenię sobie taką rekomendację z serca od kogoś, niż recenzję, która gdzieś jest zamieszczona. Kiedyś się nimi kierowałem, teraz się już nimi nie kieruję. Ale też miejcie na uwadze to, że przeczytałem N w swojej dziedzinie i w swojej działce, więc też trudno mi jest coraz bardziej przeczytać w recenzji coś, czego bym nie wiedział lub coś, co by mnie zdumiało. Ale dlatego też przeformułowuję trochę tę odpowiedź i koncentruję się na tym, żeby czytać po prostu to, co nam się podoba. Jeżeli nam się podobały rzeczy, które są uznawane za słabszej jakości, to możemy zrobić coś takiego, żeby eksperymentalnie przeczytać coś, co zostało przez tego krytyka konkretnie uznane za wybitne. Jeżeli się okaże, że to wybitne nie jest, to możemy sobie podarować wszystkie jego uwagi następne, które przeczytamy. Ale to nie znaczy, że należy się zrażać do wszystkich krytyków en bloc, tak? Może znajdziecie takiego, który będzie mówić podobne rzeczy jak wy. I pamiętajcie też, że nie, krytyk krytykowi nierówni czasem jest po prostu twórca na YouTubie, który będzie mieć podobny gust jak wy. To nie chodzi o to, że będzie mieć rację. Jest tak, moja recenzja Asoki, prawda? Było 50-50 się w zasadzie podzieliliście, ludzie w komentarzach się podzielili, że tak Krzysztof ma rację, czy nie ma racji. A w zasadzie chodzi o to w tych wszystkich recenzjach, że mnie się podoba N rzeczy, więc jeżeli tobie się podobają podobne rzeczy, to jest szansa, że moje zdanie cię do czegoś przekona, tak? Ale ja nie jestem tutaj po to, żeby wam powiedzieć, że Ahsoka jest wybitna, a Obi-Wan Kenobi nie jest wybitny. Ba, nie jestem tutaj nawet po to, żeby powiedzieć, że są wybitne czy niewybitne. Zrobiłem, jak wiecie dobrze, live krytykę tego wszystkiego, co tam było, ale wciąż nie uważam, że to jest krytyka serialu. Wciąż uważam, że to była krytyka adaptacji, naszego złego pojęcia o tym, czym adaptacja jest, a czym powinna być w znaczeniu rozwinięcia światotwórczego legendarium Tolkiena. Wykładowczyni, dziękuję ci, Szelmutko, za trybut, wpisami, nieobecność na zajęciach, na których byłam. Ona nie, za nieobecność się nie zdaje. W odpowiedzi na maile odpisała mi, kiedy dodać jaki tytuł i jest, że jestem niecierpliwa. Aha. No powiem w ten sposób, jak zawsze, że ludzie, którzy na uczelniach sprawdzają obecność, pomylili się ze swoim wyborem kariery, to znaczy w dalszym ciągu, niestety, ku mojemu ubolewaniu, mamy coś takiego jak szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe, w którym się fetyszyzuje obecność, więc prawdopodobnie, tam są akurat braki kadrowe, można opuścić mury uczelni, spokojnie zasilić grono pedagogiczne. Myślę, że się tam twoja wykładowczyni świetnie odnajdzie. A jeżeli jeszcze chodzi o jej pretensje, o to, jak ją tytułować i jej stosunek do młodszego człowieka, myślę, że odnajdzie się w tym patogronie nauczycielskim jeszcze lepiej. Mogę tylko jej sugerować, żeby wybrała koniecznie na przykład język polski, bo tam będzie mogła w większej liczbie przypadków przyczepiać się o takie rzeczy. No, ewentualnie może też nauczać religii, przynajmniej do czasu, kiedy religia się nie zmieni. Obi-Wan bez nogi prosił jamniki, ma zapalenie spojówek. Bardzo ci współczuję, Obi-Wanie, i mogę tylko powiedzieć, że z tego diabelstwa się wychodzi. Lecz się i bądź cierpliwy, ale jest to paskudztwo absolutne, więc wysyłamy wsparcie jamnicze jak zawsze. I jeszcze widziałem pytanie o nowy system Daily w Genshin. Tak, podobał mi się. To całkiem dobrze zrobione, ponieważ wreszcie nie trzeba wykonywać zadań codziennych, tylko można progresować w fabule, więc jeżeli ktoś tym tylko jest zainteresowany, to jest dobry moment, żeby zacząć grać w Genshina i ignorować komponent hazardowy, jak zawsze. Krytyk i eunuch z jednej są parafii. Obaj wiedzą, jak żaden nie potrafi, powiedział Tadeusz Bojżeleński. Słówka Bojżeleńskiego to jest coś wspaniałego. Jeszcze widzę dwa trybuty. Toxic Repo pisze, że pisze pracę semestralną o porównywaniu sztuki tradycyjnej i cyfrowej. Digital art, gry 3D, czy polecicie jakąś literaturę w tym temacie? Nie kojarzę literatury, która by operowała tą terminologią, mam wrażenie. Nigdy nie sprawdzałem tego tematu. Jedyne, co ci mogę polecić, to szukanie w trybie, który się nazywa fachowo CrossRef. W związku z powyższym wbijasz do Google Scholar i starasz się wyszukiwać słowa kluczowe, które mogą być użyte, prawda? Już sam użyłeś jednego, to znaczy na przykład digital art, prawda? I jeżeli chcecie zrobić crossref, to robicie to w najprostszy możliwy sposób, to znaczy dopisujecie tutaj po plusie, to jest ważne, coś, co prawdopodobnie może tam występować, więc na przykład możemy wziąć traditional art, prawda? I zobaczyć, jakie, no proszę bardzo, teksty ten konkretny temat poruszają. Jeszcze możecie zrobić tylko język polski, wtedy będziecie mieli 4 takie przypadki, ale za to pojawiają się, jak widzicie, w na przykład abstrakcie angielskim lub w innych aspektach takie odniesienia. I dzięki temu już macie bardzo
zawężony zakres i potem możecie obudowywać to jak cebulę. To jest coś, co robimy na seminariach zwykle. Jeżeli chcecie potem jeszcze bardziej to zawęzić, na przykład, że było to o grach wideo, to możecie zrobić na przykład tak, może czemu ja używam caps locka, to nie wiem, gry, ale na przykład dopisać jeszcze gier, nie? Bo istnieje szansa, że ktoś wiele razy będzie używał słowa gra, gier, jeżeli będzie to o grach wideo. I proszę bardzo, już mamy dwa teksty. Jeżeli damy tylko, jeżeli damy dowolny język, to będzie dokładnie to samo, no bo język polski, prawda? W związku z tym jeszcze możecie dać game i możecie dać, o Boże, co ja w tej chwili zrobiłem, i możecie dać games, prawda? I wtedy jest szansa, że o proszę, zejdziemy z 4000 na 1000 wyników. Ja wiem, to jest wciąż dużo, ale tak zawężająco bym na to patrzył. I to, moi drodzy, się nazywa cross-referencing. Cross-referencing dlatego, że krzyżowo sprawdzacie różnego rodzaju źródła. Och, rozgadałem się jak zawsze, a tu było jeszcze jedno wsparcie. Oskarze, dziękuję ci za nie. Czy warto robić doktorat, jeżeli chce się być dydaktykiem, a nie naukowcem? Jest taka ścieżka, Oskarze, że możesz robić doktorat z zakresu pedagogiki po prostu i w ten sposób będziesz to ogarniać, zwłaszcza, że można też na uczelni mieć etat dydaktyczny, tylko a nie naukowo-dydaktyczny, czyli taki jak ja mam, gdzie łączę dydaktykę z badaniami. Możesz też mieć etat czysto naukowy, gdzie są same badania. Jeszcze było For All Mankind, polecane przez Czornają Pannę, której również dziękuję serdecznie za trybut. Moi drodzy, dzisiaj troszeczkę krócej niż zazwyczaj, bo nie będziemy siedzieć do 22, ale jak wspomniałem, The Fall of the House of Rushar, przepraszam, Usher, jest bardzo interesujące i trzeba oglądać dalej, więc przede mną dzisiaj upojny, niedzielny wieczór, którego również i wam życzę w takim razie. Zobowiązuję się, że przy następnym Q&A może troszeczkę dłużej razem posiedzimy, ale też robię to dlatego, że w przyszłym tygodniu rekordowa liczba live'ów, a my na live'ach gamingowych też poruszamy tematy ważne, a istotne, więc będzie Lies of P w poniedziałek, będzie na pewno coś w środę i będzie prawdopodobnie jeszcze coś w czwartek, a oprócz tego będziemy mieli jeszcze tradycyjny stream w niedzielę, to już wróci wreszcie Baldur's Gate 3, upragniony i oczekiwany, więc życzę wam wszystkiego dobrego, może będzie coś wpadnie na kanał, mam nadzieję, w każdym razie recenzyjnego, zgodnie z tradycją taką, że staram się, żeby jednak były te, no przynajmniej jakieś 4 materiały w ciągu miesiąca. Sprawdzę szybko, czy ktoś jeszcze nie streamuję czasem, żeby was przekierować radośnie w jakieś dobre miejsce internetu. Może ktoś będzie streamował. Jak znam życie, oczywiście, że streamuje Awizawka, w związku z powyższym proszę wysłać jamniki do Awizawki, jak tam się znajdziecie, moi drodzy. A ja jeszcze raz życzę wam serdecznego i cudownego wieczoru. Wszystkiego jamniczego dla wszystkich. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj wpadli, spędzili naszą niedzielę przy ambiencie i przy herbacie i będziemy się widzieć w tym gronie zapewne w przyszłym miesiącu, gdzie jak zawsze Q&A będzie w tę trzecią niedzielę. Postaram się utrzymać ten tryb o godzinie 12. Trzymajcie się, moi drodzy, wszystkiego dobrego dla was wszystkich i